I zobaczymy, czy teraz będzie czat. Czy ja was widzę? Połącz. Jest. Archiwum. Dalej. Sukces. To ja bym chciał ten sukces zobaczyć na własne oczy. Czy my jesteśmy, czacik, już? Widzicie mnie? Widzicie mnie, dobra. Sorry, czacie, za to skakanie. Ale was dalej nie widzę. Ależ mnie to denerwuje. Dobra, czacik, wiecie co? Zróbmy tak dzisiaj. Bo nie widzę was na... Dobra, ostatnią rzecz zrobię, czacik. A jak nie to, chrzanie to. Skopiuję to. I zrobię jak to typowy Janusz. O, teraz się to wychrzani. I teraz, jak teraz nie będziecie czat, to już się poddaję. O, jak teraz czat nie będziecie, to trudno. Cześć, czacik. No to jest profesjonalność. Co ja mogę powiedzieć, jak nie super profesjonalność? To są problemy 17. Dobrze, dobrze czat to powiedzieliście. Dobra, czacik, wiecie co? Dzisiaj miał być stream trochę wcześniej, ale mnie się przesunął. Czy my jesteśmy na tubku? W ogóle? Trochę mnie się przesunął, czacik, ale to dlatego, że ja torturowałem się, a czym się torturowałem, to w sumie przekonacie się niedługo. Daj tylko zobaczcie, ja tubka odpaliłem, bo chciałbym mieć tego zapis jak coś. Boże, my transmitujemy na żywo, czat. Pięknie. To dajcie im przynajmniej też czat zobaczyć na tubku. O! Dobra, jesteśmy, czacik. I ja was widzę? Na czacie czy nie? Jak was nie widzę, to zapraszam na Twitcha. Posłuchajcie, bo to są problemy 17. Jak coś, to będziemy na Twitchu gadać. No dobra. O, teraz będę wiedział. Batkowski napisał i oczywiście was, kurde, nie widzę. Dobra, wiecie co, no będzie czas tylko z Twitcha, sorry dzisiaj. Ja ci chciałem zacząć trochę wcześniej, czacik, ale możecie domyślać się, jaki dzień będzie w poniedziałek. I czym mogłem się torturować w międzyczasie. To nie ma nic wspólnego z poniedziałkiem, dlatego chciałbym trochę z wami sobie... Cześć, czacik, dlatego chciałbym sobie z wami trochę wychillować. Ponarzekać sobie jak Polaki na jakieś tam rzeczy. A później pójść poświęcić pączki. Mam nadzieję, że internet 17 nie będzie odwalał głupot. Czy to się pojawiło? O, pojawiło się. Hello there. Wiecie co, dlatego póki ja już trochę, uwierzcie mi, robię trochę fikołki, żeby ten internet ogarnąć. Ale ogólnie, zanim pani Grażynki wejdą sobie, żeby oglądać sobie memy z minionkami i żeby byli niedoszli gimbazjaliści. No bo teraz licealiści i studenty to chyba przed maturami, no nie? Znaczy studenty nie przed maturami, ale wiecie o co mi chodzi. Wszyscy się dają na internet, rany są najlepszy, więc internet 17 najbardziej go spływa, na nas spływa jego łaska rano. Posłuchajcie, czacik. Chciałem z wami obejrzeć parę rzeczy na spontanie. Po pierwsze, mam taką rzecz włączoną tutaj. Tylko nie wiem, czy nie będziemy musieli się, czacik, przesunąć stąd. Nie będzie widać. No, czytałem czas z komórki, to prawda, ale wiecie co? Nie chodzi o to, żeby czytać czas z komórki. Ja pamiętam to na moim ziemniaku 17, gdzie nie mogłem niczego innego inaczej to zrobić. Chodzi o to, żeby później było widać na tubku to. Dajcie tak. Żeby to było widać, czacik, to jednak musimy się przesunąć trochę. O, widzę, też macie, też u was,
To nie tylko mnie nawiedza internet 17 wieczorami. Was też, widzę was też nawiedza, jak wszyscy kurde sek TikToki oglądają. Wczoraj mi Battlefront nie działa, a dzisiaj śmiga jak marzenie. Ale to w sensie, że przez internet, czy... Bo też nie wiem, czy też Battlefront jakiś czas nie robi resetów. W każdym razie, zobaczcie to. Powiem wam teraz czat. Jesteście gotowi na bombę, czat? Ja bym chciał widzieć minę ludzi, którzy będą to oglądać po streamku. Jak za 30 lat to wrzucę. Ale posłuchajcie. Dla niektórych to, co teraz powiem, jest herezją. Ale bądźcie silni, bo zaraz to wytłumaczę. Battlefront 2 od EA z 2017 roku jest lepszy niż ten klasyczny. Za to można zostać zbiczowanym. Ale ja sobie ostatnio grałem w Battlefronta. Zarówno tego klasycznego jakiś czas temu sobie grałem. Oczywiście nie w tego Classic Collection, ale w wersji 2005 roku. Ale później sobie zagrałem, grałem też po streamku w normalnego tego Battlefronta od EA najnowszego. I zobaczcie to. Zobaczcie to. Ja pamiętam, jak ludzie narzekali, że ten Battlefront od EA to jest w ogóle do D, a jedynym właściwym jest ten klasyczny. Tylko zobaczcie to, czat. Zróbmy tak. To są liczby. Weźmy na przykład... No dobra, jeden tydzień. Zobaczcie! To są liczby... Kurde, też będzie słabo. Może to przesunąć? Jakby zrobić czacik... O, was na chwilkę przesunę czat, to będzie dobrze widać. Weźmy, zróbmy tak, że was tutaj przesuniemy czacik. Zobaczcie to. To są liczby z Battlefronta. Tego Classic Collection, tak? No, pik miał jaki miał. Ja wiem, że dużo ludzi gra na konsolach. Ale teraz nawet do 400 osób nie dobija. 400 osób i tak można taką grę można uznać za sukces. Ale... Ile... I teraz... Czy to, że jest tyle osób... Czy to jest wina tego złego startu, że ludzie tak się zawiedli? Czy gdyby start był idealny, to mielibyśmy podobną sytuację, bo zobaczcie to. Może otwórzmy kilka kart, będzie lepiej. Otwórzmy naszego Battlefronta. I otwórzmy... Zobaczcie, że... Czajcie to? Czy ja dobrze widzę? Czy ja dobrze czat widzę? W tego Battlefronta, który miał być wielkim... Po prostu to miało być ten Classic Collection. Miał być wznowieniem hype'u na Battlefronta. W niego w piku nie grało 400 osób w przeciągu ostatnich 24 godzin, a w klasyka grało więcej. O Boże. Znany gość wpłacił 3 zł. Witaj Cebulo San 17. Od naszego ostatniego spotkania przeprowadziliśmy masę testów nowej katapulty Imperium, jednak pewien heretyk nam przeszkodził, a jego imię to Heavy albo Aragorn 1. Pies, ważne, że Head i Rock umywają od tego ręce za Gomuza. A jak to umywają ręce? Że to jest ich wina? Uważasz, że powinniśmy mistrza Heda i... Ale to co, Rok z niby to teraz stał się naszym nowym mistrzem? Mamy ich posunąć do odpowiedzialności? Wiecie, mogę ożywić stary mem, że tak powiem, ci co wiedzą o co chodzi, to wiedzą o co chodzi. Że Rok mógłby swoje kropki strzelać promieniem lasera śmierci, ale wiecie. Cześć czacik. No jest live. Posłuchajcie, czacik, ja bym chciał, żeby w ogóle takie, bo wcześniej powiem, jeszcze dzięki za donatika, zanim przejdziemy do Battlefronta naszego ukochanego. Ja bym ogólnie chciał, mam w dupie szczerze ile osób będzie, ale chciałbym, żeby te streamki były regularne rano, bo wtedy łaska internetu 17 jest największa, spływa na mnie.
niczym... Dobra, miałem walny żart z panią Pletą, ale się powstrzymam. Dzisiaj wyszło trochę później, bo katowałem się, zobaczycie czym, w poniedziałek. Chociaż nie wiem, czy nie zrobić takiego gwiezdnowojennego dnia streamka na kanale Chief 17 News, ale na pewno chciałbym tutaj też streamki robić. Więc... To ty... Co ty? Uważacie, że naciska się przycisk uroka i wtedy taka katapulta strzela, to by było 600 IQ. Wtedy byśmy mieli sterowanie mobilne tą katapultą. O kurde. Ja się mam zmniejszyć sam? Będę takim... Mała cebula! Dzień dobry! Dzisiaj zaczynamy nasz mini stream! Dzięki wielkie za suby! I konnichiwa Nagasaki, czy coś w tym stylu? Po prostu nie piszcie laska imperatora. Czy wy specjalnie pisaliście laska? Ludzie, ja typowo, że tematy prowadzę. Bajtel fruncia, wy mi tak coś dajecie. Ale czajcie to, że w tego starego Battlefronta z 2005 roku gra więcej osób niż w wielkiego Classic Edition, ależ on miał low ground, bo jego szczerze miałem porównać z tym najnowszym. Ale bez lekkiej przesady. Że w niego gra teraz więcej osób niż... O kurde. Serio. A miało być tak pięknie. Ale wiecie dlaczego ja teraz dałem, wiecie... Dlaczego ludzie będą mnie chcieli spalić na stosie za to, że powiedziałem, że Battlefront ten od EA lepszy? To jest pik. Battlefronta. Tego, co wszyscy go nie lubią, od EA w przeciągu ostatnich 24 godzin. Przy czym, jeśli dobrze rozumiem, tutaj tylko pokazują liczby ze Steama. A masa osób, przecież on nie był na Steamie od początku, jeśli dobrze pamiętam. Ja na przykład go kupiłem na Originie. Mi się zdaje, że on był na początku samym, ekskluzywnie na Originie. Dużo osób gra na Epiku, bo na Epiku, pamiętam, rozdawali go za darmo. No to jeśli do tej liczby dodacie jeszcze ludzi z Origina, z Epic Games, to dlaczego 640, jeszcze rozumiem, bo to jest starsza wersja, ale w tego klasyka gra 400 osób? Niby nowe mapy, które wcześniej były tylko dostępne na przykład na Xboxie, niby tak samo dwójka nowych bohaterów, która też wcześniej była dostępna gdzie indziej. Nikt w to nie gra? A w tego zhejtowanego Battlefronta cały czas grają? Halo. I zobaczcie, co jest śmieszniejsze. Zobaczcie, kiedy mu urosło. 17 marca mu najbardziej urosło. Inaczej, rosło mu od 14 marca wzwyż, widzicie? Co się stało 14 marca? Pieprznął ten Classic Collection, miał low ground. I oni mądrze zrobili, bo jeśli dobrze pamiętam, to akurat było równo z premierą tego Classic Collection była duża promka na tego od EA. I ludzie kurde jeszcze grali, jeszcze w to grają. A dobrze, czasie, dobrze piszecie, tak, rzeczywiście. Komeza. Cześć Heavy, to ty walnęłeś tą katapultę. Heavy wpłacił 3 złote. Witam mój mistrzu żółty cebulo, wedle twoich i mistrza Kapiczu sabotowaliśmy nową katapultę Imperium. Czekam na nowe rozkazy za low GRAUND. Powiedzcie mi, że to napisał... Powiedzcie mi, że to napisał nie adresa z poprzedniej wiadomości. Czat. Czas już nadszedł. Proszę mi wykonać na tych zdrajcach rozkaz 6. Co to kurde jest? Ja bym nawet mógł Imperium zdradzić, ale pani planety, która teraz pracuje dla Imperium, jest naszą seksowną sekretarką, nigdy bym nie zdradził. Proszę nie pisać takiej wiadomości. Tak, komeza! Matikusus wpłacił 3 złote. Mi się zdaje, że ludzi oślepia nostalgia i będą cię palić na stosie i tak, i tak. No bo wiecie co? Ja się zgadzam z tym. Ja grałem po streamku też w tego Battlefronta z 2005 roku, no bo nie chcę im dawać kasy 167 zł za niedziałającą grę, gdzie po każdej śmierci wam kamera gania jak popieprzona. Bo... Przepraszam, to było jedyny moment, kiedy oni mogli ożywić hype na tą grę. Pokazać tym ludziom, którzy...
grają w tego złego Battlefronta z 2017 roku. Tego niedobrego od EA, że ten klasyk był najlepszy, no nie bardzo. Oni to spieprzyli. Ale ja mam wrażenie, tak samo nie wiem, czy pamiętacie, gadaliśmy kiedyś o X-Menach. Ja wiem, że to jest w ogóle inna bajka. Ale oni wypuścili tych nowych X-Menów i oni są... bardzo bazują na nostalgii. Jeśli ktoś oglądał, nie wiem, które to były lata, 90, 2000, nieważne. Jeśli ktoś w przeszłości oglądał tych stare kreskówki z X-Menami, to on się teraz zesra na widok tych nowych. Ale czy to przyciągnie nowe osoby? Tak samo tutaj. Taki ten klasik dobry. No to dlaczego, kurde, ludzie grają więcej w tego EA? Ja mówię wam od razu. Ja grałem w tego klasycznego Battlefronta z 2005 roku, jak mówiłem wcześniej, bo nie będę im dawał pieniążków za nic, za źle działającą grę, poza streamkiem. Bawiłem się dobrze, tylko że widać, że ta gra ma swoje lata. Tą grę trzeba byłoby naprawdę wyszlifować, żeby zainteresowała nowych graczy. Ja wiem, że nostalgicznie się fajnie w to gra. Ale tak samo jak, wiecie, ja wiem, to może być kolejna herezja, no w Gotliczka też nam się fajnie grało. Na przykład, czy mi się by fajnie dzisiaj grało. Ale czy nowym osobom, czy no, kiedyś to mówiłem, tak? Mi się by fajnie grało w Strego Gotliczka, czy nowy gracz, który po prostu go odstrasza drewno, zagrałby Gotliczka? Nie wiem. Dlatego przepraszam was bardzo, ale Battlefront ma high grandik. Ja sobie ostatnio grałem po streamku i mówię wam, ja grałem na streamku, to była świetna zabawa była, bo tam sobie w ogóle popuściłem, memowaliśmy, było fajnie. A jak sobie tryharduję po streamku, wiecie, żeby być na podium, bo hahaha, trzeba sobie tak podnieść ego, no to też jest fajnie. Mnie najbardziej w tym Battlefroncie od EA boli, że oni już przestali dawać do tej gry jakiekolwiek update'y. I z tyłu głowy mam takie coś, że cały czas gra się w to samo. I jeszcze, wiecie co jest jeszcze, bo o tym może powiem, bo też bym chciał z wami pogadać o Dragon's Dogmie. Też kurde... Z Dragon's Dogmą jest też taki problem, zaraz zobaczymy liczby jej, ale ludzie narzekają na tą grę, głównie z powodu mikropłatności. Na to samo narzekali w Battlefroncie 2. Teraz jak się wchodzi do gierki, to nie uwierzycie, ale ci twórcy, którzy mają problem ze zrobieniem menu w Battlefroncie Classic Collection, ha. Też był taki gnój na tego Battlefronta z 2017 roku. Teraz nagle dało się tak zrobić, że możecie poprzez... Czekajcie, to będzie dziwne, ja wiem, czacik, ja... Bądźcie ze mną przez chwilę, bo to teraz co powiem będzie trudne, może powiem wolniej. Oni zrobili, i to EA zrobiło Battlefronta tak, że da się progresem w grze odblokowywać nowe rzeczy, nie mikropłatnościami, ja wiem, nie spadnijcie z krzeseł. Ale jak chcą, to potrafią. O nie, kolejny donate. Znany gość wpłacił 3 zł w mordę. Wydało się, że to ROG zastępuje główną konsolę katapulty, dlatego jest ona tak precyzyjna i ma nawet tryb obrażania rebelianckich szumowin. Co do sabotażu, to już armia klonów Pani Planety na rowerach już pędzi, by stłamsić ten przeklęty to bunt jest, zła. To jest, ale... Znaczy, bo wiecie co, bunt zła rozumiem, ale nie rozsiewaj fejkowych newsów, że klony Pani Planety. Nie ma. Posłuchajcie, czat. Nie ma takiej ilości midichlorianów, które pozwoliłyby sklonować Panią Planetę. Czy to jest jasne? Proszę, ja wiem, że to jest ku chwale Imperium, ale proszę takich herezji nie szerzyć. Dzięki za followka. Cześć, czacik w ogóle. Sorry, no będę ostrzegał, ja wiem. Kto się wyebał z krzesła, no sorry, no. Zdarza się, czasami się wywala z krzesła, czasami ja się wywalam z krzesła i znikam, bo mi się wylewa mleczko. Tak czasami bywa. Zobaczmy, co na czacie piszecie. Aha, i o co chodzi, no. Tam da się wszystko odblokować osiągnięciami w grze. Da się odblokować emotki, da się wykonywać challenge, za to dostaje się kasy, można zmienić to na skill pointy. Nagle, kurde, da się zrobić to, jak się, kurde, chce. I wiecie, co trzeba zrobić? Nie być jak ci goście od Dragon's Dogmy, którzy, ja wiem, że im gra może się podobać, ale nie można akceptować mikropłatności, bo ci twórcy gier jak chcą, to potrafią. Ja wiem, że w przypadku Battlefronta można się kłócić, że gdyby oni cały czas mieli mikropłatności, to ta gra by się opłacała, EA dawałoby update'y, ale z drugiej strony wiemy, że tak naprawdę to raczej by się stało pay to win. No bo trochę boli teraz, jak się gra w tego Battlefronta z 2018 roku, że są cheaterzy. Niektórzy grając na przykład Wojtkiem,
im chyba droid taktyczny wgrał jakiś taki... jakiś kurde taki program, który sprawiał, że oni bardzo celnie celują. Ten program nazywa się Haxy. Ludzie, którzy potrafią latać sobie w nieskończoność, bo chyba za bardzo im spodobał się mem They Fly Now z 9 epizodu Gwiezdnych Wojen. Też jest, ludzie wykorzystują taki hax, czy to jest bug, że w randomowych momentach zaczyna wam jakby latać kamera, pokazując mapę dookoła i nic nie możecie zrobić, musicie się wylogować z gry. Cheaterów jest dużo. Gdyby ta gra miała jakiekolwiek update'y, ale by w nią osób grał. Zauważcie to, jak oni wykorzystali ten peak, to, że im przypadkowo oczywiście, rosła ilość graczy po tym, jak się wywalił na mordę ten klasyczny Battlefront, teraz by mogli wypuścić dodatek. I by moim zdaniem kasę skosili. Nawet coś głupiego, jedną mapę, jednego bohatera. Kiedy, no, ludzie chcą tego durnego Battlefronta, mi się wydaje, że nigdy się tego nie doczekamy. Ja bym chciał zobaczyć takie połączenie klasycznego Battlefronta i tego nowego, czyli ilość kontentu z tego klasycznego Battlefronta z podobnym gameplayem jak tutaj, tak? A póki co mamy to, co mamy. Kurde, po prostu mnie to... boli mnie tyłek, czat. Co tam piszecie, mój kochany czaciku? No to czekamy na Battlefronta Drey. Sobie trochę poczekamy. Prędzej to mam wrażenie, że stworzą klona Pani Planety, niż mi się trójeczki doczekamy. Święta prawda, no kurde. nie ma takiego, Boże, rodzaju mleka, by sklonować Panią Planetę. Czy wy uważacie, że to się nazywa... Bo właśnie, bo midichloriany też ładnie nazywają po angielsku M-Cant. Count. Bo Cant to trochę coś innego. Cant od stołu oczywiście. M-Cant i... Czy M oznacza mleko? Boże, czy to oznacza, że Omega ma dużo mleka? Skończmy to. Czy zagrasz w Battlefronta 2 od EA? Zobaczymy, czacik, czy będę miał czas, bo... Muszę zmontować bardzo... śmieszny film, który będzie mi się świetnie montował i świetnie się przy nagrywaniu jego bawiłem na poniedziałek. Więc nie wiem, ile mamy czasu. Gang droidów ma tyle midichlorianów? Chyba gang droidów. Ja wczoraj grałem 4 mecze w Battlefroncie i 3 cheaterów miałem. No... ups! Czekajcie, ja chyba na to nagrałem. Dajcie, czy znajdę to? Niech sobie grałem. Dajcie mi sekundę, czacie, tylko to znajdę. Gdzie to zapisałem? O, jest! Czekajcie, to znajdę? They Fly Now? Jak sobie grałem w Battlefronta? Jaka magia się zaczęła dziać? O, zobaczcie, czacik. Już sobie mogę was przesunąć, czacik, tutaj. Kamerę sobie pomniejszę. Grałem sobie w Battlefronta i nagle stało się to. Też mnie denerwuje, że nie mogę polskiego języka wybrać, mimo że mam polski ten. Ja sobie ożyłem, biegłem sobie ku chwale fałszywego imperium. O. O nie. Heavy wpłacił 3 złote. Mistrzu Kapiczu, wysłaliśmy armię wyznawców Low Ground i fanów anime, by odparli armię klonów Pani Planety i porwać oryginalną Panią Planetę na eksperymenty, oraz wysłałem oddział asasynów, by zlikwidowali Roka za Low Ground i za anime. O jakich eksperymentach mówisz? Ja mam wrażenie, że to... że te eksperymenty będą... będzie w to wliczone dużo robótek ręcznych. Nie wiem, czy pani planeta jest tak masywna, że nie wiem, czy na jakikolwiek statek ją wsadzicie, ale powodzenia. Znaczy, żółtemu zdrajcy nie życzę powodzenia. Lany poniedziałek? W sensie co, będzie ktoś was bił? Film o anime? Nie, żadnego filmu o anime w poniedziałek na głównym kanale nie będzie. O nie. Eksperyment 69. Skończcie. Dlatego ma rower! Bo jest statek dla...
Tylko rower może unieść coś tak masywnego jak pani planeta. Pierwsza chipowska wojna domowa, a pierwszą, nie no, w sumie miałem powiedzieć, że był Rosół i Żurek, ale to była w sumie bardziej discordowa wojna niż chipowa. Zobaczcie to. Jak ktoś się naoglądał za dużo memów. Ktoś za bardzo lubił mem ten Dave Flynow z 9 epizodu Gwiezdnych Wojen. Tak jakby mi kursor wrócił. O, zabijam sobie rebelianckie szumowiny, znaczy rebelianckie, ruch oporu, ale ku chwale Imperium i nagle... Czekaj, to był snajper, to jeszcze nie to. O! Ja sobie wybiegam. Kosić po nogach. Nagle coś mnie zabija. Co się dzieje? Co to się dzieje, czat? Boże, ile, za ile ten ktoś musiał sobie paliwa zatankować? Ja to chyba później... O! Widzicie? Gdzie jest ten mój piękny Dave Flynow? O tutaj! Lata sobie! No patrzcie! Pieprzona magia! Czy to jest wycieknięta jakaś zwiastun tego nowego filmu o Supermanie od Gana, który miał powstać? Ktoś chyba za bardzo na niego czeka! Czyli się na się skończcie, widzowie Never. Domyślam się, czacik. Odleciała po bagiennym zielu. No, musiała go tam napakować, kurde, to zewu nocy musiała tam nawalić. Albo też fajne jest, jak, czekajcie, ciekawe, czy to znajdę. O, albo takie coś cheaterzy robią, to też jest śmieszne. Czy ja to znajdę? Nie znajdę tego chyba. Taki fajny jest bóg, który cheaterzy wykonują, ale nie znajdę tego. A propos, właśnie, jak jesteśmy, wiecie co, czat, to jest takie świetne przejście. Jak jesteśmy przy tematach gwiezdnowojennych, czat. Czy my jesteśmy gotowi zobaczyć największy poziom Lowgrandu? O, tak. Czat. Czas już nadszedł. Wykonać rozkaz zobaczenia największego Lowgrandu w historii. O czym, czat, zgadnijcie, o czym mówię. Czy ktoś się domyśli, o czym teraz mówię? Ja wiem, że mogę mówić o Lowgrand, czyli kto to może być? Anakin, ale on jeszcze nie miał takiego, aż takiego Lowgrandu. Memy o Rey Skywalker, no dobra. Awe Żurek, widzę, że pamiętacie. Ponownie, prawie dekadę śledzę lore tego kanału, a już sam się ugubię. Powiem wam szczerze, że... Ja jestem przekonany, że wy wiecie więcej o lore tego kanału niż ja. Shrek. Ale ja mówię... Co to za herezję? Ja mówię o Lowgrandzie, a wy mówicie o Shreku? Czy to jest zdrada? Mistrz Windows miał Lowgrand? Aj. Tylko Ragnarok, kurde, ogarnął żyćko. No oczywiście, że o Alkolicie chodzi. O Boże, na pewno nie o anime, bo anime ma taki high grand. Wcale się nie przekonamy w poniedziałek, jak duży high grand. Ups, spoiler. Chip, jesteś Team Żurek czy Barszcz Biały? Zależy kiedy. Jak święta, to Barszcz Biały. Herezje, kłamstwo. Czacik, dobra. Zobaczmy reakcję na żywo. A co lite? Trailer. Czy jesteśmy, czat, na to gotowi? Aż sobie przygotuję muzykę odpowiednią. I zrobię jeszcze ten efekt. Gdzie ja mam? Ja sobie muszę, kurde, kupić tego. Tego Steamboarda, czy ktoś się nazywa. Dobra, czat. Zróbmy to. Już! Łoty, panie! Czy wy to, czat, widzicie? Aż muszę to wyłączyć, czekajcie, bo... To ma już 600 łapek ponad w dół! Wiecie, gdy trzeba mem zrobić?
Czy ja znajdę ten mem? Musimy stworzyć mema, Czadzik, tylko ja czego znajdę? Jest! Zaraz wam pokażę, jakiego mema stworzymy, Czadzik. W najlepszym programie graficznym Paint XD. Dlaczego tego nie mogę skopiować, czat? Jesteście, dobra. Proszę. Już wam zaraz czat pokazuję, tylko wezmę sobie pomnik. Za Komeza! O nie. O nie, to znowu on! Znany gość wpłacił 3 złote. Przepraszam, zapomniałem, że dostęp do programu klonowania pani planety ma tylko osoba nikomu bliżej nieznana, chyba Jar-Jar albo jakiś Cebula San17. Sam. Swoją drogą zauważyłeś, że w Bad Batch Asai na statku miała fanart z Pepe trochę sus za Shreka. Wiecie, ale serio, mi ten mózg nie... Czasami nie przy... Co? Tak zauważyłem to. To było tak szokujące, że aż nie dałem tego, zapomniałem to dać do recenzji. Asai. Ja się dziwię, że jeszcze Asai nikt nie wykorzystał do memów. Okej. Okay. Posłuchajcie, czacik. Musimy zrobić nowego mema. Zrobimy to w programie graficznym Paint XD. Zróbmy wypełnienie, żeby było widać. $600,000 dislike'ów. O. Mamy 600,000 dislike'ów, może bez wypełnienia, ale w sumie nie widać wtedy. O. Chociaż przydałoby się to dać gdzie indziej, ale Paint XD to jest tak zaawansowany program, że trudno. O. I jak myślicie, czacik? Ile jeszcze dobije? I kolejne 400,000 w drodze. Ciekawe, czy dobije do memicznego miliona. O, mi się wydaje, że ten wspaniały mem podsumowuje tą sytuację. Ale czaicie to, czy to w ogóle... Nawet 10 milionów... Wiesz, to jest śmieszne, że ludzie... Gwiezdne Wojny pochwaliło się, ile on ma wyświetleń, ta zapowiedź, ten teaser. Ale czasami ja mam wrażenie, ale czasami odnoszę wrażenie, że połowa z tych wyświetleń to po prostu ludzie, którzy wchodzą, żeby albo dać minusa, albo zobaczyć, ile już ma minusów. Autentycznie. Do dychy nie dobił, a już, o kurczę, grubo, czacik. To będzie chyba zapowiedź minusowana do końca wszechświata i dlatego jestem ciekaw, w którą stronę to pójdzie. Ja bym chciał zobaczyć oglądalność Akolity. Ja wiem, że może będzie w jakiś sposób podkolorowana, tak? Każde filmy coś takiego robią, firmy. Ale na przykład The Bad Batch wypuścili 3 pierwsze epizody finalnego sezonu i nie dostały się, sprawdzaliśmy to razem. Nie było ich w top 10 najczęściej oglądanych seriali na świecie. A mieli 3 odcinki, czyli 90 minut, czyli... No, odcinki są krótsze. I one mają po 20 minut, a to w sumie nie dużo, bo to w sumie 60 minut było. To nie tak dużo. Animacje mają tak po 20 minut, czyli w sumie 60, a jeden odcinek Asoki miał 40. Sorry, więc nie tak dużo jednak z drugiej strony. Ale nie dostał się. A pierwszy odcinek pierwszego sezonu się dostał. Jestem ciekaw, ile będzie miał Akolita. Czy będzie miał high grant, czy low grant. No bo czy Disneya obchodzi, skąd on ma wyświetlenia, czy są hatewatche, czy nie? Ja bym chciał zobaczyć, bo szczerze, jak ja śledziłem historię Akolity, to mam takie z tyłu głowy... Ja nie chcę opierać się na negatywnych newsach i być przekonany do tego... Nie chcę wejść w ten serial z negatywnym nastawieniem, w sensie od razu na nie. Zobaczę, jak będzie, ale nie ukrywam, że po tym, co ostatnio odwala Disney, nie zdziwię się, jak będzie miał low grant. A szkoda, bo to kurde będzie... Oni tym mogli się odkupić. To mogło być coś, co już od dawna powinniśmy mieć. Czyli starą, nową... Inaczej. Nową, starą republikę
tak dla normików, a nie, że tylko się podniecają tym fani Gwiezdnych Wojen, bo sorry, ale jak wyjdziecie, weźmiecie babcię Palpatina z ulicy, to ona będzie wiedziała, co to jest, kto to jest Wuder, ale raczej Revana znać nie będzie. Only money, ale posłuchaj, ale co only money? Przecież jak to nikt nie będzie oglądał, to oni nie zarabią na tym. Jakie jest twoje zdanie na temat nowych animacji i projektów indie, które zdobywają popularność? Często tworzone przez nowe talenty wydaje się być lepsze niż produkcje większych firm. Widzisz w tym jakiś potencjał? Czekajcie, jakie jest twoje zdanie na temat nowych animacji i projektów indie? Czy ty mówisz na przykład ostatnio... Jest tak, to jest co prawda... angielski, znaczy to jest anglojęzyczny projekt Helluva Boss i oni dostali własny serial na Amazonie? Nie pamiętam jak się nazywa, ale on wygląda lepiej niż większość jakichś wielkich, płatnych produkcji nie wiadomo jakich studiów, a to jest jakaś grupa zapaleńców tubowych, która sobie zrobiła serial indie na YouTubie. No, powiem wam, istnieje, tylko że wiecie co, ja się boję tylko jednego, jeśli mówimy o takich rzeczach, że przez to, że oni będą musieli tworzyć animacje indie dla takich gigantów, to będą musieli robić dla nich pod ich dyktando to, tak? Czyli stanie to się mainstreamowe i nijakie, a na YouTubie mogą sobie bardziej pozwolić. O, Hasbin Hotel, dzięki czacik. Bo to robione z pasją, nie dla pieniędzy. Tylko wiecie, no Amazon, jak robicie dla Amazona, pasję trochę musicie odstawić na bok i musicie niektórych wytycznych się trzymać. A co do Akolity jeszcze? Co o Akolicie jeszcze piszecie? Myślicie, że do miliona dobije dislajków? Nawet jak jakieś dzieło Lucasfilm nie zachwyca, to i tak znajdą się osoby, które to obejrzą i Disney i tak zarobi. To jest tak piękny komentarz. Wiecie, ja bym później chciał jeszcze z wami pogadać w ogóle o takim off-topicowym temacie, o którym może nawet byście nie myśleli, że o takim temacie bym z wami chciał pogadać. Jest taka gra WoW, World of Warcraft. Ona ma podobną historię jak WoW, podobną historię jak Gwiezdne Wojny, a o tym za chwilę. Ale ja też się o tym zgadzam, że... Ja wiem, ja też nie zachwycam się ostatnimi projektami gwiezdnowojennymi. Okej, mi się ogląda. Z The Bad Batch to jest w ogóle inna bajka. Ja mówię o serialach live action. Nie było serialu ostatnio, ja wiem Andor, ale na przykład Ahsoka oglądało mi się okej. To nie były wybuchy. Były momenty słabe, były momenty dobre, ale było okej. Nie wiem, jakbym to oglądał, jakbym był nie był fanem Gwiezdnych Wojen, czy w ogóle nie znał tych postaci, tak? Rebeliantów, bo to był piąty sezon Rebeliantów, ale wszyscy na to narzekają. A ja mam wrażenie, że te Gwiezdne Wojny umierają od czasu kupienia praw... No wiecie, no siódmy epizod jeszcze miał High Ground, więc może inaczej. Ja mam wrażenie, że Gwiezdne Wojny umierają od czasów Ostatniego Jedi. Który to był rok? 2017? Więc co, zaraz będziemy mieć... No bo co, za rok będziemy mieć 10 lat od... O kurde, 10 lat, ja pierdzielę. Od Przebudzenia Mocy. Ja mam wrażenie, że od czasu właśnie Ostatniego Jedi te Gwiezdne Wojny umierają. Ja wiem, że takie marki, one franczyzy długo umierają i zawsze będą... Że dużym franczyzom potrzeba dużo czasu, żeby umrzeć, ale na te Gwiezdne Wojny wszyscy narzekają. Nie oszukujmy się, te Gwiezdne Wojny nie są teraz w najlepszej pozycji, a wszyscy to oglądają. Ja nie wiem, czy jest potęga normików, czy jak mówicie, że ludzie narzekają, a i tak będą oglądać, bo jest dużo kanałów YouTube'owych, szczególnie za granicą, które gnoją tego Disneya i nie powiem, że kurde, nie mają dobrych punktów, bo Disney nie ma teraz high groundu, ale... Jak się pytają te osoby, czy tych twórców, dlaczego nie oglądają jakichś bardziej niszowych, dobrych show, ich nie polecają, bo jakby ich nie interesują. Czasami mam wrażenie, że niektórzy po prostu
wolą oglądać to, bo mogą o tym nagrać dobry film i ponarzekać, a to jest dla nich lepszy content niż zobaczenie czegoś dobrego, ale bardziej niszowego. Więc będą tego Marvela i Gwiezdne Wojny oglądali do usranej śmierci i na to narzekali. No ale nie ukrywam, no trochę Gwiezdnym Wojną spada, no nie ukrywajmy, że teraz są w najlepszej pozycji, bo no ja mam wrażenie, że The Bad Batch tylko zapaleńcy Gwiezdnej Wojny nie oglądają. Za Gomeza! Dzień dobry, panie Szreku. Szrek wpłacił 3 złote, mistrzu CZ i P17, ja nie zdradziłem, to herezję, ja jestem wierny tobie i mistrzowi Jar-Jarowi, pani planeta jest bezpieczna w twojej, znaczy w tajnym bunkrze. Bunkrów nie ma, takie zajebiście. Czy mem z Jar Jarem kiedyś umrze, ale mówię serio, czat. Ja pamiętam jeszcze za czasów, chyba jak robiliśmy recenzję, nie wiem czy tego to było, Ostatniego Jedi czy Skywalker Odrodzenie, już niektórzy narzekali, że te memy z Jar Jarem są nudnawy, cały czas je... To tak jak, o właśnie, to jest tak jak z Disneyem, wszyscy kurde narzekają, że te memy z Jar Jarem to stare i głupie, a wszyscy z tego jeszcze memują. Ale panie Szreku, tak szczerze, między nami dwoma, o, nawet zrobię tak, żeby nam się lepiej rozmawiało, tylko muszę to znaleźć, czat. Czy ja to znajdę? Gdzie to może być? Pójdźmy tutaj. Czy ja to mogę zmienić? Nie, nie mogę tego zmienić. Kurde. O, mogę! Super! Jak to głupio wygląda? To wygląda, jakbyśmy byli, jakbyśmy w jakiejś grze się skradali, byśmy złożyli pod czerwień. Ale panie Szreku, teraz chyba dobrze się będzie nam rozmawiało. Jesteśmy tutaj, you and me. Przecież ja wiem, że pan by nie zdradził. Jest pan najwierniejszym... Powiem, że zdaję sobie sprawę, że nadkocha pan panią planetę bardziej niż Fionę, więc ja bym nigdy pana o zdradę nie posądził. Dobra, weźmy to, wyłączmy, bo aż mnie po oczach daje. Moje Szrek 7, moje bagno. Mieliśmy kamerę z bagna u Szreka. Boże, dlaczego wy piszecie, że mem o Jar Jarze nigdy nie umrze? Ale wiecie, co jest smutne w memie o Jar Jarze? Że on naprawdę już teraz jest mniej popularny, bo to, że na przykład oni nie zrobili, chyba że zrobili, czat, no dobra, może wyprowadzicie mnie z błędu. Zobaczmy, czacik, razem to. O Boże, co to jest? Co to jest? Czekajcie, bo nie mogę tego... O Boże, dobra. Co to jest? Dlaczego tutaj jest ubrany jako Star Trek i Asosę trochę Lowgrand widać? Dlaczego to jest... Ach. Wiecie co, no jest jakiś coś tam, coś takiego jest. Nie wiem dlaczego jest Ahsoka sobie z Jar Jarem na miniaturze, ale... Nie ma żadnej przeróbki, co było tak naprawdę tradycją, gdy wychodziła jakakolwiek nowa produkcja gwiezdnowojenna, żeby zrobić coś takiego na przykład. O Boże! Co to jest? Czat! Czy my możemy to tak zmodować? Czekajcie, bo... żebyście widzieli. Czy da się tą grę tak zmodować? Bo to jest z... gry o Klatopakurenie. Bo ja naprawdę dawno w to nie grałem. Czy to tak się da zmodować? Jakie dobre. Wiecie, o co mi chodzi? Patrzcie. Kiedyś, jak wychodził... Inaczej. Last Jedi Jar-Jar poster. Tylko bez caps locku. O. To była tradycja, żeby robić coś takiego. I to wszędzie były te przeróbki. A mi się wydaje, że od... Nawet nie wiem, a zobaczmy o Kenobi. Czy w Kenobi była kontynuowana tradycja? Widzę, jest Water 1. Ale czy jest Kenobi? Nie ma.
Jak bym pisał tak? Niestety, ale ta tradycja umarła, Czadzik, a to było... Każdy robi jakieś przeróbki, kurde, z Jar Jarem. Nie ma. Więc niestety, ale tracimy go, Czadzik. Tego mema. Da się, no to... Ja wiem, że mam jeszcze kont na Battlefronta z modami, ale widzę, że na Swotorka też mam. Najlepsze jest to, widzę komentarz, co tu się, bo ktoś zapewne wbił na streamka. Posłuchajcie, czat. Ja sam nie wiem, co tu się dzieje. Myślicie, że ja wchodząc na czat wiedziałem, że będziemy patrzeć jakieś memy z Jar Jarem? To się samo dzieje. Ale wiecie co, wszyscy mieli przeróbki z Jar... Chyba przeróbki z Jar Jarem tych plakatów skończyły się na Ostatnim Jedi, bo znaczy Jar Jar Odrodzenie, o. Nie, to nie... To był Mass Effect? Czekajcie, gdzie to było? To rzeczywiście mógł być Mass Effect. Tak, to jest Mass Effect! Czat! Jar Jar jako Wrex, a Ahsoka jako Liara. No pasuje, bo on... Okej! Okay. Czy by się szykował gameplay z Mass Effect, to rzeczywiście jest Mass Effect. No ale patrzcie, kurde, ale Mass Effect. To jest... To jest masywny efekt, no. Ja pierdzielę. Padme wygląda, jakby miała zaraz umrzeć ze smutku. Poker face. A tutaj to jest plus 10 do zastraszania. Chyba się szykuje z Battlefronta ten. Znaczy z Battlefronta z Mass Effectu stream, co? Smacznie kawusi. Kurde, chyba mi się właśnie skończyła kawusia. Stworzę to, że też takie coś było, ale to jakby było, naprawdę by miał content. To super, ale to jest tyle memów, wiecie dlaczego? Szkoda, że naprawdę już ten mem, no nie jest tak silny, jak był kiedyś, ale... Wyobraźcie sobie zrobić sobie Sita. Z Fotorku. Albo jeszcze lepiej, Jedi'a. Bo on był w sumie pod przykrywką, mrocznym lordem Sithów i po prostu iść tylko w ciemne punkty mocy, to jest content się sam robi. Znaczy da się takie coś otworzyć w każdym MMO, ja rozumiem, tylko ciekawe czy takie mody są, ale jak są to super. Słuchajcie, jak zabrakło Wojtka... Wow, a posłuchajcie rzeczywiście, jak on się nazywał, kurczę, już tak dawno w to grałem. Jak się nazywał ten Legion? Jakby go zrobić z... jakby... Ale to byłoby niekanoniczne, bo... Czekajcie, czy Legion, on nie poświęcił się w Mass Effectie trójce? A Wojtek, a w sumie Wojtka by nie dało się zniszczyć, więc to by było niekanoniczne? Graficznie da się podmienić, tylko grafika trzeba. Znaczy, no trzeba zapłacić grafikowi, tylko że wiecie, no trzeba też umieć wsadzić to do gry. O nie, Heavy. Dlaczego Heavy jest taki zły teraz? Heavy wpłacił 3 złote. Mistrzu Kapiczu, udało mi się porwać panią planetę, udało mi się podmienić panią planetę na jej klona. Widziałem jakiegoś głupiego ogra, który zabrał gdzieś klona pani planety. Chyba nie zauważył. Wiozę panią planetę do twojego tajnego bunkra. Szafy Chipa. Szafy Chipa. Posłuchajcie. Czat, jest jedno pytanie. Napisz na czacie. Jeden, to jest herezja. Nikt nie mógłby unieść czegoś takiego masywnego jak pani planeta. Czy dwa, uważacie, że ktoś był na tyle potężny, że porwał panią planetę? Ja od razu napiszę na czacie jedynkę, bo to jest herezja. Na Twitchu napiszemy. Dla mnie to jest herezja, że można panią planetę porwać. Czegoś tak masywnego to ledwie rower może udźwignąć. A co dopiero jakiś mały żółty zdrajca? O, jakiś heretyk. Jakiś jeden heretyk dwójkę napisał. Grafika 7/9 pracy, a wstawienie to 1/9? To co? To jest w sumie 8/9, gdzieś jeszcze 1/9 zabrakło. To 1/9, ta brakująca, to co to by było? Pójście po mleczko? Jeśli to byłby Omnimento dwójeczka. Uważacie, że Omnimen udźwignąłby panią planetę? Tylko jeśli bym miał najbardziej wąsistego wąsa ze wszystkich wąsistych wąsów. Powiem wam tak. No, ale dużo jest jedynek. No Boże, Shrek, ja pierdzielę.
Shrek wpłacił 3 złote, jakiś dziwny klon ukradł skałę i myślał, że to nasza planeta, dziwak jakiś. Wiecie co, ja chciałem, żeby te streamy były bardziej poważne. Dziękuję panie Shreku za trójeczkę. Żebyście gadali na bardziej off-topicowe tematy, no nie? Żeby już nie zażynać nas tylko Gwiezdnymi Wojnami. Ale chyba tradycji się nigdy nie pozbędziemy. A, 1/9 to pączki, to się zgadza, czacik. Ale widzę, jedynki są na czacie. Co? 3? Wszyscy przeholowali z Fistechem? Też mi się zdaje, że osoby wysyłające donaty, one mają za dużo pieniędzy i na donaty, i na Fistech, bo serio, ja to się pytałem na poprzednich streamach, ale bez Fistechu i bagiennego ziela to takich tekstów się nie da pisać. I ja uważam, że to, co kiedyś rozmawialiśmy, że to na spontanie są te wiadomości pisane, to dla mnie ściema, bo to by nikt nie ogarnął. Wielki Ben Solo da czy Wielki Ben Solo da radę unieść pani planety? Dlaczego my tutaj tworzymy jakiś lore kanału, o którym nikt nie będzie wiedział, bo jak graliśmy w Battlefronta, to ludzie czasami wytyfy pisali, bo nie wiedzieli, co się kurde dzieje. Na głównym kanale mówię. Posłuchajcie, gdyby Wielki Ben... Kurwa, że my tutaj tworzymy jakieś lore kanały. Dobra, ale tworzymy lore. Dlaczego nie? Niech to ktoś sklipuje te wszystkie donaty i nie wiem, stworzymy z tego jedno wielki lore. Gdyby, dlaczego Wielki Ben nie mógłby unieść pani planety? Można byłoby się kłócić, czy to jest wykonalne, czy awykonalne. To po pierwsze, dlaczego? Ponieważ jest ogólnie liczba nieskończoności. Co by się stało, gdybyśmy dodali nieskończone do nieskończoności? Tego nikt nie wie, więc nie możemy porównywać podnoszenia pani planety przez Bena Solo, ale gdyby jakimś sposobem fizycznie było to możliwe, gdyby takie dwa masywne konstrukty się z sobą styknęły, to by się zapadł cały wszechświat i by zrobił piździec. Więc niestety to nie można zrobić, bo byłby koniec wszechświata. By się wszechświat wziął i by wybuchł. By się zapadł. Jakby były zbyt... Dwa zbyt masywne ciała niebieskie by się spotkały i by było źle. Zapraszam, Syfan o tym zrobił cały film. Wpiszcie sobie Syfan, pani planeta Ben Solo, podnoszenie. Jeszcze bardziej popieprzone teorie niż ta jego cała seria o płaskiej ziemi. Tylko wtedy pączki by nam pomogły. Tylko wtedy ludzie, którzy by mieli pączka przy sobie, by przeżyli to. Ale co by się dalej stało, tego nie wiem. U nas na poważnie się nie da. No chyba tak, czacik. O Boże, czy chcesz zobaczyć dobrą animację? Jeśli tak, to obejrzysz jakąkolwiek walkę animu Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba, to ja mam na kiblu po kebabie. Wtedy mam Kimetsu no Yaiba, cokolwiek to znaczy. Nieskończoność plus nieskończoność to jest 8. Dzięki, czat. Widzę, że z matematyki nie muszę was uczyć. Spoko, high ground wszystkich by przebił. No dobra, a co jakby Ben Solo podniósł panią planetę na high groundzie? Wtedy to w ogóle by było łopanie. Co? Miesz 8 lat od finału drugiego sezonu Rebels? Boże, kiedy to było? Jak jeszcze Maul miał metalowe nogi, bo... A ciekawe, kiedy... Ile czasu minęło od tego krzyczenia Kenobi w czwartym sezonie Rebeliantów? Ile też, kurde, czasu minęło? Dlaczego wy... Przez... Kiedy będzie symulator Gingu z 2017? Nie wiem, czacik. Wtedy nawet by Darth Jar Jar zginął. I wtedy może w końcu by zginęły z nim memy ostatecznie. Podwójna beka. Dziękuję za randomowy komentarz. 3 dni. A co 3 dni? Chip, kiedy recenzja pierogów z Obi-Wan pierogi? Jakbym był przy okazji w Krakowie, to może bym tam zawitał. Czacik. Boże, my już gadamy o takich bzdurach i jest 12:30. Wiecie co? O czym ja chciałem w ogóle z nim pogadać jeszcze? O! A propos memów. To bym chciał z wami zobaczyć, czat. Jak już memujemy. Kopiuj. Wklej. Tylko muszę zastopować, żeby wam nie zdradzać, co to jest. Tylko internet... Coś się z internetem jest znowu chrzani? Znaczy, ja was widzę, ale mnie się strona kręci, się wczytać nie chce. Dlaczego?
Panie internecie 17, czy ja panu będę musiał zrobić wielki reset, żeby pan odżył? Czy będę musiał na inną przeglądarkę wejść, bo nie chce mi się film wczytać na tubku? Czat. Co to się kurde od Janie Pawla, że ja tego nie mogę włączyć? Co to się od Janie Pawla? A tutaj bym włączył? No internet 17 strike again! Tylko, że teraz czat się nie tnie, ale filmu nie zobaczymy. Super! Ale ja nie chcę takiej strony, co to mnie... O, jest. Nie chcę wam... O, nie widzieliście tego? Czekajcie, czacik. Nie widzieliście nic? O czym chciałem jeszcze z wami mamicznie pogadać? Albo w sumie zacznijmy od tego. Posłuchajcie. To jest chyba najlepszy mem od Yumi, jaki widziałem. W ogóle znikąd mi to wyskoczyło. Zobaczmy to razem. Nie oglądałem tego. Ale zobaczyłem tylko początek mnie rozwaliło, a zaraz zobaczymy. Jak jest głośno? Nie ma takiego. O. Zobaczmy to, czacik, bo to może być dobre. Korwin Al-Gaib. Imperator nie wiedział o Atrydach na Arrakis. To jest po prostu piękne. Nie ma takiego dowodu, powtarzam jeszcze raz. Jest nagroda 5 ton melanżu dla człowieka, który wskaże cień dowodu, że imperator wiedział o Atrydach na Arrakis. No kurde, teraz akurat donate, jak my oglądamy Korwina? Znany gość wpłacił 3 zł. Wiesz, że w Dragon's Dogma 2 po przejściu 100% gry udasz się do Vermunt, to w sklepie przy wyjściu zrobisz tajną sekwencję prawo, prawo, dół, lewo. Pojawi się propozycja kupna nowego safe slota dla Roka. Kupiłem ci chomika, jest w drzwiach uśmiechnięta buźka. Czekajcie, to ja może przyniosę tego chomika. Czekajcie chwilkę, to przyniosę chomika. Ej, jakoś... Jakiś dziwny ten chomik. Jakiś taki kuje. Ale na nic, jak ochrzcimy naszego chomika nowego? To będzie, jak będzie się nazywał nasz nowy chomik czat, no to już jest dla was pytanie. Coś wymyślimy. Za Gomeza! AVION 321 wpłacił 3 zł. Dzień dobry panie Boże Imperatorze Cesarzu CZIPIE 17. Czy widziałeś na YouTubie Equot Star Wars, ale w Polsce Equot od Anzio? Widziałem. Jeśli nie, to gorąco polecam. Widziałem i chcę to z wami zobaczyć, ale bym chciał to z wami zobaczyć na głównym kanale, bo to jest dobry film na główny kanał. Dlatego tak, dzięki za to. Zobaczymy na głównym kanale kiedyś. A teraz zobaczmy inne AI. Możecie pisać, a ja później to wszystko przeczytam. A zobaczmy to jeszcze raz. A to tutaj wyciekło nagranie z tego trzeciej części Dune'y. Nie ma takiego dowodu, powtarzam jeszcze raz. Nie ma. Jest nagroda 5 ton melanżu dla człowieka, który wskaże cień dowodu, że imperator wiedział o Atrydach na Arrakis. Po prostu nie wiedział. Proszę sobie wyobrazić. Znaczy wiedział albo nie wiedział. Nie wiem, czy wiedział, no. Ale istnieje wielka możliwość, że nie wiedział. Jest nawet taka wypowiedź barona Władimira Harkonnena, który zrobił to... słynne spotkanie na Giddy Prime, które poprzedziło ich wycieczkę na Arrakis. On powiedział taki zmęczony. On powiedział do sióstr Bene Gesserit: zrobiłem coś strasznego, ale imię imperatora pozostanie nieskalane. Posłuchajcie, dajcie mu kurde lajka, bo to jest dobra przeróbeczka, a niech się kurde inne kanały na tym durnym tubie wybijają. A zaraz zobaczę wam ten. A propos tego wcześniejszego o Gwiezdnych Wojnach w Polsce, powiem wam szczerze, przeraża mnie, na jakim etapie już jest AI. Domu. I w ogóle, że on ma niebieski oczy, to jest świetne. Co tu piszą w komentarzach ludzie? Jego ekscelencja Włazimierz Harkonnena jak już. Znaczy jego ekscelencji. Powiększę wam, żebyście widzieli. O! Nie ma takiego dowodu, że Paul wiedział o dżihadzie. Był taki człowiek, który chciał, żeby dzieciom na Arrakis żyło się lepiej. O, fucking shit.
Nowe hasło Korwina to przyprawa musi płynąć. Ty widzę, są same kurde, cytaty od Korwina. No właśnie, Korwinowi zrobił się oczy od tego melanżu. Ale zaraz czytam wasze komentarze, ale... Mnie przeraża, jak AI już poszło do przodu, bo to jest kurde dobre, ale wiecie co? A dobra, przeczytajmy jeszcze wasze komentarze, jak ochrzcimy kurde jeża, to jest, co to miało być? Chomik 17, którego macham, ponieważ mam duży szacun do chomików. Boże, nie animo, katapult, ale to katapultka by musiała być. Katapult, ale to jest on czy ona? Chomik, katapulta albo przycisk roka. Tam źle napisałeś, że a propos tego wcześniejszego donata, tam miałeś błąd, że pod sam koniec gry znalazł się save roka. On wystarczy, że przyciśnie przycisk i już ma nowego save'a. Dlatego on o tym nie wiedział, o tych mikropłatnościach, bo tak mu kapką zaprogramował. Sonic 17? Zbyszek? A my nie mieliśmy już jakiegoś Zbyszka? Emhyr? Tak poważnie, ale to jakby był Emhyr, to trzeba byłoby jakiś mu kurde koronę dać. No imperator, ale imperator nie wiedział. Muszę przemyśleć. Porguś? Powiem wam, Porgi to trochę staro już. Będziemy musieli coś wymyśleć na... Sonic 17 brzmi... Może być, wiecie co? Mi się podoba Emhyr, bo to jest takie trochę, przepraszam, ale z dupy. Ja, bo katapultus jest takie oczywiste. A Emhyr jest takie, jest tak Emhyr z dupy. Tylko, że Emhyr van Emrise trzeba było jakoś mu koronę zrobić czy coś. Ale wygląda trochę jak władca Nilfgaardu, bo w sumie jak ktoś czytał, znaczy czytał książkę, oglądał serial, to w sumie wie, że to był jeż. Znaczy, on był zaklęty w chomika, jak pamiętacie dobrze ten. Błagam, nie, to nie brzmi dobrze, nie. Adolf też go nie będziemy nazywać, bo chcę, żeby ten kanał jeszcze trochę pobył. A za dużo tego nie może nazywać. Cześć na czaciku, cześć. O, to jest dobre. Abduin im dari... O, czekajcie, bo ja tego nie mogę powiedzieć. Aż to muszę skopiować. Czy my to znajdziemy w polskiej wersji? Czat, czy my właśnie znaleźliśmy imię dla chomika 17? Kim jesteś? Nazywam się Abuin ibn Jadir ibn Omar Khalid ben Haji al-Sharidi. To jest chyba dobre imię, ale ten, mi się podobał też Emhyr, ale to takie, to powiedzmy, że to będzie pełna wersja jego imienia? Też dobre, czacik, dobrze kombinujecie. O Boże, nazwij go Raj Sknib. Pozdro dla kumatych. Czy interesuje się może klockami Lego Star Wars? Znaczy wiecie co, jakbym jeszcze... Jak... Nie wiem co tam się dzieje. Domyślam się, że jest fajne to Lego Star Wars, ale drogie. Jak to Lego. Jestem kupieskorzenny Emhyr. Kupieskorzenny. Posłuchajcie, a patrzcie czacik jeszcze jedno. Ja pokazałem wam tego Korwinka z jednego powodu. Bo sobie o tym przypomniałem, że mamy... Ile teraz Duna jeszcze zarobiła? Ciekawe, ile oni mają do końca pokazywania w kinie. I prawie 600... Ile kurde normalnie... Ile filmy... Są w kinach. Tego jestem ciekaw. Czy jest tutaj pokazane, ile jest w ostatnim okresie czasu? Chyba nie ma. Jest ogólnie pokazane.
dobiła Duna 2 prawie do 600. I teraz zastanawiam się, czy na tego mistycznego pogromcę Gwiezdnych Wojen to jest dużo czy mało? Jak myślicie, czacik? Zestawy LEGO są tanie? Zawsze wydawało mi się, że LEGO jest drogie. Jesz Jerzy? Jakoś na początku kwietnia wychodzi z kina. No to zaraz. Czekajcie, no to czacik, jeśli to jest prawda, na początku kwietnia już go nie będzie w kinach, to co? Dobije do 600? Nie dobije do 600? No właśnie, skąd to info? Też jestem ciekaw, bo powiem wam, ten mem, który widzieliśmy z Korwinem, naprawdę mi się podobał. Ale czy to jeszcze jest taka silna marka? Czy to nie będzie tylko jednorazowy hype? Takiego czegoś w internecie jest dużo. W filmach, grach, w czymkolwiek. Ile też mieliśmy, może zaraz przejdziemy do tego tematu, takiego off-topicowego, ale jak ktoś gra w taką grę, World of Warcraft, ile razy mieliśmy killerów World of Warcraft, nowe, najlepsze MMO? Rebel mu miał zastąpić Gwiezdne Wojny, Duna miała zastąpić Gwiezdne Wojny. Zawsze jest jakaś kolejna wielka rzecz, która ma coś zastąpić i nic z tego nie ma. Więcej zarobił, tylko że dobrze wtedy zauważyliście w filmie mojej recenzji, że pierwsza część zarobiła 400 miliardów, trochę ponad 400 miliardów, ale była wypuszczona jednocześnie, znaczy po pierwsze w pandemii, ale po drugie najważniejsze, jednocześnie na serwerze, na serwisie streamingowym. No nie oszukujmy się, nikomu się nie chce iść do kina, znaczy dużej ilości osób, jak mogą sobie, wiecie, na konkretną godzinę jechać do kina, jak mogą sobie w domu obejrzeć na serwisie streamingowym, zastopować kiedy im się chce, a nie wiem, czy jeszcze to nie był czas, kiedy, czy to nie był rok, gdzie wyszedł Ród Smoka, House of the Dragon, Dom Smoka, sorry, jak wyszedł House of the Dragon, że ludzie mieli HBO? A tutaj, jeśli mamy 600 dolców, czy to jest, kurde, dużo? Ja jestem ciekaw, ile zrobi film o Rey. Na przykład, jak wyjdzie to MMO o Dune, czy to się przyjmie? Bo naprawdę, ja nie chcę temu filmowi źle życzyć, bo mi się to podobało. I szczerze, ja pójdę jeszcze na trzecią część do kina. Ale póki co, z ręką na sercu, nie wygląda mi to jak Zabójca Gwiezdnych Wojen, czy kolejne wielkie uniwersum sci-fi / fantasy. Bo z tyłu głowy mam przeczucie, że to był chwilowy hype, ale wszyscy o tym zapomnieli i wrócili do oglądania i narzekania o Gwiezdnych Wojnach. Duna jest cudowna, ale trzecia część jeszcze nie dostała zielonego światła. A ja słyszałem właśnie, że Duna trójeczka dostała zielone światło. Albo na pewno już są jakieś rozmowy prowadzone, ale jeśli ten film zarobił tyle... Trzecia część jest pewniakiem. Pytanie tylko kiedy. Ja widziałem artykuły, które spekulują, że mamy zobaczyć ją w 2017 roku. O Boże, dlaczego to są komentarze, Pani Planecie? Boże, nie będę nazywał Chomika 17 jakimś szlaczkiem z anime. Repertuar ustala kino na podstawie tego, jak się ogląda, także jeszcze wszystko może się zmienić. Właśnie ciekaw jestem, ile ta Duna będzie jeszcze w kinach, bo ona miała dobry start, naprawdę miała świetny opening, dwukrotnie większy niż pierwsza część, ale pierwsza część zarobiła, z pamięci mówię, 430 milionów, więc ta teoretycznie powinna do 800 dobić, ale nie wygląda to, że dobije do 800 milionów. W 2017. Posłuchajcie, czat. Dlaczego się ze mną kłócicie? Tak, jak się cofniecie w czasie do 2017 roku, to wyjdzie Duna 3. No ja nie rozumiem, czacik, czego wy nie rozumiecie. No oczywiście, znaczy no chodziło mi o 2027, a jeśli ktoś potrafi cofać się w czasie, no to chodziło mi o rok 2017. Kiedy karty z Pokemonami? Ciekawe, ile kosztują karty z Pokemonami. Podobno to jest drogie.
Memy filmiki to nie hype, na który można liczyć, jak wyjdzie film. Może będzie większa o kilka procent oglądalność, ale nie na tyle, aby miało to znaczenie. Ale nie chodzi o to. Wiecie, co oznaczają memy i filmiki? Że o tym się mówi, że tym się interesuje cały czas. Że to nie jest jak Avatar. Film, który zarabia dużo, każdy do niego idzie, nie wiem z jakiego powodu, mówię zupełnie szczerze, to jest taki chyba film typowy dla normików, który jak się wchodzi, ogląda się, nawet jak go się przyjemnie ogląda, to wychodzi się i nie pamięta się, o czym on był, wyrzuca się Avatara z pamięci, dopiero przypomina się za 8 lat, jak wychodzi kolejna część. A tutaj, jeśli to ma być kolejny zabójca Gwiezdnych Wojen, to nie będzie zabójca Star Warsów, jak ludzie będą o nim mówili przez miesiąc, co 3 lata, jak wyjdzie kolejna część do kin. Duna 3 lekko zarobi 1 miliard. Myślicie? Ciekawe, ile ten film zarobi. Bo nie ukrywajmy, no teraz do kina chodzi mniej osób, ludziom się nie chce, teraz ludzie wolą grać. Ja mam też wrażenie, że do kin chodzą bardziej osoby, tacy starsi kinomaniacy, którzy się na kinie wychowali, a ludzie młodsi wolą, kurde, albo te nowe pokolenia wolą albo gry, albo poczekaj sobie na serwisie streamingowym wyjdzie, albo wolą, nie wiem, pooglądać sobie recenzję na tubku, która chwali albo narzeka film i tyle z oglądania mają przyjemności. Proszę nie wklejać mi takich kapiczu heretycznych na czacie, czat. Star Warsy nie potrzebują zabójców, bo już sami się zabijają. Ja pamiętam ten komentarz, jak gadaliśmy na kanale Gwiezdnowojennym o tym, o tych zarobkach Gwiezdnych Wojen, że podobno zarobiły trzykrotnie więcej. I tam ktoś, wow, kopnąłem 17 to. I ktoś tam napisał fajnie, że... kamera. Ktoś tam napisał fajny taki komentarz, że jeden komentarz mówił, że niech wypuszczają filmy, nawet jak będą złe, bo fajnie, jak będzie więcej kontentu gwiezdnowojennego. Ja to skontrowałem, że a czy chcielibyście oglądać złe filmy? Przecież one, czy seriale, one no, szkodzą ogólnie marce, w tym przypadku Gwiezdnych Wojen. A parę osób napisało, że nie, niech wypuszczają, bo jak będą do dupy, to szybciej Disney zbankrutuje, więc ja wiem, o co wam chodzi. Mroczne Widmo, film sprzed 25 lat, jak wyjdzie, może przebić realnie te Dune. To, ile zrobi Mroczne Widmo, i niestety, ale mi się wydaje, że oni to podciągną pod nie Mroczne Widmo, a pod Akolite z jakiegoś powodu. Ale jeśli wyjdzie Mroczne Widmo, ono moim zdaniem dużo zarobi. Wydaje mi się, że jak są jakieś maratony, Własne Pieczarki w kinach, to też Lord of the Rings, to też dużo zarabiają zawsze. Jeśli Mroczne Widmo przy takim hype'ie na 25 lat wyjdzie i dużo zarobi, więcej od Dune'y czy od filmu o Rey, to będzie o czym świadczyło. MRDLL wpłacił 3 złote. Było wielu killerów WoWa, którym się to nie udało, jednak jest killer, któremu to się udało, nazywa się Bilzer. Podobnie jest ze Star Wars, który został dałt przez jego właściciela, Disneya, jak ktoś nie zrozumiał. Wiecie co? Zaraz tego przejdziemy. Podobno wyciekły, bo ja bym chciał zobaczyć jedną rzecz, krótki filmik. Z samej ciekawości, podobno wyciekły liczby WoWa, ile ma teraz subskrybentów, ponieważ od pierdyliarda lat każdy mówi, że ta gra umiera, jakoś umrzeć nie może. I ja też mam wrażenie, bo gdybym ja musiał dołączyć do jakiegoś obozu, to oczywiście dołączyłbym do starego obozu, tak? Bo tam Gomez jest za Gomeza, ale ja gdybym powiedział, gdybym tylko miał wybór, Gwiezdne Wojny od Disneya, szczególnie te ostatnie, tak lub nie, powiedziałbym nie. Chciałbym, żeby były lepsze. Ja wiem, że są takie wyjątki jak Andor i The Bad Batch. Ale ludzie to cały czas oglądają. Te Gwiezdne Wojny się dźgają, kurde, dźgają i chyba ktoś im dopompowuje krwi, bo się wykrwawić nie mogą. I zaraz zobaczymy też, czy ten case jest w WoWie i czy ten case jest w Gwiezdnych Wojnach, bo serio ja myślałem, wracając do Dune'y, ja naprawdę myślałem, że Dune'a, będąc takim gwiezdnowojennym zabójcą, tak? To będzie dobre dla Gwiezdnych Wojen, bo konkurencja jest dobra, może w końcu jakby ten film dużo zarobił o Dune'ie, to by się ogarnęli i ej, kurde, może trzeba byłoby w końcu zrobić coś, co zarobi, a nie będzie, kurde, próbować robić 30 innych rzeczy z Gwiezdnych Wojen. Czekajcie chwilę, zamknę.
zamknę drzwi, żeby mi tutaj zdrajcy nie powchodzili do szafy. Film, no, posłuchajcie, no gdyby Lucasfilm się ogarnął, już dawno by zrobił spin-off o Pani Planecie. Byłby masywnym sukcesem. Ha, 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 ha. To jest wynik pakowania ogromnej kasy w marketing. Disney z tego słynie od zawsze i też się zgadzam, tylko czy to nie jest trochę głupie, że też się zgadzam z tym komentarzem, bo czasami odnoszę wrażenie, że gdyby oni, przepraszam, że to powiem, ale dali jednogodzinny film, na którym jest gówno z logo Gwiezdnych Wojen, ale by to świetnie wypromowali, to ludzie by na to poszli, a byliby jacyś tacy maniacy, którzy po prostu bronią Gwiezdne Wojny i Disneya z przyzwyczajenia, którzy mówili, że to w sumie nie było takie złe. Też się z tym zgadzam, że mam wrażenie, że czasami marketing jest lepszy od dobrej produkcji i póki oni to będą reklamować, to ludzie będą oglądali, bo to, że oni puścili Akolite przy Mrocznym Wimie, to jest pomysł 300 IQ. Dużo normików o tym Akolicie nie wie. Jak się dowiedzą, bo pójdą na Mroczne Widmo. Zobaczą reklamę Akolity, więc będą myśleli, że skoro to się dzieje przed pierwszym częścią Mrocznym Widmem, to będzie mieć coś związanego z Mrocznym Widmem. I to nie ma znaczenia teraz, czy ten film będzie dobry, czy zły. Będą zgadzały się liczby. Disney pokaże, że o Boże, pierwszy odcinek Akolity tyle ludzi oglądało, kurde. Taki sukces bardziej masywny niż Pani Planeta. Znaczy, to jest akurat herezja, ale... Film o tej skale byłby dobrze oglądany. Zgadzam się z tym. Dobrym przykładem jest Andor. Mniejszy marketing i mniejsza oglądalność. Tylko wiecie co? Andor to jest, mi się wydaje, inny case. Bo teoretycznie w pierwszym sezonie Mando, mieliśmy tego Darksaber, ale nie mieliśmy mieczy świetlnych w pierwszym sezonie Mando i on się oglądał. Ale mi się wydaje, że Mando był bardziej normiko-friendly, był bardziej przyjazny normikom, a Andor był bardziej na poważnie. I ja mam wrażenie, jak patrzyłem tak pobieżnie komentarze różne, takich normików wypowiadających się na temat Andora, to ten film był dla nich zbyt poważny, to nie był taki no-brainer, że dało wyjąć się mózg, wiecie, wyszedł Anakin, pomachał chwilę mieczem świetlnym i to było fajne. Ja wiem, że to mogła być wina marketingu, bo był słabszy, ale też wydaje mi się, że normiki kojarzą Gwiezdne Wojny z czym takimi bardziej popcornowymi produkcjami, w których musi być śmiesznie i musi się dużo dziać, a nie ma do końca rozbudowywać lore jak Andor? Czy widziałem trzeci odcinek X-Mena? Nie, nawet nie wiedziałem, że już jest. Ciekawe, czy utrzymali poziom po dobrym starcie. Widzisz co, czacik? Zobaczmy, ja wiem, że to będzie trochę off-topicowy temat. Ciekaw jest, co... Tak kończąc, ciekaw będzie, co stanie się z tą Duną. Według mnie konkurencja jest dobra, więc jeśli to by było realnym zagrożeniem dla Gwiezdnych Wojen, bo nie oszukujmy się, są inne uniwersa, ale one nie są na tyle popularne, żeby Gwiezdne Wojny pokonały, no bo co my teraz mamy takiego mainstreamowego sci-fi? Star Treka, którego mało kto ogląda? No nic teraz nie mamy. Duna mogłaby być czymś takim. Tak samo z fantastyki, co mamy z fantastyki? House of the Dragon? Drugi sezon, który rzekomo ma wyjść w tym roku, Ringów Spały? Pierścieni Władzy, który... O, jak ja bym chciał zobaczyć ich prawdziwe liczby oglądalności. Ja wiem, że zostało anime. Posłuchajcie, anime to życie, Shrek to życie. Ja wiem, że teraz zostało tylko anime i my od poniedziałku zmieniamy się ekskluzywnie na anime. Będę Cebula Senem cały czas, bo trzeba instrendami. No ale wiecie, no, anime jest coraz bardziej popularne, ale ludzie wolą też zachodnie produkcje. Niektórym anime po prostu nie siada. Gdyby Disney zrobił serial o Pani Planecie, to ludzie i tak by oglądali, nawet gdyby miała ona low ground z przodu i z tyłu. To jest niemożliwe, co napisałeś na tylu płaszczyznach, że o kurczę. Nie ma co porównywać Dune ze Star Warsami, totalnie co innego, inna grupa docelowa. Aż tak inna grupa docelowa? Mi się wydaje, że dużo ludzi, którzy oglądają Gwiezdne Wojny, w Dune mogliby się wciągnąć. Dasz jakiś spoiler odnośnie filmu w poniedziałek? Posłuchajcie, no zostały 2 dni, wytrzymacie.
anime, no to... No to z zachodnich mamy to Invincible. Invincible jest fajne, tylko że Invincible, ja mam wrażenie, że to jest... Parodia... Invincible, mam wrażenie, wybiło się z powodu tego, że to była w domyśle parodia superbohaterów. Co pokazuje, że no mają się oni nie w tak dobrym... Są teraz nie w tak dobrym stanie ci superbohaterowie, że przejdźmy teraz do etapu parodii ich. I dlatego się przyjęło. AVION 321 wpłacił 3 zł. Trzeba też brać pod uwagę to, że w obecnych czasach filmy Star Wars też już pewnie nie zarobiłyby tyle jak w czasach sprzed pandemii. Wiem. Z wszystkich 4 zapowiedzianych filmów ciężko mi sobie wyobrazić, by któryś przebił miliard. Żaden nie przebije. Żaden nie przebije. Nie chcę być dobrym, złym wróżbitą, ale jeśli dobiją do 500 000 000, to będzie dobrze. I też dużo ludzi mówi, że Disney upadł, bo Boże, filmy zarabiają mniej. Ale też mi się wydaje, że ludziom tak zapachniały serwisy streamingowe. I ja powiem, też jestem winny, bo też na nie, ja nie chcę. Nie mam takiej. Nie mam. Na Gwiezdne Wojny pójdę, bo Gwiezdne Wojny lubię, bo to recenzuję, sratatata, ale. Jeśli miałbym pójść na jakiś film Marvela nowy, który mnie średnio obchodzi, to co najwyżej będzie dobrze, jak go obejrzę na serwisie streamingowym. Po prostu ludziom się nie chce. Też zgadzam się, że wszystkie filmy zarabiają mniej teraz. Więc tyle, ile zarabia Disney, tak jest dobrze. Co oni, dlaczego oni robią takie durne, jakieś 300 milionów chyba wydali na kręcenie The Marvel, czy oni na coś to wydali, czy po prostu jest jakaś jedna wielka pralnia pieniędzy, o czym my nie wiemy, tego nie wiem. Co sądzisz o Cyberpunku and Edge Runners? Słyszałem, nie oglądałem. Więc się nie wypowiem. Invincible to dobry serial, ale tak mówię, no Invincible mi też się podoba, tylko nie wiem, czy on się nie wybił na fali, kurczę, ci superbohaterowie są tacy słabi, no to The Boys parodiuje, to się wybiło superbohaterów. Invincible parodiuje superbohaterów, to się wybiło. No i Deadpool parodiuje superbohaterów, więc też sporo zarobi. Chyba to będzie ostatni film o superbohaterach, który będzie mógł przebić miliard. Nie chcę być złym wróżbitą, ale tak uważam. A Invincible, muszę wam powiedzieć, jest fajny. Ja nie byłem przekonany do tego. Szczerze, to do Invincible przekonał mnie mem z Markiem. Wiecie, o co chodzi. Nawet powstał... O, było dużo przeróbek. Zapewne kojarzycie. Zapewne kojarzycie tego typu przeróbeczki, jakie się pojawiły. I... Przestęp się... Dobra! O, wcześniej był taki komentarz, że przecież, że memy i filmy bardzo mało świadczą o tym, jak jakiś film będzie oglądany. Tak, ale się informacje rozchodzą. Tak samo rozeszła się dla mnie personalnie informacja o Invincible, bo przez memy. Ja to obejrzałem, mimo że normalnie bym nie oglądał, bo dla mnie to wyglądało głupio, ale gdy zobaczyłem pierwszy odcinek, spoiler, ale wiecie, co się dzieje pod koniec pierwszego odcinka, pierwszego sezonu. Jaka tam się rzeź dzieje i mi to kurde przekonało i oglądam to do dziś, mimo że niektóre odcinki są lepsze czy gorsze i tak się to przyjemnie ogląda. Co tam czacik piszecie? Co tam czacik kurde piszecie? Czy oglądałeś Zero Nowego Obcego? Nie oglądałem i nawet nie jest tak, że teraz Predator jakiś nowy wyszedł, o którym ja w ogóle nie wiem? Moim zdaniem Star Wars obecnie walczą z innymi markami Disneya, mianowicie z takim Avatarem czy Marvelami. Walczą, myślicie, sami z sobą? Na pewno przyszliśmy do czasów, gdzie Gwiezdne Wojny, no z powodu, że ich jest coraz więcej, to nie jest wydarzenie, tylko jest takie, o, wyszedł kolejny serial z Gwiezdnych Wojen, spoko, więc też to się zmieniło. Invincible to nie do końca anime w znaczeniu chińska bajka, bo to jest produkcja amerykańska. Ale nie, ja nie mówię, posłuchajcie, ja nigdy nie powiedziałem, że to jest anime, to jest normalna zachodnia animacja. To nie jest anime Invincible. Chodzi mi o to, że to jest serial, który ogólnie się wybił na fali tego, że parodie superbohaterów stawały się coraz bardziej popularne. Nie wiecie, The Boys się przyjęło, to co wcześniej mówiłem.
I czacik, wiecie co? Zobaczmy sobie filmy tak na chillku, które chciałem z wami zobaczyć. Jak już to zrobiliśmy. Po pierwsze, co my zobaczymy? Zobaczmy sobie jeden film. Ja wiem, że teraz będzie off topic, bo przejdziemy sobie na tematy gierek, ale też bym z wami chciał tutaj gadać o innych rzeczach. Chciałem zobaczyć sobie taką rzecz. Ojoj, taki długi film. No dobra. Myślałem, że trochę będzie krótszy. Ja wiem, że to będzie mega off topic, ale czacik. Jest taka gra jak World of Warcraft. Moja była miłość, w którą trochę straciłem za dużo godzin. A dlaczego chcę o tym powiedzieć? Bo ostatnio zauważyłem takie newsy, iż wyciekło ile Gwiezdne Wojny. Ile Warcraft ma obecnie playerów, graczy, co przestali raportować. Haha, raportować. Hahaha. Raport przestał o tym mówić, gdy zaczęły im te słupki spadać. I tak to jest, że od iluś lat, tak samo jak Gwiezdne Wojny, ten World of Warcraft sobie umiera, on jest coraz gorszy, a ludzie cały czas w niego grają. Blizzard zarabia z każdą ekspansją coraz więcej. Ja wiem, że też jest zasługa mikropłatności, ale jednak. No i chciałbym zobaczyć, czy te liczby się utrzymają, bo ja pamiętam, że WoW umiera od chyba 10 lat, już widziałem filmy. I tak samo jest z Gwiezdnymi Wojnami. Gwiezdne Wojny, one umierają od czasów Ostatniego Jedi, a mimo to zawsze dostają się do top 10 najczęściej oglądanych seriali na świecie. Ja wiem, że może ich liczby nie są jakieś super porażające, ale zawsze tej top 10 się znajdują i nigdy, kurde, nie spadają. Dlatego chciałbym tak z wami zobaczyć off-topicowy temat. No, raport mi powiedział. Bo ja nie wiem, szczerze czat, na ile to jest, kurde, nostalgia, a na ile teraz po prostu nowe uniwersa nie mogą się przyjrzeć. Czasami ja mam wrażenie, że ludzie wolą nawet być w złym, ale w znajomym uniwersum. Dlatego wszyscy grają w te same gry do końca wszechświata i wszyscy będą oglądali do końca wszechświata te durne Gwiezdne Wojny i będą mówili, jakie one są złe. To przynajmniej wiecie, sugeruje, że jeszcze ludziom zależy na Gwiezdnych Wojnach, ale wiecie, o co mi chodzi. Ja wiem, że teraz będzie troszeczkę bardziej off-topicowy temat, ale chciałem to z wami zobaczyć. Znalazłem taki filmik, to jest, kurde, pan Nexos, to ogólnie największy kanał chyba z WoWa w Polsce. I ja go kiedyś oglądałem, no przestałem oglądać, bo mnie WoW teraz mało interesuje, za dużo godzin na to poświęciłem. Teraz bardziej wolę oglądać z wami i oczywiście codziennie anime. Ale chciałbym zobaczyć, no bo jeśli okaże się, że ludzie i tak grają w tą durną grę, ja mówię durną w cudzysłowie, bo cały czas narzekają, to będzie powtórka w Gwiezdnych Wojnach, bo ja odnoszę wrażenie, że na przykład jeśli mówimy o Star Warsach, do końca życia będę mógł tworzyć newsy, no bo takich jest dużo, o tym jak Gwiezdne Wojny są złe, a o tych Gwiezdnych Wojnach cały czas będzie się mówić, cały czas będzie się oglądać i cały czas będzie mówić, jakie te Gwiezdne Wojny nie są złe i się skończyły. Hello there, czacik. Czy tylko mi... O nie, czat, internet 17 wrócił, rzeczywiście. Co, już grażyny, kurde, powracały? Niech one, kurde, pączki robią na święta. Akurat teraz musiał internet 17 wrócić? Ja pierdzielę, a tak było pięknie. Spróbujmy, czacik, wytrzymać z internetem 17. Będziemy musieli wcześniej będziemy musieli te streamy zaczynać. Bo wtedy jeszcze mniej ludzi siedzi na TikTokach i mniej grażynek siedzi na Facebooku. A że teraz o tym, o jakimś hype mówicie? No a Disney, a bo zacząłem źle mówić o Disneyu, no dobra, to chyba wyjaśnione. Bo do święconki nie szedłem, ale to posłuchajcie, to chodzi o to, że chyba już wszyscy ze święconek wrócili. Ja wiem, że Force is female, ale też ludzi, kurde, denerwuje, a wszyscy te durne Gwiezdne Wojny oglądają. Dlaczego?
Dlaczego? Ja wiem, że teraz to nie jest taki hype, jak był przy sequelach. Ale wszyscy dalej oglądają. Już prawie 10 lat temu Blizzard przestał raportować nam, ile subskrypcji jest w World of Warcraft. Po raportować. W spektakularnym upadku, jakim był dodatek Warlords of Draenor, mogliśmy zaobserwować, że początkowo dobry trend wzrostowy, gdzie przy premierze Warlords of Draenor subskrypcje wzrosły do 10 milionów, tak szybko w następnych... Czekajcie, bo tego nie widzicie, muszę to przesunąć trochę. Przesuniemy wasz czacik i moje piękne zrobienie w pęcie XD. Dobra, tak nie widać. W kwartałach spadło o połowę, do około 5,5 miliona. Rzecz jasna odzwierciedlało to stan gry oraz tego dodatku. Ja bardzo szeroko komentowałem ten dodatek i wypowiadałem się dosyć negatywnie. Jaki? Patrzcie na tą piękną mordeczkę. No, ja bym normalnie głasiał. 9 lat temu. O, proszę, czy on jest generałem Grievousem? Masz 3 ręce. O nim w prawym górnym rogu podlinkuję wam parę filmów właśnie z tego okresu, gdzie możecie sobie odświeżyć nieco pamięci. To zostaliśmy, nie bójmy się tego, wyrwani na pieniądze. Zostaliśmy dosłownie spenetrowani na pieniądze. W każdym razie takiego wielkiego spadku subskrypcji, jak wtedy, nie widzieliśmy jeszcze nigdy w historii. Cała historia World of Warcraft był to stabilny wzrost, a następnie stagnacja, a później już po prostu regularne spadki. Natomiast... Wiecie co, tutaj oczywiście mam tak świetnie kamerę, że nie widać, ale... Jak już jesteśmy, jak ktoś zna temat, jak już jesteśmy przy Wrath of the Lich King, no niestety, no słowa ojca Arthasa, że żaden król nie rządzi wiecznie, no kiedyś temu WoWy musiało spaść, ale że on cały czas się utrzymuje, to pod wrażeniem jestem, bo na przykład, patrzcie czacik. Ups. Jakie są duże MMO na tym? No ja wiem, że z... jak wpiszę swytor będzie... Old... Re... Dlaczego jest takie duże? Gdzie jest swotorek? Ups. Ja wiem, że na lancerze gra dużo osób, ale swotorka w piku grało 35, teraz gra 7000. New World. Gra, w którą mam zbyt dużo godzin przegraną. Bo mi się... Wow, 11 to... Ależ mu spadło. Ale pik miał dobry. A w tego WoWa grają miliony ludzi. Cały czas na niego narzekają. Ile jest tych DLC-ków do Kotorka MMO w ogóle? Wiecie co? Ja mam wrażenie, że też DLC-ki właśnie... Jest za dużo DLC-ków, to trochę ludzi odstrasza. Oni powinni jakiś zrobić jeden duży DLC, który mogą ludzie raz kupić, bo jest strasznie takie rozdrobnienie w grze i to chyba ludzi aż, wiecie, przeraża. Widzę, że dzisiaj nie ma żadnych chińskich znaków na czacie. Były wcześniej. Chyba każdy youtuber miał okres w swoim życiu, że miał dłuższe włosy. Czy Roch miał dłuższe włosy? Wątpię. Może miał kropkę większą. O, Internet 17 wrócił. Z Warlords of Draenor był potężny skok i potężny upadek. Rzecz jasna, za każdym razem, kiedy Blizzard dawał raport na temat subskrypcji, no to raport, było to woda na młyn dla ludzi, którzy mogli snuć różne spekulacje odnośnie tego, że WoW umiera, że kiedyś miał więcej subów, teraz ma mniej subów. No i jakby jest to oczywiście wyznacznik stanu gry, jakby nie ma tutaj nic dziwnego. Więc jeżeli subskrypcje spadły tak mocno, był to potężny znak i ludzie jakby zauważyli, że World of Warcraft nie jest w najlepszym stanie, a to się przekłada chociażby na jakieś inwestycje i inne tego typu rzeczy. Stąd też Blizzard, będąc pod ogniem krytyki, zwłaszcza za swój dodatek oraz za swoje wyniki subskrypcji, przestał raportować subskrypcje, tłumacząc to tym... Mi się zawsze wiem, że to jest nasz mem, ale jak słyszę raportować, to mi się śmiać chce. Chcieliście chińskie znaczki, macie powrót chińskich znaczków na czacie. Więc sami się prosiliście o to. Że są lepsze wyznaczniki pokazywania stanu gry. No i od tamtej pory o stanie gry dowiadywaliśmy się z kwartalnych raportów finansowych Blizzarda, gdzie po prostu World of Warcraft miał jakąś tam jedno, dwa zdania na temat tego, czy miał jakieś przyrosty, czy jest stabilnie, czy ma ile tam aktywnych użytkowników i tego typu rzeczy, więc było to takie coś, czego można było mniej więcej snuć, jak to tam będzie, aczkolwiek nie było żadnych konkret. Mają swoje panele, rozmawiałem o swoich grach i o branży gamingowej, no i tam wystąpili również przedstawiciele Blizzarda, którzy postanowili dać nam naprawdę bardzo dużą rzecz, która pokazuje nam, jakie były trendy subskrypcji World of Warcraft przez ostatnie lata od dodatku Legion. Są to wykresy, które nie pokazują konkretnie...
Jak oni to pokazali, to musiało być dobrze. No, nie dawaliby sobie sami kłody pod nogi. Liczb natomiast pokazują właśnie te trendy, czyli kiedy wzrastało, kiedy spadało. No i dzisiaj chciałbym to przeanalizować, dlatego że na podstawie właśnie tego wykresu jesteśmy w stanie mniej więcej określić, jaki jest poziom subskrypcji w World of Warcraft dzisiaj, a jest to dosyć duża rzecz i myślę, że Blizzard zrobił to intencjonalnie. A więc przejdźmy na razie do slajdów, które pokazał sam Blizzard. Na pierwszym slajdzie możemy zobaczyć właśnie okres od Legionu. Tutaj mam Dragonflight, to mu rosło. Aha, bo też mogą w sumie od klasika skoczyć. Chociaż nie wiem, ile teraz tego klasika osób gra. Bo powiem wam szczerze, nie wiem, czy się tematem interesujecie, ale z tego, co ja rozumiem, to na przykład ten WoW Classic Wrath of the Lich King, to on jest praktycznie martwy, tylko zapaleńcy w niego grają. Był zapowiedziany chyba na zeszłorocznym BlizzConie, znaczy na pewno zeszłorocznym BlizzConie był zapowiedziany Kataklizm Classic. I powiem wam, że hype był na to, jakby zapowiedzieli, nie wiem, film o Rose z Gwiezdnych Wojen, że ona spin-off własny dostanie. Jakoś tym się nikt nie interesuje. I wiecie, co jest smutne? Że te liczby idą do góry. Ale jeśli ktoś kojarzy temat, to teraz WoW poszedł bardziej w anime niż w taką moc przyjaźni, niż w to, czym był kiedyś. I mi się wydaje, że przez to zyskał sporo graczy. Ups. Zwiastun Suicide Squad, zobaczymy to. Później to zobaczymy. O kurde, Suicide Squad jakiś... Dobra, zobaczymy to czasik później. Do Shadowlandsów, po premierze Shadowlandsów, więc możemy zobaczyć wzrosty w Legionie, następnie spadek, taka powiedziałbym też stagnacja, wzrost rzecz jasna przy Battle for Azeroth, to już. Muszę zrobić tak, bo tego nie widać, czacik. O. Niespektakularny, ogromny wzrost, jeżeli chodzi o klasika, no i później to ta liczba dosyć dobrze się utrzymywała, Shadowlands, no i następnie możemy zobaczyć, że Blizzard oczekiwał podobnych wyników. Natomiast to, co się okazało, to była jedna wielka katastrofa. Shadowlands był okropny. Burning Crusade trochę pomógł, widzę, ale wow. Ale jakie są konkretne liczby? Dodatkiem, pod wieloma względami, był uwikłany w różnego rodzaju durne systemy i decyzje Blizzarda, jakby niespójną historię. I co ciekawe, to sam Blizzard po raz, wydaje mi się, że chyba pierwszy w historii, sam wyszedł i podczas właśnie tej konferencji powiedział, dlaczego Shadowlands nie wyszedł. Jest to dosyć ciekawe podejście, dlatego że Blizzard raczej prowadzi politykę jakby samych sukcesów, czyli nie mówimy gdzieś o naszych porażkach, natomiast tutaj oni wręcz powiedzieli, co było nie tak. No i tak mniej więcej wygląda ten slajd, który jest podzielony na historię oraz osadzenie w świecie gry. Mamy gameplay oraz community. Więc tutaj oczywiście w historii mamy tutaj to, że sam koncept zaświatów po prostu nie wyszedł, że Jailer był po prostu beznadziejnym, złym... Przyznali się do tego? Że historia była taka, że po prostu pierwsza lepsza historia z anime jakiegokolwiek była lepsza? Że ludzie narzekali, że w tej grze nie ma co robić? Wow. Charakterem, następnie gameplay. Że tak naprawdę trochę zepsuli lore całego Warcrafta trójki, który, no nie ukrywajmy, ludzie kochają. Oczywiście mieliśmy te pożyczone moce, mieliśmy systemy, które nie do końca podobały się graczom. No jeżeli chodzi o community, no to mieliśmy bardzo duże przerwy w kontencie, jakby mała transparentność odnośnie tego, jak będą rozwijać ten dodatek. No i po prostu ludzie nie czuli się, że byli słyszeni przez Blizzarda, tak? Dobrze to powiedziałem. Stąd też nawet po premierze Burning Crusade'a World of Warcraft dalej tracił. Natomiast trend ten odwrócił się dopiero później, gdzieś w okolicach Wrath of the Lich King oraz następnie Dragonflight. Kolejny slajd ukazuje nam, że co prawda Dragonflight nie wrócił na te poziomy, które były właśnie chociażby na przykład w Legionie. Natomiast jakby szereg dobrych decyzji i rozwój gry sprawił, że mamy w tym momencie coś, co Blizzard sam określa jako... No dobra, wzrasta mu. No dali klasyka hardcora, czy ja wiem, czy to było tak popularne. Season of Discovery mógł pomóc. Ciekawe, ile oni, bo oni dają wszystko do jednego worka, a dużo ludzi płaci za suba tylko dlatego, bo przecież klasika mogą grać.
rekordowy okres wzrostów oraz stabilności. Zanim jeszcze przejdziemy do konkretnych liczb, ile w jakim okresie było mniej więcej subskrypcji, chciałem jeszcze pokazać wam jeden slajd zrobiony przez Warcraft Tavern, który naniósł na ten cały wykres daty poszczególnych wydarzeń. No i przejdźmy sobie teraz, zobaczmy, że Legion ruszył 30 sierpnia i mieliśmy bardzo, ale to bardzo duże... Czekajcie, Czesi, bo ja w sumie jestem na Battlefroncie. A za to mi może duet zrobić Twitch. O. World of Warcraft Legion był fenomenalnym dodatkiem, natomiast tak szczerze powiedziawszy, no nie wygląda to tak, jakby on super dobrze utrzymał graczy. Spadki były dosyć spore, natomiast ja bym powiedział, że Legion tak czy siak był naprawdę dosyć dużym sukcesem. Później mieliśmy 14 sierpnia... Ja bym tylko chciał zobaczyć liczbę. O! No i prezentuje się to w ten sposób. Jak sami możecie zobaczyć, z jego wyliczeń Czy w tego starego WoWa gra ponad 7 milionów osób? Ja wiem, że to jest klasik. Plus retail. Czy to jest umierająca marka? Czy to jest, kurde, czy to jest to samo, co mamy w Gwiezdnych Wojnach? Wszyscy narzekają, każdy ogląda? Wynika, że mniej więcej 5,8 miliona subskrypcji mieliśmy w momencie, kiedy były te spadki, gdy, że tak to powiem, World of Warcraft Legion osiadał. Następnie najgorszy okres w World of Warcraft nastąpił po premierze dodatku Battle for Azeroth, gdzie Battle for Azeroth również no, nie spotkał się z jakimś wielkim entuzjazmem, no i niestety te subskrypcje spadły do poziomu około 4 miliony graczy w zupełnie beznadziejną grę. A przepraszam was bardzo, ale my wcześniej widzieliśmy statystyki innych MMO, to jest w cholerę dużo. W taką starą grę, żeby kurde grał 4 miliony osób, najgorszy dodatek? 4 milionów subskrypcji, co jest najgorszym wynikiem, jaki kiedykolwiek był w World of Warcraft zanotowanym, tak mi się wydaje. Następnie wzrosty potężne spowodowane World of Warcraft Classic sprawiło, że... 4 miliony gra samego Classic... Tyle samo przyciągnęła, ile to wtedy miało? 14 lat gra... Co, retail? Ja cię kręcę. Albo zawyżają liczby, na pewno zawyżają liczby. Do tego jestem przekonany. To jest na pewno ruch jakiś 300 IQ, żeby pokazać, że ten WoW ma się dobrze. Nie wiem dlaczego w sumie. Bo mam wrażenie, że po ostatnim BlizzConie to tak za dużo entuzjazmu nie było. Może teraz specjalnie robię taką kampanię marketingową? Że World of Warcraft wrócił na około 8,3 miliona subskrypcji. No i tutaj to fajnie można porównać z raportami właśnie w tamtym okresie, gdzie Blizzard powiedział... Z raportami, przepraszam, ale raporty w tamtym okresie nie rozwalają. Że w tym okresie World of Warcraft zanotował podwojenie subskrypcji. W zasadzie, że dwa razy więcej subów jest w tym momencie w grze, co rzeczywiście się pokrywa, bo jeżeli mamy 4 miliony subskrypcji w tym najgorszym okresie, a następnie z raportów raportują, że jest podwojenie, no razy dwa wychodzi 8 milionów, więc wydaje się, że jakby są to liczby dosyć nieźle trafione. Następnie w okresie przejściowym między Shadowlandsami oraz Dragonflightem przed premierą Wrath of the Lich King te suby również niebezpiecznie spadły. No nie, no muszę przesunąć, bo kurde nic nie widać. Czacik, musimy tak zrobić. Na razie będzie tak, czacik. Trochę was schowam. Na sekundkę, żeby to było widać. Padły do poziomu około 4,5 miliona. No i teraz ostateczna liczba jest określana na mniej więcej poziomie 7,25. Teraz możemy wrócić. No co za film. Dobra, na razie będziemy tak. 7,25 miliona gra w taką starą grę. Czy ja o czymś nie wiem, czat? Jak? W jaki kurde sposób? Wszyscy na to... Ja naprawdę mam wrażenie, że to są Gwiezdne Wojny 2.0, ale tak naprawdę to WoW lepiej sobie radzi niż Gwiezdne Wojny, no bo Gwiezdnym Wojnom spada zarówno oglądalność, jak i sprzedaż całego merchu. Jakieś figury z nowymi bohaterami, kubeczki, sreczki, wiecie o co chodzi. Wydaje mi się, że tak samo parki rozrywki mają się coraz gorzej, że tak Marvel i Gwiezdne Wojny nie przyciągają, teraz ludzi bardziej, więcej ludzi woli Universal. Ja wiem, że i tak Disney jest cały czas gigantem, ich parki są gigantami, ale jednak.
Jak w taką starą grę może grać 7 milionów ludzi ponad? Ja wiem, co są liczby retaila i klasika i wszyscy mówią, że to umiera. Wszyscy na to narzekają. Czy to jest to, co mówicie, Czacik, że wcześniej o tym rozmawialiśmy, że najważniejszy jest marketing? Najważniejszy jest marketing. Oni to świetnie reklamują. Mam wrażenie, że idą w najnowsze trendy, bo z tego, co rozumiem, to teraz właśnie poszli w nasze ukochane, oczywiście my jako kanał, który recenzuje tylko i wyłącznie anime. Oni teraz poszli w anime. To się, kurde, sprzedaje. I po co się pocić? Są też bogacze, co zapomnieli odłożyć karty. Ja rozumiem, że są bogacze, ale nie powiecie mi, że te 7 milionów to są same, kurde, whale, które mają tyle kasy i w to grają. No w to muszą grać jakieś, kurde, casuale, jakieś babcie Palpatina. Ja serio myślałem, że rynek gier MMO jest w cudzysłowie martwy, w tym sensie, że on już jest poza swoim pikiem. A wszyscy próbują się w to wbić. Nawet teraz Dune ma własne MMO. Ciekawe, czy zdradzi, jakie ma liczby. No bo, sorry, w New World gra teraz 11 tysięcy osób. Chyba z 6 tysięcy gra w Swotorka. Ja wiem, że jeszcze trzeba wliczyć to ludzi z Launchera. Ale no, nikt nawet nie liźnie 100 tysięcy graczy. Ciekawe, ile ma Final Fantasy 14. Ja to wiem, ile, ponieważ ja jako znawca anime i twórca wszystkich anime znam, wiecie, no... Ja znam twórców Final Fantasy, więc ja wiem, ile w to ludzi gra, ale wam tego nie zdradzę. No bo wiecznie żywy, to dlaczego wszyscy na niego narzekają? Ja to wiem tylko z tego powodu, bo kiedyś w niego grałem, więc po prostu interesuje się, co dalej się dzieje z tym uniwersum i co. Jedyne, jakie filmy widzę, to narzekają, jaki on jest zły, niedobry i co się dzieje. A wszyscy w niego grają. Wszyscy narzekają te durne, tak samo Gwiezdne Wojny, a zawsze te seriale znajdują się w top 10. To ja nie rozumiem, czat. Coś tutaj jest nie tak. Coś tu jest nie tak, czacik. Miliona subskrypcji. Rzecz jasna, są to tylko wyliczenia, kalkulacje i szacunki. Natomiast jeśli dokonamy odpowiednich wyliczeń, tak jak zrobił to właśnie Bellular Gaming, wychodzi na to, że są to chyba najbardziej zbliżone liczby do autentyczności, jakie kiedykolwiek do tej pory dostaliśmy. Jeśli oni kręcą przy liczbach, weźmy tak, czacik, zróbmy, wróćmy do jakiegoś normalnego położenia czatu. O. Ja jestem święcie przekonany, mogę dać odciąć lewy charakter pani planety, pozor dla kumatych. Jak to będzie oglądał ktoś, kto nie zna lore kanału, no to złapie się za głowę, ale to wy jesteście elitą, wiecie, o co chodzi. Że te liczby są kręcone. Powiedzmy, że przekręcili to do dżaby, że jakiejś pani Grażynce się przecinek przesunął w Excelu o jeden. Nawet jeśli z tego połowa gra. Niech będzie 4 miliony. To jest w cholerę ludzi. A to jest 4 miliony samych aktywnych subów. Tak jak w New World'a, czy w gry typu Swotorka, można grać za free. Ja wiem, że WoWa też można grać za free, ale są duże ograniczenia. Jeśli to pokazuje liczbę subskrybentów WoWa, to ja pierdzielę. Gry z free to play tyle nie mają. Podniecają się, jak w ogóle mają 10 tysięcy, to jest opłacalne jak New World? Jeśli te liczby są przekręcone, a dalej gra w niego ponad milion osób, samych subskrybentów, nie mówię o ludziach, którym przypadkowo zamożna się kartą tak robi i kupuje jakieś monty i inne typu rzeczy, no to ja pierdzielę. No ale właśnie chodzi o to, ludzie narzekają, żeby narzekać, bo też się z wami zgadzam, że to nie było tak, że wyszedł klasik i suby im skoczyły, z tym się zgodzę, ale ludzie pograli i mocno to spadło. Teraz grają w to sami weterani, bo kiedyś, kurwa, było lepiej. Z tego, co orientuję się, to nie wiem, ile osób gra w TBC Classic. Słyszałem, że Wrath of the Lich King weterani zostali, bo w grze nie ma nic do roboty, a teraz są ludzie, tacy starowowowcy, którzy siedzą i narzekają, jaki ten WoW jest zły i że już się skończył, a ten WoW cały czas ma się dobrze, grają w niego ludzie, idą z trendami, bo idą teraz w anime. Ja wiem, że to jest herezja, ale suby im przez to skoczyły, nie bez powodu Final Fantasy, czyli anime, się wybiło. I serio, ja mam
wrażenie, że to jest to samo, o czym rozmawialiśmy wcześniej z Battlefrontem. Pokazywałem wam wcześniej liczbę Battlefronta. O wiele więcej ludzi gra w tego Battlefronta z 2017 roku, na którego ludzie narzekają, jaki on jest zły i ej, Gwiezdne Wojny się skończyły, Battlefront się skończył, pora wziąć i się wyprowadzić do Rumunii. Dlaczego do Rumunii? Nie mam bladego pojęcia. A wszyscy grają w tego Battlefronta, nikt nie gra, o wiele osób gra w tego Battlefronta od EA niż od tego Classic Collection i normalnego Battlefronta. Razem, nawet to nie jest blisko, liczby nawet nie są bliskie. A zobaczcie sobie, co ludzie piszą, tacy zagorzali fani tego klasycznego Battlefronta. Ja wiem, że to gra była dobra na swoje czasy, ale i ej, do dupy Battlefront, tylko klasyczny, to dlaczego nie pokazują tego liczby? Dlaczego nie pokazują tego liczby? Dlaczego ten od EA jest o wiele bardziej grywany? Dlaczego mu skoczyło po porażce tego Classic Collection? Mimo, że do niego to od ilu już lat nie ma kontentu. Tak samo do WoWa. Poszli z trendami, koszą kasę, ten Bob sobie kupuje kolejny jacht. Jeśli ktoś zna historię WoWa, to wie, o co chodzi. Ja nie wiem, ja mam wrażenie, że czasami za bardzo się my zamykamy w takich, kurde, bańkach YouTube'owych, gdzie wszyscy się, kurde, klepią po plecach, a liczby pokazują swoje. No, z liczbami się wygrać nie da. Plus jeden. Bo ludzie się zawiedli i zobaczyli, że ODA nie jest taki zły. Ale zgadzam się z tym, ale sprawdzaliśmy liczby. Jeśli dobrze pamiętam, bo mówię teraz z głowy, to i tak ten od EA miał większą grywalność przed premierą tego Classic Collection klasycznego. I tak. A uwierzcie mi, że to, co widzieliśmy, to są tylko liczby ze Steama. A przepraszam was bardzo, dużo ludzi grało tak samo, jak kupiłem na EA, bo jeśli pamiętam, to on był ekskluzywnie tylko dostępny na EA na premierę. I bardzo dużo ludzi gra na Epiku, bo go rozdawali za darmo. Więc w to jeszcze gra więcej osób. Ja teraz gram sobie dużo w Battlefronta, nie ma żadnego problemu ze znalezieniem gry. No, są cheaterzy i tak dalej, bo już nie ma wsparcia gra. Ale gdyby ta gra miała wsparcie jak World of Warcraft, to by wiecie, ile ludzi w nią grało? I myślę, że jakby są to liczby jak najbardziej poprawne. Oczywiście możemy tu mieć jakiś margines w tom czy w tom, natomiast ja bym powiedział, że zdecydowanie World of Warcraft w tym momencie jest na poziomie 7 milionów subskrypcji. Tak jak wspominałem, nasze community i na ten sukces teraz pracuje wiele wersji gier, więc nawet jeśli mamy 7 milionów subskrypcji, to całe community jest po prostu podzielone na wiele wersji gier. Więc tak jak w Legionie było te 7 milionów subskrypcji, to te 7 milionów dotyczyło tylko i wyłącznie Legionu. 7 milionów osób grało właśnie w Legion, no nie? Natomiast teraz każdy ma tak naprawdę do wyboru swoją wersję gry i myślę, że jest to bardzo fajne gdzieś tutaj rozwiązanie, że w ramach naszej subskrypcji mamy tutaj tak wiele wyborów i możemy wybrać sobie to, co po prostu nam odpowiada. Oczywiście. Jak dla mnie i tak więcej osób gra w retaila, ale nawet gdybyśmy podzieli to 50-50, no 4 osób grające w tak stare MMO. Ludzie, w jaką inny tytuł gra tyle osób? A nie powiecie mi, że tego Dragonflighta, czy... Nie wiem nawet, jakiś War Within, chyba się nazywa kolejny z dodatków, nie pamiętam dokładnie. Nie powiecie mi, że najnowsze dodatki do WoWa grają same stare dziady. W to gra tyle młodych, kurde, ludzi, którzy WoWa poznali od ostatniej ekspansji, więc to przyciąga cały czas ludzi. Nie ma drugiej takiej gry. Ja wiem, że Blizzard jest jaki jest, ale ja pierdzielę. Chyba normiki wygrały. Tak samo jak wychodzą inne gry, jakieś Fify, Madeny i co roku jest to samo, ludzie kupują. Chyba co, nie ma sensu robić żadnych innowacji? Tylko trzymać się trendów marketingu jest spoko. A, że dużo ludzi gra młodych w tego Battlefronta 2 i jest dla nich oryginałem. Zgadzam się. Tylko, że... Ja... To może być taki, wiecie, hot take. To jest trochę temat off-topicowy, ale tak samo jak było z WoWem. Dużo ludzi, był taki hype na tego klasycznego WoWa. No i dużo subskrypcji im skoczyło, bo nawet ja wróciłem ze znajomymi, bo mnie wciągnęli na chyba 2 miesiące do klasycznego WoWa. I fajnie się bawiło, tylko to nie wiem, czy to nie było takie trochę nostalgia bait, ale była cała masa graczy, szczególnie takich, którzy nasłuchali się, jaki ten retail jest zły, jaki ten klasyk był świetny i tak mieli suba, zagrali w tego klasycznego WoWa
i powiedzieli, że nie, w ogóle to jest drewno i że oni teraz bardziej tego retaila docenili. I ja mam tak samo wrażenie, tak było z Battlefrontem. Był hype na tego Battlefronta. Jeśli ktoś bardzo lubił tego ODA, to nie wierzę, że jak ludzie gadali, jaki ten klasyczny był dobry, to nie skusili się na to. Ale mimo, że ten Battlefront klasyczny jest dobry, ma o wiele więcej kontentu niż ODA. Ta gra jest stara, ona się zestarzała. Ta kamera chodząca może irytować. To nie jest... Po prostu standardy się zmieniły. Ja teraz nie wiem, czy takie kurde siedzenie... Dużo ludzi w tych obu przypadkach nie siedzi w takich swoich bańkach i sami się ludzie nie poklepują po plecach. Ja z tego powodu to mówię, bo ja też w takiej bańce szczerze nie chciałbym się zamknąć. Bo to kurde, już wtedy to jest boomer poziom 300%. FIFA to gra zmieniająca numerek i koszty zakupu. Tak, a wiecie, że w FIFA są takie jaja, że oni chyba w jakiejś tam wersji w ogóle zapomnieli zmienić numerku i jak była na trybunach było logo FIFA, to jeszcze miało numerek stary, oni po prostu robią kopiuj w klej. Ja wiem, że FIFA to jest w ogóle inny temat, robią kopiuj w klej. Dają te same, po prostu to jest ta sama gra opakowana w inne pudełko i co roku próbują jakieś inne mikropłatności dać. No to też o tym wiem. Mam wrażenie, że narzekacze lubią być głośni, więc potem można mieć błędne wrażenia, że ze wszystkich... Mam wrażenie, że narzekacie... Czekajcie, bo kurde nie widzę. Mam wrażenie, że narzekacze lubią być głośni, więc potem można mieć błędne wrażenie, że wszystkim się coś nie podoba, podczas gdy rzeczywistość jest zupełnie inna. To też jest kurde dobre właśnie, co piszecie. I wiecie, że ja mam... Często odnoszę wrażenie, że ci krzykacze, jeśli produkt jest dobry, to tylko temu produktowi, tylko temu produktowi pomagają, no bo jeśli ktoś nagada, że na przykład ten WoW, czy nowy produkt, czy na przykład, ktoś nagada, że ten WoW jest zły, no to ludzie na dla beki wejdą, haha, zobaczmy sobie tego WoWa, tak, dla beki, to nowa ekspansję. Dla memów, zobaczmy jaki jest zły i okazuje się, że mają tak niskie oczekiwanie, że to jeszcze nawet pomaga im, że kurde, on jest dobry, to ci ludzie jesteś odklejeni, co mówili, że jest zły. Tak samo mi się zdaje, że z Gwiezdnymi Wojnami, na przykład tym Battlefrontem od EA, że antyreklama trochę zrobiła reklamę temu Battlefrontowi, że ludzie spróbowali w niego zagrać i się przekonali, że on nie jest taki zły i nie tylko ten klasyk się liczy. Ja kupiłem tę klasyczną kolekcję na PS-a. Nie mam, to jest z 2005 roku i szczerze przyjemnie się grało. Też słyszałem, znaczy też zależy, wiesz co? Zależy czy grałeś na premierę czy nie. I też słyszałem, że konsolowa ogólnie lepiej pyka niż pecetowa. Zgaduję, że wiele osób obejrzało Acolyte i im się... o trailerze mówisz. Zgaduję, że wiele osób obejrzało Acolyte. Zakładam, że mówisz o trailerze i się im spodoba, ale łapki w górę nie dadzą z racji tego, że dużo ludzi nie dają niczemu łapki w górę. Dużo ludzi nie wie w ogóle, ile jest łapek w dół. Bo nie widzą ich. W ogóle i mnie zaskoczyło, ile ludzi na czacie było w szoku, że ja widzę łapki w dół. Ludzie nawet nie wiedzą często, jak nie wchodzą na jakieś Twittery i tak dalej, że są dramy z tego powodu. A jeśli oglądają na przykład tylko, followują tylko kanał Gwiezdnowojenny, Star Warsowy, no to widzą, że to jest wielki sukces. Co tam, panie Nexus, mój ty piękny anime, grzywo, jeszcze powiesz? Oczywiście, oznacza to, że World of Warcraft jest naprawdę niesamowitą krową, która znosi złote kury, które znosi złote jaja. Jakie dobre porównanie. Aż za to porównanie mu takiego lajka pierdzielne. Widziałem, ale okej. Okay. Jest to po prostu potężna krowa finansowa, którą Blizzard niesamowicie doi. I tak jak poziom subskrypcji pozostał na podobnym poziomie jak chociażby w Legionie, tak wydaje mi się, i jest tak na 100%, że Blizzard z tych subskrypcji wyciąga o wiele więcej. Warto pamiętać, że te subskrypcje są na tym samym poziomie jak lata temu. Ta subskrypcja nie zmieniła się od lat i cały czas kosztuje tyle samo, z wyjątkiem niektórych regionów. W niektórych regionach te ceny, że tak to powiem, wzrastały, czasami nawet malały, aczkolwiek dla nas ta cena pozostaje taka sama, a jeżeli weźmiemy pod uwagę takie ekonomiczne czynniki, jak chociażby inflacja, wychodzi na to, że dzisiaj płacimy za tą subskrypcję mniej niż chociażby 10 lat temu. Co nie... Ale z tą dojną krową, posłuchajcie, dojna krowa, okej, ale
jeśli gra byłaby zła, no to by, kurczę, nikt w nią nie grał. Co, ludzie lubią, jak ich się robi w 4 litery? Chyba, że tak jest. Ja o czymś nie wiem. Ale coś musi w tej grze być, że jeśli ten trend jest prawdziwy, ja wiem, że na 1000 trochę jest przykachmęcony przez Blizzarda, to jest na plus. W takiej starej grze MMO. My jesteśmy już za czasami MMO. Teraz jakieś, kurde... Ja wiem, że teraz jesteśmy za czasami Battle Royale'ów, ale jednak. To jest dojna krowa, ale oni, powiem wam... Ja wiem, że to może być herezja, ale co? Ona ma więcej mleka niż Pani Planeta? Pozor dla kumatych? Tak samo jak ktoś to, kurde, będzie oglądał i nie wie, co to jest Pani... Co to jest? Kto to jest Pani Planeta, będzie się za głowę łapał, ale... sobie radzą. I to jest smutne, bo wiecie co? Jest tyle, kurde, ludzi, którzy chcą zrobić dobrą grę, a liczy się to, co w każdej pracy. Bardziej liczą się ludzie od marketingu i od Excela, niż pracownicy robiący najgorszą robotę. No ale chyba się z tym nic nie zrobi, bo ja jeszcze się mówiłem, zazdroszczę ludziom, którzy mogą obejrzeć każdą produkcję nad taką średnią i się przy tym bawić, jakby, kurde, po raz pierwszy widzieli Shreka, najlepszy film ever, tak? Może to ta krowa, to tak naprawdę Pani Planeta. Blizzard. Chciałem powiedzieć, żeby oddali Panią Planetę, ale my wiemy, że ona jest tak masywna, że o ile nie mają rowerka zrobionego z Beskaru, to raczej by jej nie zabrali. Mam nowy chip, chipa 17 z panem Nexosem. Trzeba go porwać, by chip skupił się na budowie katapulty. Słuchajcie, katapulta już jest, nie miałem wam tego mówić, że już jest. Witam was także w moje piękne zbrodniarze, znaczy wyznawcy Imperium na czaciku. Cześć. Cześć i witam i dzięki za wszystkie followki, bo widzę, że dzisiaj trochę było. Nie zmienia faktu, że Blizzard zarabia więcej, dlatego że dzisiaj gra jest o wiele mocniej zmonetyzowana. Mamy wiele sposobów monetyzacji, począwszy od tego, że same dodatki kosztują coraz drożej, mamy coraz więcej wersji gier do zakupienia, mamy również sklepik w retailu, który oferuje coraz więcej, to jakbyś... Najlepsze jest to, że oni wprowadzili w ten sklep, ja wiem, że ci, którzy grają w WoWa, to wiedzą, ale w klasycznej wersji WoWa, która miała być bez zmian. Jej! Ja się aż dziwię, że ludzi nie odstrasza. To naprawdę musi w to grać dużo takich casualowych Januszy, którzy mają, nie wiem, 3 Pani Planety na utrzymaniu, 8 psów, pracują 12 godzin i wchodzą tego WoWa na 30 minut i mi się nie chce w to grać, to sobie kupują jakieś boosty. Chyba tak to się teraz gra. Ja się dziwię, bo szczerze mnie w takich grach często odstraszało to, że w takich sklepach, że często przez to nie czuć progresu gry, a to wydawało mi się zawsze najważniejszą rzeczą, szczególnie w MMO. Nie pamiętam, jak to było kiedyś w WoWie, jak chodził Paladyn, kurde, i się świecił w tierze 6, jeszcze mówię o TBC, tak? To wszyscy się, kurde, na nim spuszczali. A teraz w sumie można to sobie kupić, albo kupić sobie skórkę i teraz wszyscy wyglądają zajebiście, nie ma takiego, o wiele mniejszy podział na plebów i na koksów. I tak samo dużo ludzi narzeka na to, że jak wychodzi nowy dodatek czy nowy patch, to ten gear z poprzedniej ekspansji można wywrócić do kosza i to dużo ludzi wnerwia. A jednak ludzie w to grają, czyli to muszą grać takie totalne casualowe Janusze. Albo ludzie, którzy już po prostu przegrali żyćko i poza tym WoWem nic nie widzą, tak? A czekajcie, bo ja w sumie nie wiem, czy ktoś zasubował, czy ja nie... Kurde, ktoś zasubował, a ja tego nie przeczytałem, to jest... Dajcie mi czekać chwilę. Ja się zaloguję, bo kurde, przecież jakieś subiki przyszło, a ja tego nie widziałem, to jest herezja. Cześć, kurde, Ander. Proszę, nie dawaj jakichś donatów o anime, bo my już mamy dość. Ja się muszę zalogować na Twitcha, bo przecież jak my nie widzimy... O, chyba jestem zalogowany. No zobaczymy, bo jak przyszedł jakiś subik, a ja go nie zauważyłem, to sam na sobie wykonam rozkaz 66. Więc sorry za to. Tam kustomizujących przedmiotów, czy też mountów. Mamy Trading Post, który również uczestniczy w takim pośrednim systemie monetyzacji. Mamy WoW Tokena i mamy naprawdę... A słyszałem, że to, co on mówił, ten Trading Post, że to pomogło WoWowi. Że to był jakiś dobry krok w dobrym kierunku?
Ciekaw jestem, co teraz z tym jest. Wiele, wiele różnych innych czynników, które sprawiają, że World of Warcraft, mimo że tej subskrypcji ma na podobny poziom jak w Legionie, to zdecydowanie zarabia naprawdę ogromne pieniądze, ogromnie większe pieniądze niż za czasów Legionu. A więc co to oznacza dla graczy? No, jeżeli firmie opłaca się robić właśnie World of Warcraft, no to zdecydowanie będzie to kontynuowane. Mamy już zapowiedzianą sagę trzech dodatków World Soul. Saga trzech dodatków. Saga, który pierwszy z nich to jest War Within, później będziemy mieli Midnight oraz następnie Last Titan, czy Final Titan, czy coś w tym stylu. Jeśli to jest saga dodatków i to trzeba będzie pojedynczo kupować, ależ oni mają dobry marketing w Blizzardzie, aż się muszę przyklasnąć za to. Ten pan Bob, nie myli z Bobem Igerem z Disneya, bo Blizzard ma własnego Boba, a on zasłużył na ten kolejny jacht. Albo, że mogą to być milionerzy, ci, którzy kupują to wszystko w sklepikach, którzy mają tyle pieniędzy, a nie mają przyjaciół, więc kupują sobie przyjaciół WoWem i innymi rzeczami. Też tak jest, znam jedną osobę, nie będę mówił, mam nadzieję, że tego nie ogląda, która tak próbowała robić. I ja też mam czacik wrażenie, że na przykład gra w to dużo ludzi takich, wiecie, programistów, którzy za dnia trzepią dobrą kasę jako programista, a później nie mają życia socjalnego, to wydają to, co zarobili w WoWie, no bo co oni mają robić? Kupię sobie jakieś dobre krzesło gamingowe, moje jest najlepsze i wcale nie skrzypi, i poduszkę pillow z panią planetą, i co mają więcej z pieniędzmi robić? W sumie też to jest plus. Znaczy, też się zgłaśnie z tym komentarzem zgadzam. O nie, weźcie, ja wiem, wy już jesteście po prostu napaleni heretycy na 1 kwietnia, przestańcie. Iść po napój wyskokowy, no ale wiecie o co chodzi, jak oni wypiją ten napój wysokoskokowy, tak? Iść po napój wysokoskokowy, jak oni wypiją ten napój wysokoskokowy, to co robią? No idą se WoWa, a dobra, to se wydam pieniążki, chyba o to chodzi. No mogą kupić nowy monitor, który rozwalał lago, też się zgadzam, tylko że wiecie, jaki jest problem. Im się nie chce, bo ten monitor trzeba wyjść. Nawet jak ci kurier do domu przynieść, to trzeba go trochę wnieść. A laga mocy jest tylko jedna. A gdzie jest w ogóle laga mocy? Chyba gdzieś na monitorze leży. Gdzie ja posiadam lagę mocy? Serio, tak rozglądam się, nawet nie wiem, gdzie położyłem, a to jest tak potężny przymiar, że muszę go trzymać. Ale kupują monitory, też się z tym zgadzam. Więc Blizzard zdecydowanie czuje tutaj pieniądze, zwłaszcza gdy udało im się ustabilizować sytuację World of Warcraft. Dzisiaj, jeżeli chodzi o retaila, są oni o wiele bardziej transparentni co do wypuszczania kontentu. Mamy wypuszczane roadmapy, czyli takie mapy, co kiedy orientacyjnie się pojawi, jaki patch, jaka zawartość, co nas czeka w przyszłości, co jest świetnym rozwiązaniem, bo jakby do tej pory nie mieliśmy w zasadzie takich konkretnych informacji, nie wiedzieliśmy tak naprawdę, czego możemy się spodziewać. Nie wiem, czy to pochwalić, czy nie. Kapiczuś 18 napisał for the Empire. Jednocześnie chcę pochwalić i zrobić do it. Śmieszne jest to, że ja pamiętam, że dużo było dram związanych z tym WoWem, jak to pracowników traktują i ta cała z Hongkongiem sytuacja, w ogóle 300 innych dram. I że praca w Blizzardzie jest jedną z najgorszych, jaka może być, jeśli jesteście twórcami gier. Że dużo osób, które uciekło z Blizzarda i przeszło do innych firm, zachwalają tą decyzję. Ale chyba mało ludzi to obchodzi. Najważniejsze, żeby gra była dobra. No tak działa świat. W WoWa to trzeba być jakimś Elonem Muskiem, by nadążyć z tymi płatnościami. Nie, Ander. Jeśli masz kasek Elon Musk, to wiecie w co musisz zagrać? W Star Citizena. To jest gra, gdzie jeśli dobrze kojarzę, ta gra nie wyszła, wychodzi od 80 lat, jest sklep, gdzie możesz kupić jakieś statki chyba do $1000 czy do $5000, a jak kupisz ten statek, to uwaga, odblokowuje ci się drugi sklep dla Whaley i statki jeszcze droższe. To jest w ogóle 800 IQ. Tam są wszyscy ludzie, co nie mają co z pieniędzmi robić. Kapiczu działa pod przykrywką. No właśnie mi się to For the Empire nie podobało, bo tam pisało Kapiczu 18. To brat Kapiczu 17, to zróbcie mu czacik do it. Co? Samo podniesienie lagi mocy sprawiłoby, że pękają wszystkie monitory w promieniu 10? To posłuchajcie, to może będzie nowy skill w WoWie, że wprowadzą lagę mocy.
Blizzard, jak coś to mi pieniążki daj za lagę mocy. Ja ci to wymyśliłem. Ja poświęciłem mój monitor, żebyś ty mógł wprowadzić lagę mocy. I to będzie taki skill, że podnosisz lagę mocy i pękają wszystkie monitory w porównaniu 10 metrów. Nie proszę, nie rób mi do it. Zrobię ci. Jesteś złym bratem. Poszczuję cię mchyrem. Co uderzyło nas mocno w takich dodatkach jak Warlords of Draenor, gdzie mieliśmy tak naprawdę jeden patch w grze. Jeden patch! Wyobrażacie sobie? Jedyny patch 6.2, bo 6.1 dodała tylko selfie kamerę. Więc myślę, że Blizzard będzie inwestował w zasadzie w swoją jedną z najstabilniejszych gier, które przynosi najwięcej zysku, albo bardzo dużo zysku. No i to tyle, co można powiedzieć. Oczywiście można tutaj wspomnieć o tym, że Blizzard będzie starał się jak najbardziej monetyzować tą grę, więc my jako gracze również powinniśmy złapać jakiś taki zdrowy balans i nie dać sobie wciskać byle czego, dlatego że jeżeli płacimy... Ha, już się pośmieliśmy, że normiki nie... O kurczę, ludzie. Ja wiem, że on chciał to zakończyć taką dobrą nutką, że jest dobrze i wszyscy musimy znaleźć balans i mądre słowa. Ja wiem, że to jest merytoryczna wartość filmu, ale chyba to się realnie nie stanie. Nie po tym, jak wszyscy kupują, wiecie, preordery i są w stanie na przykład zagrać, żeby poczuć hype i nie mieć FOMO, Starfielda za 500 zł na premierę i wiecie, wszystkie są ludzie, którzy mają wszystkie monty w tym WoWie, a monty kosztują nawet po $25, kurde, jak nie więcej. Posłuchajcie, no jeśli ktoś nie wie, kto to jest Mchyr, no to nie był od początku streama. To wszystko zgadnij, kto wysłał donata i zgadnij, co tam było i dlaczego powstał ten mem. Zaraz będziemy kupować skórki kosmetyczne, kupujemy i... co? Zaraz będziemy kupować skórki kosmetyczne, kupujemy, ale żeby je używać, to dodatkowa subskrypcja. To jest takie 600 IQ, że subskrybujesz, a później subskrypcji na skórki, ale oni mają się teraz tak dobrze i ludzie są w stanie tyle płacić dla tego WoWa, że nie zdziwi się, jakby coś podobnego, kurczę, zrobili. Jak, no co, płacimy tak, za ekspansję się płaci jak za normalną grę, później się płaci za subskrypcję co miesiąc, do tego mamy mikropłatności, no po prostu czego jeszcze brakuje? Chyba żebyśmy poszli naprawdę w kolejne levele i że na przykład jeśli chcesz, żeby twoja gra nie działała w więcej niż 30 FPS-ach, no to musisz kupić też subskrypcję premium. I mam wrażenie, że autentycznie ludzie są teraz tak zafiksowani, że są ludzie, którzy by to bronili. No to nie jest takie złe, no przecież FPS-y kosztują, przecież Blizzard musi mieć, Bob musi mieć na kolejny jacht. Cześć, czacik. Czacik i w sumie jesteś na tubku, bo w sumie tu jesteście. No zapomniałem, że jesteście tu i tu. Za dodatki podwyższoną cenę płacimy subskrypcję, no to nie powinno być raczej tak, że w grze będą znajdować się dodatkowe kosmetyczne przedmioty, które są fajniejsze od tych, które jesteśmy w stanie zdobyć w grze, ale są one dodatkowo płatne. No. Więc takie jest moje podejście. Więc, moi drodzy, jak wy oceniacie właśnie sytuację finansową i sytuację subskrypcji World of Warcraft? Czy spodziewaliście się podobnego poziomu? Ja powiem szczerze, spodziewałem się, że tych subskrypcji może być leciutko mniej, na poziomie jakichś 6 milionów, biorąc pod uwagę wszystkie właśnie wersje gier. Natomiast tutaj, jak sami możemy zobaczyć, World of Warcraft ma się dobrze i Blizzard, chwalący się swoimi wynikami finansowymi, Blizzard, który udało mu się na razie przynajmniej ustabilizować tą sytuację i są na trendzie wzrostowym po tylu latach, no to jest dosyć imponujące, pod uwagę, że w zasadzie World of Warcraft nadal zjada wszystkie MMO, które są na rynku pod względem finansowym, tak przynajmniej. Dobra, dokończmy to, bo jeszcze powiem, bo jestem ciekaw, miałem tutaj wspomnieć o Final Fantasy, ale chyba nie mamy liczby, jego teoretycznie największego konkurenta, który chyba spadł na popularności? Mi się wydaje, więc to tyle z mojej strony. Jeżeli wam się odcinek podobał, łapka w górę, jeżeli nie, łapka w dół i napiszcie w komentarzach, co wy sądzicie na temat tych wyników. Jestem ciekaw. Dam wam linka, a się Nexus napocił. Jak nie widzieliście, jak ogólnie, jak gracie WoWa, to kojarzycie kanał. Jestem ciekaw, co jeszcze piszą w komentarzach, ale tutaj, że za levelowanie opłata 2 levele, 2 dolary i tak dalej, oni to teoretycznie wprowadzili, to się nazywa level booster, więc to jest, po co płacić za 2 levele opłatę, jak ja wiem, o co chodzi, że każdy musi płacić, ale ludzie jak chcą, to kupują, nie chce im się jakby, jest nowa ekspansja, nie chce im się levelować, to
jak wychodzi nowa ekspansja, to po prostu kupuję sobie boosta. Jak oni zarabia tyle dolt, co im kurczę zależy. Helldrivers 2 to Helldrivers 2 the best. Nic nie trzeba kupować, wszystko można zdobyć własnymi palcami. I też mi się to podoba, tylko szkoda po prostu, że takie gry są chwilę na topie, a później im spada. Ja to bardzo upraszczam, bo też się kurde zgadzam. Oglądaliśmy materiał z Helldivers i dla mnie to jest kurde kapitalne. Fajnie, gdyby tylko to był trend rosnący tego typu rzeczy, a nie, mam wrażenie, często chwilowy hype, bo WoW będzie się trzymał, jak bardzo dojeni ludzie nie będą, to i tak będą go bronić i tak ludzie będą wszystko kupować. O, właśnie, Suicide Squad, weźmy sobie zaraz trailer. A co chodzi o WoWa, mnie po prostu dziwi, że mimo tego wszystkiego, ile jest dram związanych z Blizzardem na wszystkich frontach, ile jest gadania, że on wszystkich doi, że te ekspansje są złe, że w World of Warcraft po prostu już usunęli słowo war i jest teraz animecraft bardziej, że ile cheaterów tam zawsze, jakieś dramy są, ile teraz jest cheaterów w tej grze. I tak ludzie w to grają. Nie mówię, to jest historia z Gwiezdnymi Wojnami, tylko one mają gorzej, bo tak samo na Gwiezdnej Wojnie każdy narzeka, a każdy ogląda, ja mam wrażenie, że nawet dla hate-watchu. Ja wiem, że te są często liczby podkolorowane. Co on tutaj mówił, też wydawało mi się, że będzie miał znacząco mniej. Jestem w szoku. Nawet jeśli na dzień dzisiejszy mieliby 5 milionów graczy, to byłoby połączenie klasyka, któremu trochę spadło. Ja wiem, że był ten Season of Discovery, ale nie wiem, ile on osób przyniósł. Ale jeśli gra 5, jeśli na przykład gra 2 miliony w tego klasyka i 3 w retaila, to jest, o matko, to jest niebo a ziemia. Jak wcześniej widzieliśmy, no kurde, no New World, jak ma 20 tysięcy graczy, to jest sukces i on się cały czas opłaca. Ja wiem, że dla Amazona to jest projekt poboczny, ale jednak. Siema Wesołych Świąt, a też w sumie, no, też w sumie święta już. Ale wiesz, dostaniesz expa i możesz kupić booster. I to prawda, ale żeby odblokować doświadczenie, musisz zapłacić. Ja właśnie wiem, o co chodzi, że to był kolejny level płacy za, opłaty za wszystko. Zobaczmy czacik teraz, bo to jest dobry motyw. Nexus to wygląda, jakby pijany był. Czekaj, bo nie potrafię pisać. Squad Justice League. Joker. O, to o tym mówiliście. Dajcie mi zmienić. Legion samobójców strzela sobie po raz kolejny samobuja. Wiecie co, ja może to... ocenzuruję, żeby nie było, że mi... napiszę Suicide Squad. Samo wiecie, co napiszę, żeby mi nie zbanowali tego. Zobaczmy sobie zapowiedź. Jeśli ktoś nie wie, w przeszłości Star Wars Anime Opening, tylko tak, będziemy to oglądać na naszym standardowym kanale Anime 17 codziennie. Dobra, przechodzę na Twitcha, bo YouTube znowu coś odwala. A co się dzieje na YouTubie znowu? Czy gramy w Bajtela? Wiecie co? Obejrzymy sobie do końca, to zaplanowałem i zobaczę, czy będę miał czas na Bajtela. Zobaczę sobie ten Suicide Squad, bo dla kontekstu, jeśli ktoś nie wie. W przeszłości oglądaliśmy ten Suicide Squad i w skrócie, jak tacy... Może niektórzy to grali, więc powiem za siebie. Jako taki casualowy widz tych całych dram, no nie powiem, że ostatecznie doszliśmy do wniosku, że widzieliśmy niektóre scenki i one
są naprawdę dobre, przynajmniej te pojedyncze. Może inaczej jest, jak cały czas się ogląda i po prostu przesyt tego marvelowego humoru jest zbyt duży, ale my oglądaliśmy niektóre kascenki, były naprawdę fajne, ja się nawet uśmiałem. Nie oszukujmy się, ale King Shark ratuje wszystko. Jak była jakakolwiek kascenka z King Sharkiem, to kurde, czat pisał 10 na 10. To było świetne. Te wszystkie śmierci bohaterów były mech. Najgorsze po prostu takie, że właśnie w pigule, tak? Co jeszcze powiedzieliśmy? Że te śmierci bohaterów były mech, że nie oddali szacunku tym postaciom, szczególnie no, że były teorie, że o, może oni żyją i to tylko ich klony, a ta prawdziwa Liga Sprawiedliwości żyje, ale gdzieś jest uwięziona, no ale Wonder Woman nie żyje. I ja wiem, że było tłumaczenie, że no, bo to ten Suicide Squad mógł zabić Supermana, bo oni mieli tam jakieś tam bronie z kryptonitu i sratatata. Tak, ale jak widzieliśmy to, jak Superman se lata i zastrzeli go, pada jak mucha, żadnych ostatnich słów nic, aż było takie mech. Albo Flasha, ja wiem, że to też było wytłumaczone dlaczego, ale pomijając wszystko, że Flash już dawno powinien ich zabić, a robili tylko z tego żart w kascenkach, tak naprawdę oni powinni dawno zginąć. Nawet jest moment w grze, gdzie wszystkich tych bohaterów Green Lantern trzyma uwięzionych i kurde, robi im jakąś wycieczkę krajoznawczą po mieście, zamiast ich po prostu zabić. Ale pomijając to, mleko się wylało, nawet jakbyśmy chcieli to bronić grę, widzieliśmy kurde liczby. Mało, ile 13 tysięcy osób na premierę, to jest żart. Pomijając wszystkie dramy, wiecie, o, bo zabili Batmana źle. Nawet lunch mieli słaby, bo nie grało, musieli przesunąć tą wcześniejszą premierę, bo tak zepsuli wszystko, że nie dało się w nią grać i tak dalej, i tak dalej. Po prostu nie pykło. Tą grę powinni już dawno anulować. Przepraszam, ale jeśli ta gra, nie pamiętam jej tytułu, od Marvela, nie utrzymała się, mimo że wtedy superbohaterowie byli w piku, to jak takie coś ma się utrzymać, a ja widziałem wypowiedź twórców gry, że nie, oni uważają, że ten Suicide Squad to jest przyszłość, nie porażka, oni będą w to szli. No powodzenia wam życzę i jeśli nie macie co robić z pieniędzmi, no to dobry deal dla was. Pomijając wszystkie inne rzeczy, że ludzie narzekali, że to tylko 3 rodzaje przeciwników i że gameplay loop jest powtarzalny i że ogólnie tak mech. Jak chcecie marnować dalej pieniądze, to proszę was. I teraz, czacik, napisaliście mi, że jest kolejna zapowiedź. No zobaczmy. Czy Joker w domu, a on będzie porównywany do tego serii Arkham, który był kapitalny, dubbingowany przez Marka Hamilla, Luka Skywalkera. On daje mi vibe tego Jokera. Gdzie on, kurczę, był? Gdzie był? W jakim filmie był ten nowy Joker? Ale on mi daje ten vibe tego Jokera, który był i się zmył i tak był średnio popularny. A mam wrażenie, że to będzie jeszcze gorzej. Dzięki za follow-ka. O, tutaj. O, Leto, ale w jakim, właśnie Leto, ale w jakim to było filmie, czacik? Bo już, bo mam szczerze, że nie pamiętam. Szkoda, że oni w tej gierce nic nie zrobili. A, no szkoda, że w tej gierce nie zrobili Jokera z Dark Knighta. No, też dziwne, skoro idziemy w to samo uniwersum. Ja wiem, że on nie żyje, uwaga, spoiler, ale no też dziwne. Tak, chodzi mi o Jokera granego przez Leto. W Legionie był, no. To właśnie o tego mi chodzi. Ja, on mi bardzo daje ten vibe Jokera Leto z Legionu, ale tam przynajmniej się starał aktor, a tutaj może wyjść tak średnio, tym bardziej, że gra jest taka, jaka jest. Świąteczne, no to dobrego, jak ktoś się przygotowuje do świąt, no to powodzenko życzę i dobrych świąt w sumie. No, Suicide Squad z 2016, dzięki, czacik. Wyglądał jak fan Jokera. Rzeczywiście, no przypomina fana Jokera. Zobaczmy, jaki będzie wielki ratunek dla Legionu Samobójców. Okej, okay, to nam to okej. Okay.
O, czekajcie, bo mamy internet 17 kontratakuje. Zaraz poczekamy, bo właśnie lagi 17 wróciły i zaraz zobaczymy. Chyba jest ok. Czekajcie, muszę podgłosić, dajcie mi tylko głośność ogarnąć. Ah, memories. I don't know what you're looking for, but cards on the table. You don't get more unreliable. O, zróbmy tak. O, chyba będzie ok, czacik. Jeszcze tak, dajcie mi sekundę, czacik, włączę wam napisy dla tych, co po anglikańsku za dużo nie szprechają. Czekaj, czy ja przetłumaczyłem to? Tak, dobra. Sorry, czacik, ale gdzie są te... Są te napisy? Sorry, czacik, nie wiem, dlaczego napisów nie ma. Memories. I don't know what you're looking for, but cards on the table. You don't get more unreliable narrator than me. It's my thing. And the collateral damage. Oh, but don't worry about that. I remember you invading like it was yesterday. Heroes and villains working together. Imagine me being one of humanity's last defenders. What a gas! Oh, that's right. You don't have a sense of humor. If only the others had listened. I had big plans for us going out with a bang. But you know what they say about good intentions. You can't kill them all! Oh, that's when we first met. Oh, we could have been pals, shared torture tips. But you ruined my Earth. That's my modus operandi. And I hate being upstaged. So you thought you could keep this very active pathological imagination in a jar? Think again! Then, I discovered you'd been giving my Earth a makeover. What's a place like this doing in a guy like me? Well, I'll pick your brain about it sometime. Ice pick! Oh, you guys are handsy. Czekajcie, że dajcie mi chwilę. Muszę jedną rzecz zrobić, najważniejszą. Patrzcie. Ponieważ... Tak mnie ta zapowiedź przekonała, że ja o teraz, w tej chwili, o, jest zapowiedź tak świetna, jest 10 na 10, że ja w tej chwili kupuję kopię. I nie kupię jedną, kupię 10. Jest, wracamy, czacik. Ja bym chciał wszystko cofnąć. To, co wcześniej mówiliśmy o Suicide Squad. Przekona mnie zapowiedź, matko. Ja bym chciał, czat, żebyście teraz wszyscy poszli i kupili grę. Jak dla mnie, nie będziecie żałować tego po tej zapowiedzi, która, przepraszam, ale dla mnie to wyglądała jak... Oni by jakiś... Oni by chcieli jakiś komiks promować o Jokerze, ale taki zrobiony po taniości? I sorry, że nie było napisów, nie wiem co odwalił YouTube, ale to nie było ważne. Mówił jakieś tam frazesy, że o Boże, co oni zrobili z moim Arkham i tak dalej, i tak dalej. Takie jokerowskie, proste rzeczy, ale czy to by miało mnie przekonać do kupna gry? Oczywiście, że tak. Ja jestem zupełnie przekonany. Nie ma tutaj ani nutki sarkazmu. Moim zdaniem gra jest na dobrych torach. Powiem nad więcej. Mi się wydaje, że nawet będzie w niej mniej działało w przeciwieństwie do Battlefronta i nawet może będzie lepsze mi niż w Gothiku. Ja wiem, że to jest herezja, ale znaczy, no nie wiem, no czat, no po prostu oni jak to oglądałem, miałem takie wrażenie, że no jakby teraz bronią swojego ego, że no w sumie to już zrobiliśmy, to wypuść, może cokolwiek się zwróci. Może jak zamkniemy oczy i będziemy udawać, że nic się nie dzieje, to będzie ok i ludzie zapomną i ta ekspansja będzie wielkim sukcesem. No nie wiem, jakieś po prostu mi się smutno na to patrzy, szczególnie z tego powodu, że ja jestem fanem serii Arkham. Dla mnie, ja wiem, że nie mamy za dużo wyboru, bo możemy wybierać pomiędzy Spider-Manem a Batmanem, bo inne gry o superbohaterach to kurde mają low grant, ale no dla mnie... Tak teraz myśląc, to Arkham City to jest najlepsza gra o superbohaterów, jaką grałem. Ja wiem, że niektórzy lubią wcześniejsze części Arkham, serii Arkham, ale dla mnie chyba
smutno po prostu patrzeć na to, co było wcześniej. Tutaj skończyliśmy, no tak... Tak po prostu jest jakby... Ja rozumiem wszystko, że oni musieli zmienić koncepcję, no bo ile można wycisnąć z Batmana już ostatni dodatek, czyli ten Batmobil, który nikogo nie zabija, mimo że wali ludzi po jakimiś piorunami po ścianach, no to wiecie, no... Gameplayowo poszli w to, no dalej już może mniej mogli zmienić, poszli coś nowego, naoglądali się nowych trendów, zapewne puścili to razem z tą grą od Marvela i no... Wyszło to, co wyszło, no ale no... Nie pykło, chcieli dobrze, wyszło tak ło. Tylko King Shark to może uratować, gdyby tutaj dali zapowiedź z King Sharkiem, to by było lepiej. Suicide Squad XD lepsze, no... No wiem, że was przekonałem, Czacik, no jak mogą was nie przekonać do kupna tego? Co piszą w tych? Zobaczmy. Batman za to umarł. Ups! Fakt, że w trailerze nie pokazali gameplayu, to zły znak. Boże, wydanie tej gry powinno być przestępstwem. To nie jest Joker. Bardziej dali nam John Clara? Przyszedłem tutaj. Jak to ładnie przetłumaczyć? Dla koksownika jest bardzo ciepło. No, to, że studia popełnia samo Suicide Squad, to oczywisty komentarz. A, Killing Joke w formie gry. No, ktoś jak kojarzy komiks, to wie, o co chodzi. Boże, Fortnite i jego konsekwencje to zguba dla rasy ludzi. Co, że poszli w taki śmieszkowy klimat, bo Fortnite się dobrze sprzedawał? Przepraszam, nie ma budżetu na to, żeby zrobić 3D trailer 3D. No po tym, ile zarobiła oryginalna gra, to raczej nie ma. Dobrze, że w taki sposób dali, a nie... Nie wiem, jakieś takie na patyczkach ludziki po kasku kiełek. Masakra, ludzie, masakra. Tym bardziej, że no teraz... Teraz superbohaterowie mają low ground, DC ma się jak się ma. I ja mam wrażenie, że seria Arkham to był taki ostatni bastion dobrych gier z DC, czy taki bastion superbohaterów DC, których jeszcze gracze się trzymali, że o Boże, no te filmy mają low ground, ale ta gra z serii Arkham to jest to i to jest prawdziwy Batman. Ups. Powodzenia chyba, wieżyczko, z tym nowym Supermanem od Gana. Mówię o filmach i w ogóle z kolejną grą od DC o superbohaterach po tym. Mimo wszystko, jak dadzą do Game Passa, to pewnie zagram sobie z ziomeczkami. Posłuchajcie, kurczę, i jak wam się podoba, to grajcie. Mi najbardziej chodzi o to, że no kurczę, liczby pokazują to, co pokazują. Mały hype jest na to. Zacznijmy od tego, że ta gra to nie jest kanon i nigdy nie będzie kanonem Arkhamverse'u. No ale nie powiedzieli twórcy, że to się dzieje w tym samym uniwersum co Arkhamverse? Joker joke pasuje w sumie. Wiecie co? Chciałem z wami jeszcze zobaczyć, jak chcecie jeszcze Battlefrunka zdążyć. Jak już mówimy o porażkach growych. Ja bym chciał jeszcze z wami jedną rzecz. W sumie jak widzicie miniaturę, to chyba domyślacie się, o czym będziemy gadać. Czy ja to znajdę tutaj? Jest. Chciałbym na zakończenie też takiego pogadanki o grach zobaczyć z wami jedną rzecz. O co chodzi? Zaraz, tylko czacik wezmę, tak znajdę. Pokażę wam co i jak. Przejdziemy do takiego temaciku, który teraz jest, o który teraz dużo się mówi. Dużo kanałów nawet w Polsce o tych dramach gada i se content na tym nabija.
czyli o naszej ukochanie Dragon's Dogma 2. Wyszła sobie giereczka, ostatnio o niej gadaliśmy, trochę ponarzekaliśmy, ale jak już mówiłem wcześniej, omawiając poprzednie tematy, liczby nie kłamią. A, Lego Batman był jeszcze. No w sumie Lego. Też się z wami zgadzam. Lego też za to plusik. Wszyscy narzekają na Dragon's Dogma. Ale ja was bardzo przepraszam. Jakoś muszę tak się usunąć, żeby to było widać. Jak ja kurde wcześniej zrobiłem, żeby było to ładnie widać? Czy mogę zrobić... Tak, i teraz będzie ładnie widać? Nie będzie ładnie widać. To będę musiał czasie kamerkę przesunąć. O, teraz będzie widać. Nie, no muszę przesunąć was na chwilkę czacik. Dajcie mi dosłownie sekundę. Jakoś muszę lepsze dać ułożenie kamery kolejnym razem, żeby już tego nie zmieniać. Muszę podpatrzeć innych tubersów czy streamersów, jak oni dają kamerkę, bo oni zapewne już mieli ten sam problem co ja. Powiem tak, o tej Dragon's Dogmie jest taka zła ta Dragon's Dogma i tak ją ludzie krytykują, że cały czas nie gra cała masa osób i na przykład jak widzieliśmy inne case, jak na przykład z tym klasycznym Battlefrontem, no nie spada im tak bardzo. Mimo tego całego hejtu, cały czas im się utrzymuje. Pik jest naprawdę dobry, teraz gra to naprawdę sporo osób. Jak na grę tak hejtowano, która co prawda im się... O, tutaj. Oni teraz mają oceny mieszane, a nie negatywne, jak wcześniej mieli. Mimo, że to nie jest ocena powalająca, ma na Metacriticu ocena też nie jest powalająca, to dużo ludzi w to gra. I teraz o co kurde chodzi? Ja wiem, że oglądaliśmy Rocka i że on nie mógł ogarnąć żyćka, tak? Nie wiedział, że można nacisnąć przycisk i sobie save'a sam zrobić. Ludzie na to, ludzie jest sporo o tym dram i za granicą, i w Polsce. Ogólnie teraz ostatnimi czasy można było content na tym robić, że się narzekało na Dragon's Dogma te mikropłatności i przychodzili jej obrońcy i można było się śmiać z ich komentarzy. W Polsce na przykład to Kiszak sobie robił. Jak kojarzycie streamera, to wiecie o kogo chodzi, czy youtubera. A gra w to naprawdę dużo osób. I teraz o co kurde czacik kaman. Ja bym chciał z wami zobaczyć jedną rzecz. Taki materiał, który do tego mam nadzieję podejdzie bardziej neutralnie. I posłuchamy sobie o co z tu Dragon's Dogma chodzi. Boże, w Suicide Squad gra teraz 1,2K osób w Suicide Squad. No to musiał ich przekonać ten dodatek, że tyle ten... O kurczę, masakra. Ale nie właśnie, nie będziemy oglądać dram. Tylko zobaczymy sobie. Powiem wam, bardzo dawno widziałem materiał od Zagrajnika. Taki tuberek. Wow, ale patrzcie to. Widzicie to? Oj, nie tutaj. Czy wy to widzicie, czacik? Nie wiem, o czym jest ten materiał, ale jest dużo łapek w dół, czyli domyślam się, że on bronił Dragon's Dogma i mu się oberwało? Zobaczmy, co pan Zagrajnik ma do powiedzenia na temat gry, ponieważ on, z tego co wiem, wyjaśnił dramę. Jestem ciekaw, kto na ten temat powie... Co na temat powie osoba, która o tytule, że tak powiem, powie bardziej w pozytywach. O, przesuniemy was, czacik. Bo ja nie ukrywam, tak jak wcześniej mówiłem. O, o, pięknie. I jeszcze was, czacik, muszę przesunąć. Sponsorowane pewnie? Jak sponsorowane, to... No zobaczymy, czy będzie sponsorowane, bo... Mnie po prostu, to co wam mówiłem, czacik, zaskoczyły te liczby. Wszyscy narzekają... Jak na grę single player bardzo dużo ludzi gra jednak do dnia dzisiejszego. To nie jest tak, że ludzie sobie grają,
usłyszeli o dramie, no to im spadło, albo nawet nie słyszeli o dramie, czyli tylko zaczęli grać i zobaczyli, że rzeczywiście coś z tą grą jest nie tak i przestali grać. Ludzie cały czas to grają, więc zobaczymy, co z tym będzie. Bo nie ukrywam, tak jak wcześniej mówiłem, ja chciałem się szczerze to w uniwersum wciągnąć. Chciałem znaleźć nowe uniwersum magii i miecza, które nie jest po raz 38 Gothiciem i Wiedźminem, w które da się wsysnąć. A przecież ta gra ma swoje wady, ale unikalny system walki, to co mówiliśmy wcześniej, taki zagraniczny gothic, że ma swoje wady, ale wszyscy opiewają zajebistość tej gry, przez niektórych to po prostu ludzie uważają, że to będzie, wielu ludzi uważa, że to będzie najlepsza gra tego roku, że to ostatnia szansa dla gier AAA, no a wyszło to, co wyszło. Więc jestem ciekaw, co tutaj będzie. Pozwól tylko, że ogarnę dźwięk. To świetna gra! Trochę za głośno, panie Zgrejnik. Ale ma jeden mały problem. O. Wszystko wskazuje na to, że Dragon's Dogma 2 to świetna gra. Ale ma jeden mały problem. Zgrejnik TV. Mały problem. Właściwie to chyba nie taki był mały, patrząc na to, jak wyglądają obecnie oceny gry. W chwili, gdy robię dla was ten film, recenzje użytkowników na Steamie są mieszane, a jeszcze niedawno były negatywne, zaś na Metacritic średnio. Ale wydaje mi się, że o wiele... Musiałbym zobaczyć, ile było na ostatnim naszym streamku, ale chyba nad sporo im wzrosły. To nie było tak, że oni na pewno nie mieli 50%, więc cały czas rosną. No ale tutaj widzicie, bo oczywiście mam kamerę ustawioną, muszę jednak dać w drugim miejscu. Wiem, dlaczego teraz youtuberzy mają i streamerzy w drugim miejscu kamerę, ale 6,1 to też dosyć low grant jak od krytyków, znaczy od, sorry, nisko jak od fanów, którzy mieli duże nadzieje z tą grą. Tylko muszę wam, powiedzieć, czy to nie będzie tak, jak czacik ostatnio gadaliśmy, że ludzie sobie mogą narzekać dla narzekania, a i tak będą w to ludzie grali, kupowali te gry i tak dalej, nawet pomijając dramy z mikropłatnościami, które dla mnie to powinny być ogniem wypalane. A co mam z Gothiczka zobaczyć? Jakiś nowy filmik o Gothiczku? Zupełnie inaczej niż oceny krytyków. Świetne oceny, bo przed premierą gra przypana została 8 i 9, a załapała się nawet na parę najwyższych ocen. Bo wymagający gameplay, nieszablonowe pomysły, gęsty klimat i wiele więcej, bo najróżniejszych pochwał w recenzjach nie brakuje. Ale że Dragon's Dogma 2 to gra dobra, nie mają wątpliwości także gracze. I właśnie dlatego tak tłumnie w nią grają, bo od dnia premiery Dragon's Dogma 2 to nieprzerwanie najpopularniejsza gra singlowa na Steamie i mimo całego medialnego szumu udało jej się w jednej chwili przyciągnąć niemal 250 tysięcy graczy. Ba, że Dragon's Dogma 2 to dobra gra, zdaje się uważać zwłaszcza ci, którzy narzekają na nią najgłośniej, a już w szczególności wielcy fani poprzedniej części. Bo niestety, czują się oni przez Capcom nieco oszukani. I właśnie o tym, dlaczego tak się czują i co oznacza to dla całej branży, będzie dzisiejszy film. I będzie też o tym, jak Dragon's Dogma 2 wygląda i działa na PC-tach dzięki technikom Nvidia. Bo to właśnie... A, no to ma sponsora, ale to sponsorem nie jest Dragon's Dogma. Unreal fanowski. Jak nie zapomnę, to zobaczymy, czy jak będę miał czas. A, czyli Nvidia go zasponsorowała, okej. Okay. A z ray tracingiem i DLSS... Jeśli chodzi o te negatywne oceny, nawet jeśli... O, to wyłączę mnie po stoleci. Nawet jeśli gra jest dobra, moim zdaniem powinno się wypalać mikrotransakcje żywym ogniem. Bo to jest smutne, jak ludzie bronią tych mikropłatności. Nawet jak oni na nic nie wpływają, nie powinny być w grze single player. Koniec, kropka. Im ludzie będą bardziej przytakiwać, nawet jeśli gra jest dobra mikropłatnością, to tym więcej ich będzie, przez co celowo będą twórcy psuli gry single player, żeby naprawiać gameplay mikropłatnościami. Ale jestem ciekaw, co powie o samej grze. Jak ją zrecenzuje? Jak do tego podejdzie? Czy jako fanboy, czy podejdzie do tego uczciwie? Tej recenzji. Nie z tego filmu. No dobrze, więc czemu właściwie tak wielu graczy jest złych na Dragon's Dogma 2? Powodem są oczywiście znajdujące się w grze mikropłatności. Tych jest sporo, bo na stronie Steama znaleźć możemy aż 21 pozycji, choć tak naprawdę większość z tego to warianty zaledwie kilku opcji. A że kosztują one tylko góra kilkanaście złotych, to w sumie nie ma... Jak to tylko kilkanaście złotych? Nie powinno być w grze single player 13 złotych za jakąś durną rzecz z kryształkami. Zagrajnik, ja wszystko rozumiem. Ale to jest, to nie... To nawet mogło kosztować złotówkę. Tego nie powinno po prostu być, kropka. Czy chcielibyście, żeby w Gothicu Remake, nawet jeśli byłby jakiś bóg, który pozwoliłby, zresztą dało się tak robić w oryginale, żebyście mieli tyle bryłek, ile chcecie, rudy,
żeby dało się kupować bryłeczki rudy za prawdziwe siano? W Gotyszku remake? Ale to przecież to nie, ale to komu to przeszkadza? Przecież prawdziwi gracze Gotyka nic sobie poradzą, nie muszą nic kupować. Ale to psuje grę. Niezależnie ile kosztuje. To niech gra kosztuje po prostu więcej, a chcielibyście, no to dobrze, no to ja też czekam na mikropłatności w Gotyczku. No. A do wesołych świąt. Widzę, niektórzy już do świąt się przygotowują, to dobrego dzionka wam życzę. Ma problemu, co? Otóż myślę, że jednak jest, bo tak się składa, że niektóre z tych opłat dotyczą kwestii związanych integralnie z samą ideą gry. Oto więc w grze, która z czasów pierwszej części znana była z wysokiego poziomu trudności i bezkompromisowości, za drobną opłatą można skrzesić swoich towarzyszy. Brutalna mechanika, która w założeniach miała być dla graczy pewną karą, miała wymuszać na nich ostrożność, a także zacieśniać więź z pionkami, które przecież stanowią najważniejszy element i z którego wynikają wszystkie inne istotne aspekty, udarta została z całego swojego mistycyzmu i potencjalnie drastycznie straciła na znaczeniu. Wyobraźcie sobie, że wyszedłby ten DLC do Elden Ringa. I bossów dałoby się pokonać za kasę. No też niektórzy mogliby mówić, że o, bo to jest dla casuali, bo oni mają problemy z przejściem gry, a hardkorowi gracze i tak przejdą. Popsułoby to grę. No nie mówcie, że nie. Nie mówcie, że z tyłu głowy nie mieliby się coś takiego, kurde, coś tutaj jest nie tak. Bo jakie to wszystko ma znaczenie, skoro wystarczy niewielka opłata, a martwe postacie powracają do życia? Rzecz jasna, z tego powodu w oczach graczy całkiem wypaczona została także intencja, taką tę mechanikę wprowadzono do gry, bo zaczęła im się jawić wyłącznie jako skok na kasę. Oczywiście Dragon's Dogma 2 pozwala skrzeszać towarzyszy za pomocą przedmiotów zdobywanych podczas gry. Tych samych notabene, które można kupić za faktyczne pieniądze. Jest to jednak towar deficytowy, a skoro tak, nie tylko powoduje, że decyzję o skrzeszeniu ważymy, ale też staramy się robić wszystko, żeby w ogóle do takiej sytuacji nie doszło. Obecność płatnego skrzeszania na wielu poziomach zupełnie zmienia więc mentalność graczy i powoduje, że pierwotna, przyświecająca grze wizja zostaje wypaczona. I może to mieć miejsce nawet w przypadku tych graczy, którzy z płatnej opcji nigdy korzystać nie planowali, zwłaszcza gdy znajdą się oni w trudnej sytuacji, a sama świadomość, że rozwiązanie istnieje, będzie powodować frustrację. Jednak płatne... Czekajcie, wiecie co, bo ja mam tytuł nie zmienił na Dragon's Dogma. Dragon's Dogma 2 dram ciąg dalszy. Zmienimy sobie nazwę streamika. Ale wiecie co, najgorsze jest to, że jeśli komuś te mikropłatności nie przeszkadzają i mu się w tą grę gra świetnie, bo ja nie ukrywam, że ta gra może być 10 na 10, jeśli pomijając te wszystkie wady, ale oni specjalnie będą utrudniać grę, żeby łatwiej było przechodzić się mikropłatnościami. Po prostu wszyscy na tym stracą. Kamienie wskrzeszenia mają jeszcze jeden negatywny skutek. Czy też, ściśle mówiąc, powodują, że inna, pozornie wielka siła gry zaczęła być postrzegana za jej wadę. Mowa oczywiście o tylko dwóch slotach na zapis, automatycznym i ręcznym. Ich obecność, pierwotnie nadająca wagę wielu decyzjom i wymuszająca jeszcze większą ostrożność, a także po prostu pasująca do mrocznego klimatu gry, teraz zaczęła być postrzegana po prostu jako kolejna zachęta, by jednak sięgnąć głębiej do portfela. Bo mając tylko dwa sloty na zapis, z czego jeden odświeżający się automatycznie, w czasem trudnych do przewidzenia momentach, znacznie trudniej jest cofnąć skutki nagłych porażek. Ba, mechanika mająca chlubnie ukrócić pewne praktyki graczy dążących do idealnego przejścia gry, a więc wykonujących kompulsywne zapisy, spowodowała, że część z nich zaczęła kombinować jeszcze bardziej, zupełnie rujnując sobie doświadczenie. Bo tak można chyba określić paniczne wyłączanie gry w obliczu nieuchronnej porażki, mając nadzieję, że ostatni automatyczny save miał miejsce jeszcze przed tragedią. Ta. Ale z winy płatności wypaczeniu uległ także inny w założeniu świetny pomysł. Znaczy, coś czuję, że nawet bez całej tej afery część graczy kręciłaby nosem na tylko jeden slot na postać na grę, ale moim zdaniem taka permanentność niektórych pozornie błahych decyzji to w grach rzecz wielce pożądana. Choćby dlatego, że nadaje sensu całemu temu dającemu niesamowite możliwości kreatorowi postaci i powoduje, że gracze czują ze swoimi awatarami szczególną więź. No dobra, ale jak zrobiłeś złą postać, no bo my mamy wrócić do starych czasów, gdzie trzeba było poświęcić pierwsze 30 godzin gry na szukanie buildów na internecie, bo jak się wydało jeden zły punkt skilla, to trzeba było rysować postać. Tak było na przykład w chociażby Diablo 2, jak jeszcze wprowadzili możliwość resetu skilli. Że jak się przypadkowo dało jeden za mało punkt w Blizzarda czarodziejeczką, to trzeba było od początku postać robić, no trochę nie tędy droga. Tym bardziej, że co, jak ktoś na waszym kompie będzie chciał sobie grać z waszego rodzeństwa i będzie chciał sobie zrobić nową postać, to co, musi drugą grę kupić? Podobny pomysł świetnie sprawdził się też na przykład w Animal Crossing, gdzie wyspa przypisana była nie do save'a, czy nawet konta gracza, a konsoli. I fajnie, sens w tym, że w dogmie wygląd postaci można zmienić także zadyszkę, więc cała gadka o jakichś więziach i nie odwracam... Nie piszcie tak! Wydziady.
Ności decyzji zupełnie traci sens. I znowu, opcja ta niby dostępna jest także w grze, za darmo, ale wpleciona została w jej świat i wiąże się z koniecznością poświęcenia na to czasu, energii i zasobów. Innymi słowy, w dalszym stopniu buduje klimat gry, które wrzucenie tej opcji do sklepu dla odmiany rujnuje. A skoro mowa o postaci, to żeby stworzyć zupełnie nową, trzeba grzebać w plikach gry. To głupie. To naprawdę jest głupie i chyba w końcu zauważyli to także sami twórcy, bo w pierwszym dużym patchu właśnie ta kwestia ma ulec zmianie, a gracze mają w końcu otrzymać możliwość normalnego rozpoczęcia nowej gry. Różnych mikropłatności jest oczywiście więcej. To dobrze, że to naprawili. Ciekawe czy... My chyba żyjemy w takim czasie, że jak się mleko wylało, to trudno już przywrócić łaskę graczy fanów. I wiecie, no ja wiem, że są dwa obozy, stary obóz i nowy, stary obóz i nowy obóz. Ale fajnie, jakby niektórzy też czasami dołączali do obozu na bagni i potrafili zobaczyć też dobre rzeczy, aczkolwiek nie ukrywam, że często jest tak, że w nowych grach no sporo rzeczy już powinno być na premierę, a nie było. W tym tak dziwaczne jak ambiwalentne kadzidło szczeliny, pozwalające na dokonanie losowej zmiany upodobań pionka, także zadyszkę i także sobów. Rzadkich i drogich, co jednak w przypadku waluty w świecie gry tylko potęguje klimat i powoduje, że dwa razy się zastanowimy, nim wybierzemy się w daleką podróż. I wszystko, co wiąże się z wędrówką po świecie, to świetne pomysły, po raz kolejny jednak znajdujące się w cieniu mikropłatności. No oczywiście, kryształy portu można kupić także za prawdziwe pieniądze. I już... Oczywiście, że tak. O, powrót lagów 17. Lagi 17 kontratakują. Chyba nie pogramy się w Battlefronta, bo lagi kontratakują, czacik. Musimy wcześniej robić te, póki nie ogarnę internetu, to może trochę potrwać, bo muszę szachermacher robić, żeby to wyszło. Musimy robić te streamy wcześniej, chcecie jeszcze Battlefronta. Tylko 13.50. Chcesz pan przeteleportować się do Xardasa, zapłać pan 13.50. Tylko tyle. Oczywiście, znowu zdaje się to wybaczać pierwotną ideę gry. Ideę przyświecającą już części pierwszej, ale tym razem może być odbierane także jako dowód na hipokryzję twórców. Bo przecież zaledwie kilka tygodni przed premierą sam reżyser gry, Hideaki Itsuno, powiedział: naszym celem było przygotowanie drogi tak przyjemnej, by gracze nie czuli potrzeby posiadania konia. Wbudowaliśmy w mapę sporo zabawy, żeby gracze nie nudzili się w podróży. A następnie Hideaki dodał ze śmiechem, że wraz z zespołem dążył do wywołania poczucia, iż jazda konna byłaby dla graczy powodem do wstydu. Idea szczytna, podejście świetne, ale w przypadku gry, w której za pieniądze można kupić możliwość szybkiej podróży, te słowa nie brzmią niestety zbyt dobrze. Tym bardziej, że ja pamiętam, że ludzie się śmieli z tego, że oni chcieli, mówili, że naprawią, nie pamiętam dokładnie cytatu, ale śmieli się ludzie, że chcieli naprawić problem tej podróży z pierwszej części, no i naprawili w mikropłatnościach, ha 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 ha, badumcy, super. Takie wypowiedzi pozwalają jednak podejrzewać, że pomysł na wszystkie te mikropłatności nie wyszedł od ludzi, którzy grę tworzyli i ewidentnie włożyli w nią serce, a od księgowych Capcomu. Chciałoby się powiedzieć, czyli jak zawsze, bo przecież firma ma długą historię umieszczania mikropłatności w swoich grach, a już w szczególności tych najgłośniejszych. Do Devil May Cry sami bagatela aż 32, a pośród nich zestawy czerwonych o... Devil May Cry, ty masz takie ładne pioseneczki, krzesło i motywacja, memy. I ty tak to robisz? Boże, alternatywne kolory Vergila za 8 zł, super. To nawet od... Ja słyszałem o innych dramach Capcomu, ale no nie wiedziałem, że nawet w Devilu tak wpieprzają takie rzeczy. Orbów, czyli waluty pozwalającej rozwijać postacie. W jednej z moich ulubionych gier 2021 roku, czyli Monster Hunter Rise, mikropłatności jest grubo ponad 100, a choć większość z nich dotyczy nieistotnej kosmetyki, to zapłacić można także za tę istotną, związaną ze zmianą wyglądu postaci. W świetnie przyjętym remake'u Resident Evil 4 możemy oczywiście kupić mnóstwo różnych skinów, ale jest i mapa skarbów za prawie dwie dyszki, dzięki której możemy odnaleźć zupełnie nowe łupy. Za to absolutnie cudowny remake Resident Evil 2, także za dwie dyszki, pozwala na zakup DLC o wielce znaczącej nazwie All In Game Rewards Unlocked, który odblokowuje, no cóż, wszystkie nagrody w grze, łącznie z tymi za najbardziej cudaczność. Czy oni zrobili, że ludzie, którzy lubią wbijać platyny w grze, mogą zrobić tak, albo mogą spędzić masę godzin, żeby je wbić, albo mogą zrobić tak kartę zrobić. I już. Przeszedłem Resident Evil, ale muszę być dobry. Osiągnięcia. I oczywiście, także w przypadku tych gier zawsze byli gracze, którzy głośno narzekali, ustalmy jednak, że tam przeszło to bez większego echa. Dlaczego? Cóż, może dlatego, że większość z tych dodatków brzmi tak abstrakcyjnie, że większość graczy od początku nie traktowała ich poważnie. To nie tak, że zdobywanie orbów w Devil May Cry stanowi jakikolwiek problem, a od dodatku odblokującego wszystkie nagrody już tylko krok do takiego DLC, które przejdzie dla nas całą grę. No ale właśnie o to chodzi. Ale szczerze, to ja o Rezydencie nie słyszałem, żeby takie dramy były z tym. Dlaczego tak łatwo to przeszło? Aż dziwny, aż się udziwię. Sam fakt istnienia takich DLC można oczywiście postrzegać jako bezczelność, bo w starych dobrych czasach takie rzeczy robiły zupełnie darmowe kody, ale że większość graczy pewnie no nigdy nawet nie rozważało na poważnie ich zakupu, to z automatu zostały one wyparte z ich świadomości. Ale to chyba dobre miejsce, żeby podzielić się z wami moją niepopularną opinią, że mikropłatności w grach singlowych wcale nie muszą być z gruntu złe. Wiem, że na razie się...
w jakim uniwersum? W jakim uniwersum? Powiedzcie mi. Panie Zagrajnik, w jakim uniwersum mikropłatności w grach mają być dobre? Wiecie, co by było dobre? Zrobienie dobrej gry? Róbcie delcaki jak chcecie. Czy takie kurde perełki jak przykład Undertale? To co, byłby lepszy, jakby wprowadzili mikropłatności w grze? No co wy, co panie Zagranik ty gadasz? Ale tak serio. No właśnie, w żadnym. Ja się z wami, kurde, zgadzam, czat. W żadnym przypadku nie byłyby dobre. Po cholerę mikro... Były takie świetne gry, które dzisiaj są klasykami. Po co tam dawać mikropłatności, tak? Jeśli na przykład ktoś nie narzeka na to, że da się kupić kosmetyka w grze single player, to dlaczego nie dać tego kosmetyka jako za osiągnięcie w grze? No jakieś herezje gada, to może aż jestem ciekaw co powie, bo mnie teraz to po prostu czacik wiecie o co chodzi. Ja chciałem, żeby on trochę tą Dragon's Dogmę pobronił, bo ta Dragon's Dogma nie jest złą grą. Ale to, co oni próbują przepchnąć w tej Dragon's Dogmie, jest złe. Ale jak to w grze single player takie rzeczy, kurde, są w niektórych przypadkach dobre? Jeśli chce... Czy w Baldur's Gate potrzebne by było mikropłatności? Byłoby lepsza ta gra, gdyby było mikropłatności? Dlaczego wszyscy opiewają zajebistość Baldura Gatesa trójki? Przecież powinien mieć parę mikropłatności, żeby było lepiej. Dlaczego było takim wielkim wow i takim poruszeniem, że oni na własnej stronie, reklamując grę, dali wielkie info, że nie będzie żadnych mikropłatności. Niektórzy recenzenci za głowę się trzymali, że do takich czasów dożyliśmy, że tak można, że no kurde, że ta gra wyszła świetna bez tego, że można szanować graczy, że nie trzeba gadać jak tutaj, że niektóre mikropłatności są dobre. Co za bzdury. Panie Zagrajnik, mniej bagiennego ziela. Ale no dobra, niech się wytłumaczy, bo jestem w cholerę ciekaw. Się na gniew części z was, ale ja naprawdę uważam, że jeżeli są jakieś ważne, generujące stałe koszta funkcje sieciowe, a płatności nie dotyczą kwestii istotnej dla gameplayu, czyli przede wszystkim są kosmetyczne, to nie ma problemu. I tak, jestem jedną z tych... Co? Czekajcie, ja aż zwolnię to, bo chcę usłyszeć dokładnie, co on powiedział. Wiem, że narażę się na gniew części z was, ale ja naprawdę uważam, że jeżeli są jakieś ważne, generujące stałe koszta funkcje sieciowe, a płatności nie dotyczą kwestii istotnej dla gameplayu, czyli przede wszystkim są kosmetyczne, to nie ma problemu. I tak, jestem... Słyszeliście, żeby Baldur's Gate 3 firma opadała? Bo ja nie. Jakieś stałe koszta, no ale to... Czekajcie, bo czacik włączyłem. Oj, zaraz znajdę czat, bo to jest ten zły... O! Co? Czat! Czy ja czegoś nie rozumiem? Każda firma ponosi koszta. Ale naprawdę myślicie, że z tych mikropłatności to pójdzie dla pani Grażynki, która przy grze pracowała, czy dla kurde szefa, bossa, który za to sobie kupi kolejny jacht? Co? Ja wiem, że są różne koszta. Można zrobić dobrą grę i wypuścić dobre DLC, które się dalej sprzeda. Można zrobić kolejny tytuł. Szczerze, to nawet bym bardziej pochwalił to, jeśli naprawdę tak im źle się żyje, żeby dali możliwość dobrowolnych dotacji. Kto chce, niech kurde płaci, ale to... No nie wiem, czat. Mi się nie podoba, co on tutaj mówi. Jestem jedną z tych osób, do których trafiają słowa Katsuhiro Harada, czyli twórcy Tekena, który bronił obecności sklepików w Uzemce, mówiąc, że dziś koszta stworzenia gry są nieporównywalnie wyższe niż 30 czy nawet 10 lat temu. Oczywiście inna sprawa, że można było ten sklepik zaimplementować zgrabniej i wyraźnie poinformować o jego obecności wcześniej, a nie wyskakiwać z nim nagle jak Philips Konopi parę tygodni. Albo można zrobić tak... Ja mam wrażenie, że mówiąc coś takiego, ludzie myślą, że to właśnie pani Grażynka, która tworzyła tą grę, do niej pójdą te pieniążki. No nie, koszta gry rosną, a dlatego, że co? No, że dlatego, iż tworzą to korporacje, które chcą się nachapać. Tu nie ma w ogóle nic, co to ma wspólnego z czymkolwiek. Okej, są koszta tworzenia gry większe. Dlatego ceny gier rosną. Teraz idziemy na przykład, że gry kosztują $70.
a nie 60. To po co nie rozumiem, po co jest obrona mikropłatności? Serio, w grach single player. I po premierze. Jestem jednak zdania, że da się umiejętnie wpleść nieinwazyjne mikropłatności nawet w grę singlową, co w mojej opinii może stanowić uczciwą wymianę za dobrze pomyślane i działające usługi sieciowe. Świetnym przykładem dla odmiany multiplayerowym niech będzie natomiast choćby Jeszcze raz. Uczciwą wymianę za dobrze pomyślane i działające usługi sieciowe. Dobrze działające usługi sieciowe w grze single player. Ale co to może być, co że... Nie rozumiem, jakie te usługi mogą być. Co będą, że będą social media prowadzili? No mikropłatności, no do wyjebania się nadają, no ja też tak uważam. Ja wiem, że teraz robię konkurencję, jakieś gry mobilne, tego typu rzeczy, ale... Co? Czekamy na powrót internetu 17, czekajcie, cofnę trochę, bo internet 17 kontratakuje znowu. Wrócił internet 17? Wrócił! Jej! Już pani Grażynki skończyły TikToka oglądać. ...usługi sieciowe. Świetnym przykładem dla odmiany multiplayerowym niech będzie natomiast choćby Helldivers 2 z jego świetnie przemyślaną, opartą w większości na kosmetyce, przepustką sezonową. A nawet jeszcze lepszym, bo przecież można ją kupić także za walutę zebraną podczas misji. I tak to się robi. Za demokrację. Mikropłatności w Dragon's Dogma 2 jednak przekraczają pewne granice i właśnie dlatego, w przeciwieństwie do wszystkich innych przytoczonych dzisiaj produkcji, budzą tak wielkie oburzenie. Bo racja, nie decydując się na dodatkowe zakupy, Dogma nadal bawi, a wręcz bawi nawet bardziej, bo zgodnie jest to z pierwotną intencją twórców. Jednak sama świadomość istnienia płatnych opcji, tak jawnie uderzających istotę gry, budzi niesmak. No cóż, obok czegoś takiego trudno przejść obojętnie i trudno nie zadawać sobie wobec tego pytania o przyszłość branży. Jednak niestety zdrada Capcomu może sięgać głębiej, bo nie brakuje poszlak wskazujących na to, że firma do ostatniej chwili skrzętnie ukrywała fakt istnienia mikropłatności. W większości nawet pozytywnych recenzji przed premierą nie było bowiem o nich mowy, bo dziennikarze, jak obecnie niektórzy się zarzekają, nie mieli o nich pojęcia. I z pewnością niektórzy faktycznie nie wiedzieli, nie brakuje też jednak opinii, że Capcom wcale tego faktu nie ukrywał, a stosowne informacje były w e-mailach do twórców zawarte. Jak było istotnie, chyba się już nie dowiemy, ale faktem jest, że o mikropłatnościach w sposób odpowiedni nie poinformowano wcześniej graczy. Ich obecność nie była należycie komunikowana w materiałach promocyjnych, a jedna z nielicznych, przedpremierowych i nader lakonicznych zmianek na ten temat miała miejsce w krótkim wywiadzie dla niewielkiego amerykańskiego portalu o mikroskopijnym zasięgu, Przypadek? Nawet jeśli by to było wyjawione, to i tak by tylko było trochę mniej gorzej, no bo kurczę. Bo na przykład ja rozumiem, że są dodatkowe koszta, jak tworzy się grę. I że gra, no studio musi się utrzymać, tak? I ja mógłbym zrozumieć to, co on powiedział, że no gra po sprzedaży musi się utrzymać, dawać dalsze usługi, bo gra się nie sprzedaje, a studio musi zarabiać. Ale to, ja mam wrażenie, że to takie gadanie w stylu, że jak byłeś w pizzerii i zjadłeś pizzę, to musisz jakiś czas pójść do tej pizzerii i dać im parę złotych, bo już tylko raz zjadłeś pizzę, to oni na tobie nie zarabiają? Takie jest głupie. No nie, przychodzi ktoś inny i też pizzę kupuje. Ty grasz, dajesz dobre słowo i ktoś inny tą grę kupuje i w to gra. W ten sposób te gry zarabiają. Jeszcze bym zrozumiał, gdybyśmy gadali o jakiejś grze multiplayer, gdzie są jakieś gry, usługi, bo przecież musi być do gry dodawany stały content. Ale bez przesady, no nie powiecie mi, że wyszła gra single player i teraz, żeby utrzymać social media, to my musimy jakieś mikropłatności płacić. Przecież przez tyle lat dało to się robić i teraz jest to problem? Jakieś takie szukanie problemu w niczym czasie. Dlaczego ja mam was wyłączonych? No właśnie wiem, że... Czekajcie, bo zniknąłem. O. Zaraz będzie można kupić, żeby ci przeszli grę za ciebie. No właśnie wiem, no ale to takie wytyfy. Ending gry za jedyne 200 zł. Dokładnie. Co, no, wiecie, no też uważam, że internet tak działa, to i tak jest cud. Internet 17. No właśnie, no ale napiwek zostawić, tylko że wiecie, o co chodzi. Napiwek w restauracji stawia się dobrowolnie. I to nie jest tak, że jak ty zamawiasz pizzę, co teraz pizzerie będą tak robiły, że zamawiasz pizzę, to może być herezja, zaraz powiem czy nie, ale pójdźmy w ananasa, niektórzy uznają, niektórzy nie uznają, no ale... W sumie damy ci tylko jednego ananasa, bo pani Grażynka
bo teraz ananasy są drogie, to ja wiem, że ty, ja wiem, że ty zamówiłeś pizzę z ananasem, ale jak chcesz więcej ananasa na pizzę, to w sumie musisz dopłacić. Znaczy, to jest jakieś takie w ogóle, to, co on mówi, jest pozbawione sensu i logiki, bo oczywiście, że możemy się doszukać takich rzeczy tutaj, tak? Ale to nie jest naszym obowiązkiem, żeby utrzymywać tą firmę. Jeśli oni uważają, że gra jest zawalista, no to niech podniosą cenę gry i będziemy wiedzieć, za co płacimy. A nie będzie się gra przychodziła za nas single player za pieniądze. Ja mam wrażenie, że gry single player to jest ostatni bastion, gdzie jeszcze można poczuć jakąś satysfakcję z gry. W sensie, nie, jak ostatnio, wcześniej gadaliśmy o WoWie, tak? Można sobie pójść, kupić level booster, później kupić WoW tokena i za tego WoW tokena kupić sobie itemy i być super spoko i tak dalej. I to niestety jest bardzo normalizowane. A gry single player to jest ostatni bastion. Jeśli my powoli zaczniemy uchylać rąbka, no to jak teraz trzeba, no będzie okej, okay, bo w sumie trzeba jakieś usługi online opłacać, to dlaczego nie pójść o krok dalej i w sumie jeszcze to trzeba opłacić, więc dobra, to jeszcze dajmy skórki, a jeszcze pani Grażynce trzeba dać premię, no to dobra, no to niech się gra single player, niech się gra single player przejdzie za nas. Niestety, no trzeba twardo stać, bo inaczej to no będą bryłki w gotiku za pieniążki. Internet 17 powraca. Dlatego większość graczy po prostu nie mogła dotrzeć. I choć ja też mam zasłonę kapkomowi za to, jak potraktował graczy, chyba bardziej irytuje mnie, jak to zaszkodził własnej grze. Grze niesamowicie dobrej w mojej opinii, bo tak, to nie przypadek, że tak wielu graczy nie może się od Dragon's Dogma 2 oderwać. To olbrzymia, wściekle grywalna. Ja wiem, czacik, przepraszam, ale cofnę, bo się Internet 17 ożywił. I choć ja też mam zasłonę kapkomowi za to, jak potraktował graczy, chyba bardziej irytuje mnie, jak to zaszkodził własnej grze. Grze niesamowicie dobrej w mojej opinii, bo tak, to nie przypadek, że tak wielu graczy nie może się od Dragon's Dogma 2 oderwać. To olbrzymia, wściekle grywalna i kipiąca, fantastycznym, mrocznym klimatem produkcja, w której udało się twórcom zawrzeć całe mnóstwo świetnych pomysłów. Takich, które z chęcią zobaczyłbym i w innych grach, jak choćby inteligentni towarzysze, zadania z limitem czasowym, nieuliczalna choroba, której przeoczenie może nam totalnie pokrzyżować plany, bezlitosny cykl dnia i nocy, czy tak, także tylko jeden zapis, czy wszelkie utrudnienia związane z szybką podróżą. I choć daleki jestem od ukończenia dogmy, na ten moment dużo bardziej przychylam się do opinii osób wystawiających jej wysokie noty, niż tych, którzy uważają, że wszystko w niej jest dokumentnie złe, począwszy od modelu płatności, choć oczywiście nie, żebym nie rozumiał przyczyn ich rozgoryczenia. Naprawdę ubolewam więc nad tym, że Dragon's Dogma 2 na zawsze już będzie kojarzona przede wszystkim z aferą z mikropłatnościami, nawet pomimo pewnych, choć ustalmy, ciągle niezgrabnych kroków Capcomu mających załagodzić sytuację. Widzę zapowiedź dodania możliwości rozpoczęcia nowej gry. Bo to serio, świetny RPG jest. I mówię to z pełną świadomością, że takie słowa mogą mieć poważne konsekwencje, bo przyzwolenie na podobne działania może stanowić niebezpieczny precedens i może spotęgować antykonsumenckie działania wydawców w przyszłości. Jednocześnie jednak rozumiem ludzi, którzy na Dogma 2 czekali latami albo czują po prostu, że to gra dla nich i po ludzku chcą sobie w nią pograć, niezależnie od mikropłatności. I osobiście nie mam im tego za złe. Zwłaszcza, że nie brakuje osób, które dzielnie wystawiają grze oceny negatywne, nawet mimo faktu, że spędzają w niej dziesiątki godzin i świetnie się bawią. Pozostaje mieć nadzieję, że ogrom negatywnej reakcji będzie taka w komu stanowić jakiś sygnał i że księgowi firmy, czytając wszystkie te komentarze i ocierając łzy bankrutami pochodzącymi z doskonałej sprzedaży gry, w przyszłości będą podejmować lepsze decyzje. A dla tych... Ja już widzę, jak oni... Żeby jeszcze, wierzcie co, ja mam wrażenie, że ci księgowi, ci szefowie tych korpo studiów, ja mam wrażenie, że nawet nie wiedzą, jakie gry się nazywają, więc nie, oni tych recenzji nie będą czytali. Zobacz tylko stan konta, że mikropłatności o taki konkretny procent zwiększyły dochody gry i to będzie dla nich wyznacznik, a nie jakieś recenzje na Steamie. Bo wcześniej gadaliśmy o WoWie. Narzekają ludzie, narzekają i się nic z tym WoWem nie dzieje, bo dużo zarabiają. I tak dużo ludzi gra, pomimo to, że dużo ludzi gra. A wiecie, kiedy na przykład... wcześniej na przykład gadaliśmy o Marvelu. Kiedy on zaczął się zmieniać? Jakim się po dupie z pieniędzmi oberwało? Tylko to te firmy rozumieją. A nie recenzje na Steamie. Nie zdziwię się, jeśli gry skończą na zasadzie subskrypcji, tak jak mówił Ubisoft. No, mogą skończyć. Póki co żyjemy w takich trochę dobrych czasach, że da się kupić... jakąś usługę i pograć sobie, jakąś subskrypcję można sobie kupić i pograć można w jakąś grę o wiele taniej. Dużo ludzi tak grało w Starfielda, którzy nie chcieli po prostu go kupować, więc sobie wykupili. Wydaje mi się, że tą lepszą, tą droższą wersję tego Microsoftowego systemu subskrypcji tak sobie pograli w Starfielda, tylko że oni to robią na zasadzie przyciągnięcia widzów do siebie, w sensie widzów, przyciągnięcia do siebie kupców potencjalnych, a czy te, po prostu mam wrażenie, że kiedyś te piękne lata się skończą
i właśnie będziemy płacić za jakieś bzdury, jak tutaj mówimy, że no, gra skończy się na zasadzie subskrypcji. Więc zobaczymy, co jeszcze powie do końca. Tych, którzy panują bojkot totalny. Cóż, całe szczęście, że nadal na każdą dogmę Resident Evil czy Skyward Sword HD, gdzie nieco wygodniejszą przyszłą podróż można było blokować wyłącznie za pomocą figurki Amiibo i to też postrzegane było swego czasu jako skandal, przypada taki na przykład Baldur's Gate 3, do którego nie tylko nie ma absolutnie żadnych mikropłatności, ale wręcz twórcy na długo po premierze i zgarnięciu wszelkich możliwych nagród i wyróżnień nadal dodają zawartość zupełnie za darmo. Tylko dlatego, że kochają swoją grę i chcą ją uczynić jeszcze lepiej. Da się? Głodują tam od Blizzarda? Pani Grażynka musiała kota sprzedać, żeby móc wypuścić za darmo rzeczy do Baldura? Po co broń te durne mikrotransakcje? Hello there na czacie. Lepszą. A takich gier jest na szczęście dużo, dużo więcej. Czasem trzeba ich tylko poszukać. Nie zawsze pośród tych najgłośniejszych produkcji. Do czego was serdecznie zachęcam. Wracając jednak do dogmy, to do mimo wszystko licznych jej zalet, bez cienia wątpliwości nie można chyba jednak zaliczyć oprawy i technikaliów. Bo choć w mojej opinii grafika jest ładna i w przeciwny sposób doskonale pasuje do klimatu gry, to jednak nie da się ukryć, że jest też jednak nieco surowa, żeby nie powiedzieć, że momentami wręcz przestarzała. Co jednak nie przeszkadza jej działać grubo poniżej oczekiwań zarówno na konsolach, jak i wielu PC-tach i trudno uwierzyć, że jest to spowodowane wyłącznie obecnością zaawansowanej fizyki czy systemu de novo. Ja miałem jednak to szczęście testować dogmę na najnowszym GeForce RTX 4070 Ti Super od Nvidia, gdzie w najwyższych detalach i w rozdzielczości Full HD gra działała stabilnie i zadowalająco płynnie, jak na fakt, że nie została należycie zoptymalizowana. Czyli w okolicach 80 klatek, niezależnie od widoków na ekranie czy widywnego zgiełku. I działała tak także po włączeniu ray tracingu, który w jej przypadku odnosi się do oświetlenia, czyniąc jej jeszcze bardziej subtelnym i wiarygodnym. Znacznie lepiej wypada więc kontrast między miejscami w cieniu i w słońcu, a taki las wydaje się być dzięki temu znacznie bardziej mroczny. Mrok gęstnieje także wewnątrz budynków, zwłaszcza... Ja wam pokażę, jakiego ja mam RTX-a. Tylko muszę zrobić... O. Patrzcie to, czacik, ja wam pokażę prawdziwego RTX-a. O, zrobimy sobie tak. Patrzcie. Pyk. O. 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 To jest RTX off, RTX on. Taka kurde, patrzcie jakie reklamy im zrobiłem. Gdzie mój kurde hajsik Nvidia, co? Gdy oświetlona jest tylko niewielka ich część przez padające w złoto światło. I również na zewnątrz dużo lepsza globalna iluminacja powoduje, że na przykład ściany budynków nie sprawiają wrażenia jakby świeciły. I wszystko to świetnie licuje z mrocznym klimatem gry. Niestety z winy silnika gry czasem zdarzają się nagłe spadki w okolice 30 klatek, których gra uparcie się trzyma i na co pomaga jedynie ponowne jej uruchomienie. Twórcy są jednak świadomi tych problemów i ogłosili już, że w najbliższych łatkach będą się nimi zajmować. K poprawie wydajności gry w dużym stopniu pomaga DLSS, czyli technika Nvidia, dzięki której obraz w niższej rozdzielczości poprawiany jest w locie przez sztuczną inteligencję i wygląda niemal jak natywna. A mimo lepszego działania, obraz jest zadziwiająco ostry nawet na ustawieniach wydajności, choć oczywiście trzeba się wówczas liczyć z pewnymi przekłamaniami, bo wyjściowa rozdzielczość jest znacznie niższa od natywnej. Co ciekawe, mimo zapowiedzi, twórcy nie wyrobili się na premierę z implementacją innej techniki Nvidia, czyli Frame Generation. A przecież ta byłaby w przypadku dogmy zbawienna, bo tworząc klatki pośrednie pomiędzy tymi wygenerowanymi przez kartę, w wielu grach technika ta zwiększa wydajność nawet o 250%. W takim choćby Cyberpunku czyniąc cuda i pozwalając... Czy po prostu ja żyję... Oj, internet 17 wrócił. Czy ja żyję jakiś... Czy ja żyję w jakichś starych czasach, gdzie... Powiem tak, czy Polska przez parę lat się zmieniła i my nie wszyscy nie gramy na kartoflach? Przepraszam was bardzo, ale to nie jest przypadek, że dużo ludzi w Polsce gra w LoL'a. Po pierwsze, bo za darmo to jest uczciwa cena, a po drugie, bo ta gra ma małe wymagania. Ale okej. Okay. Go komfortowo nawet złączonym path tracingiem, czyli najlepszą obecnie formą śledzenia promieni. Znowu jednak, twórcy wydali przeświadczenie, że ta wyczekiwana funkcja pojawi się w dogmie w najbliższej aktualizacji. Najwyższy czas, bo niektórzy niecierpliwi gracze zaczęli to już robić na własną rękę, czego efektem są dodające implementacje Frame Generation mody. A co do karty graficznej od KFA 2, czyli GeForce RTX 4070 Ti Super... Dobra, on tutaj tylko gada już tego, bo i tak internet 17. Gada tylko... Interesują się wrócić, on tylko gada o swoim sponsoringu. Nie mam nic przeciwko, każdy coś musi jeść, ale zanim przejdziemy do komentarzy. Miałem nadzieję, że on trochę bardziej pochwali to dogmę, bo skupił się na dramach, a ja chciałem też zobaczyć materiał, dlaczego tyle ludzi w to gra. Jeśli widzieliśmy liczby i tyle ludzi w to gra, to musi być w coś tej grze. Ta gra z jakiegoś powodu musi być dobra. Ja słyszałem, że mam wrażenie, że gdyby usunąć problemy z optymalizacją, która gra miała i mikropłatności, ja wiem, że są tacy hardkorowi jacyś gracze, którzy porównują to do takich bardzo wypisywanych gier, ale mimo wszystko
pokonać, czy mimo tych wad warto w tą grę się wciągnąć. A my cały czas kręcimy się wokół dram, no chyba dlatego, że też jest klikalny temat, ale... Bo też nie ukrywam, że chciałem zagrać w jedynkę i dwójkę, a trochę mi to zniechęciło. Miałem nadzieję, że trochę zobaczymy materiał, który powie coś bardziej gameplayowo, bo chciałbym, żeby była jakaś alternatywa jeszcze. Też jestem fanem gier RPG, miała być gra roku, więc miałem nadzieję, że coś z tym się stanie. Na Goticzka czekam, ale remake'a, ale miałem nadzieję, że coś wcześniej też się pojawi. Zobaczmy, co tam w komentarzach ludzie piszą. I wszystko byłoby piękne, gdyby nie chciwość twórców. I też się zgadzam. I te przeklęte dzieciaki i pies. Pośmieszkował sobie, tylko też te mikropłatności w niektórych przypadkach bronił. Jeśli pani Grażynka nie ma co do garnka wsadzić, mimo że i tak moim zdaniem to szefostwo zarabia najwięcej, bo to przecież teraz gry są największym... gry już dawno przebiły Hollywood ogólnie wzięte i przemysł muzyczny razem wzięty. Gry zarabiają tyle, że ja nie mogę. Zapewne dużo do worka dodają gry mobilne, które zarabiają jak najwięcej. No ale kurczę, jeśli pani Grażynka będzie mogła na te święta, ponieważ święta się zbliżają, tak? Nie wiem, kiedy ten film wypuszczę, ale oglądamy to przed świętami, więc jak pani Grażynka z Capcomu będzie mogła tylko poświęcić jedno jajko, a nie dwa, tak? Ha, 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 ha. A nie oszukujmy się, to wszystko jest do szefostwa. Nie można, kurde, pochwalić tych mikropłatności. To niech, jak im tak bardzo kasy potrzeba, to niech podniosą cenę za grę. Ja wiem, że niestety oni idą w tabelki, czyli z tabelki ich pokazuje... Z tabelki im pokazuje, że jak gra będzie droga, to się ludzie obsrają, a mikropłatności tak kupią. Ale jeśli gracze nie będą trzymali bastionu nie w, w grach single, no to co, no to co będzie? To będzie, będzie coraz gorzej, nie będzie lepiej, a uwierzcie mi, że jeśli pani, że jeśli to, co on mówi, że są rzeczy do utrzymania sieciowe, tak? Za to. I to ma być usprawiedliwienie dla mikropłatności. Serio sądzicie, że gdyby to było prawdą, to te dodatkowe pieniądze z mikropłatności poszłyby do pani Grażynki, która nie może poświęcić jajek? Czy poszłoby jak w przypadku Blizzarda, do kurde Boba, który sobie kupuje kolejny jacht? Niech ludzie, którzy... Ja rozumiem, że mają jakieś argumenty, ale niech trochę się pukną w głowę. Zobaczcie sobie, jakie są opinie o Blizzardzie. Dużo ludzi mówi, że praca w Blizzardzie jest ciężka. Nie chodzi o to, że no ktoś jak idzie do pracy, no to nie będzie tam lekko, tak? Ale że w ogóle często tam pracują jakieś nieludzkie warunki. Dlaczego? Przecież powinno być lepiej. Przecież Blizzard ma dużo pieniążków. No to ta pani Grażynka powinna z Blizzarda jajka móc poświęcić, a nie Bob kolejny jacht kupować. Ja mówię tej owowej Blizzardzie. To w ogóle jest troszeczkę... Nie w tą stronę argumentacja moim zdaniem tutaj jest. A witam, nie powiedziałem generał Kenobi, a witam generał Kenobi. Dlaczego czosnek San 17? Ale to zwróć tego donajcika, tam da się zwrócić gdzieś donajciki, nie wiem gdzie, ale się da. A to był mój plan, żeby zawalić ci 3 złote. A wiesz, dlaczego zawaliłem ci te 3 złote z donata, które to realnie dzisiaj jest 2 złote? Bo posłuchajcie, jestem tak biedny youtuberem, streamerem, że nie miałem za co jajek poświęcić. Musiałem ci ukraść 3 złote, bo ja mam, moja mama nazywa się pani Grażynka i jajek nie mogła poświęcić za to, że ukradłem ci 2 złote, tak jak Capcom z mikrotransakcji teraz będzie mogła poświęcić. Jej! Za Gomeza! O Boże. Jednak jest. Znany gość wpłacił 3 złote. Jak jadłem tort na urodzinach pani planety, czułem, że ktoś siedzi w szafie. Zignorowałem to i poszedłem do kuchni, a tam spostrzegłem wielki napis rower. Był to wspaniały wieczór. Nawet Shrek dał koncert z Miszorem. Potrzeba kamienia, mój panie. Wiecie co? Za Gomeza! O! Shadom wpłacił 3 złote, w darmowych grach nieinwazyjne płatności można, ale w grach za pełną cenę nie ma prawa, jak mają pretensje, że wydają za dużo na produkcję gry, to po prostu mniej wydawajcie na produkcję, no. Najlepsze gry i tak zostały zrobione przez garstkę pasjonatów. Też mi tak się wydaje, więc
Dla mnie bronienie tego jest głupie, bo nawet jeśli w tym jest jakiś procent racji, to tylko wykorzystane zostanie i pójdzie w złą stronę dla tych kurde korporacji. Internet 17 wracaj. Jeśli macie wydawać na durne mikropłatności w Dragon's Dogmie, które powinny być w grze, no to możecie wysyłać 3 złote mi z pięknym donatem o rowerze i nieironicznie to bardziej pomoże branży gier. Bo oni będą ci kurde chciwe korpolutki, co chcą sobie kolejny jacht kupić, mniej będą tych pieniędzy miały i może będą po prostu wydawali dobre gry, jak Baldur's Gate 3, a nie będą hachmancili tutaj. No pieniędzy im się w głowach poprzewracało i zauważyliście, że to dopiero się zaczęło dziać. To już było od dawna, z jakichś starych czasów Pegasusa, taki polski NES. Też było 10 tysięcy gier w jednym, przy czym to było 10 gier, które się powtarzały. Zawsze próbowali hachmędzić przy takich rzeczach. Tylko że teraz to jest po prostu tak normalizowane, że to jest przerażające dla mnie. A zobaczmy już komentarze i zobaczymy, co jest gotyczka na ray tracingu. Nie powinniśmy pozwalać na coś takiego. Sami kręcimy na siebie bata, a potem będzie tylko chlip-chlip. No tak! To jest plus jeden, aż dam temu komentarzowi plus, temu kurde komentarzowi plus. Kurczę. No nie powinniśmy tego czegoś pozwalać. Sami kręcimy sobie bata, chlip-chlip. Później będą płakali. O Boże, gry złe! A zaczęło się od durnego konia z Obliviona. Czekajcie, jednak muszę to pomniejszyć albo kamerkę przesunąć, żeby było widać. O, komentarze. Przykre jest to, że zmiany kosmetyczne za hajs nie stanowią dla siebie problemu. No właśnie, przecież od tego konia, no właśnie, ej, gość mi czyta w myślach. Przecież to od pancerza dla konia w Oblivionie mikropłatności zaistniały w świecie gier. I smutne jest to, że wtedy to było ostro hejtowane, ale ja mam wrażenie, że ten koń zarobił więcej niż Oblivion. Zapewne tak nie było, ale, bo nie mamy statystyk, ale nie zdziwiłbym się, gdyby to była prawda, że nawet wtedy, jak to było hejtowane, to i tak ten koń zarobił więcej niż cały Oblivion. Oni się skopnęli, kurde, coś z tego może być. Tym bardziej mnie to dziwiło, że w Oblivionie przecież były mody, a ludzie tak to kupowali. No ale cóż. Minęło od tego pamiętnego pancerza kilkanaście lat i masz teraz w grze sklepik z mikropłatnościami, których jest mnóstwo. Teraz akceptujesz zmiany stylistyczne, ale reszta to fujka. Za parę lat, no kurczę, a to jest taki true komentarz, za kilk lat będziesz musiał zaakceptować zapisy gry na żądanie czy inne mechaniki. Też to próbowali wprowadzić już lata temu, robiłem parodię z Deus Exa i Metal Gear Survivor, też kurczę. Zapisy płatne i innych mechanikach, to też jesteśmy chyba przed tym. A obecnie nie pomyliłbyś się, że można je zmonetyzować. A obecnie nie pomyślałbyś, że można je zmonetyzować. Mikropłatności w grach to totalny safe i przymykanie oka lub wybiorcze ich akceptowanie. Wiąże się z pełną akceptacją całego systemu. Powiem tylko tyle. I już. Ja mam wrażenie, że ten film dostał sporo dislike'ów właśnie za tą wypowiedź. Jedną wypowiedź, że mikropłatności mogą nie być takie złe, bo pani Grażynka musi sobie jajka poświęcić, a nie ma za co. Gdyby te pieniądze jeszcze realnie szły do pani Grażynki, to bym to zaakceptował, a wiemy, że tak nie jest. Strike Force Hero nie ma mikropłatności. Nawet nie wiem, co to za giereczka. A, to też było dobre. Trochę słabo, że w tym wszystkim zapomniałeś o braku języka polskiego. Mnie też to boli, chociaż że przede wszystkim wina Cenegi. Też słyszałem właśnie, że Cenega, jak robi czasami lokalizację polską, to za głowę idzie się złapać. To nie było tak, że oni chyba w Dragon's Dogmie zrobili, w jakiejś grze zrobili, że były żywioły. I był, wiecie, water, air, fire i oni fire przetłumaczyli jako strzał. I był żywioł strzału. Tutaj po prostu
te komentarze, za które myślę, że on dostał tyle dislajków. Wspomnienie, że bronienie mikro w płatnych grach single to jest absurd. EA bez zmian, a nie zaraz to Capcom. Tak, to jest wszystko. Oj, ale co teraz tak zagranik jest hejtowany? Zagranik w formie zgadza się z mikropłatnościami, oczy zamknięte na wszystkie problemy. Jak nie patrzy na problemy, to ich nie ma. No i ignorowanie problemów też jest problemem. Albo minę na kopalnię w jakiejś grze. No. Ale o, dobry komentarz, no właśnie. W tym Battlefroncie najnowszym już nie ma mikropłatności. Wiecie, jak teraz to grę się dobrze gra? Ja wiem, że to jest gra multi i teoretycznie, gdyby oni zrobili jakieś mikropłatności, to gra dalej mogłaby być aktualizowana. Ale jeśli spojrzymy na nią pod kątem, czy gra jest teraz lepsza, tak jest lepsza. Bo da się normalnie za progres odblokować rzeczy. Wiecie, jak to daje satysfakcję? Że ty wiesz, że ty odblokowałeś tą postać własnymi siłami, a nie kurde kupiłeś wudera, bo zrobiłeś do it kartą, do it kurde, do it. Co to? Do it przejście gry, do it kurde wszystkie achievementy w grze, do it najlepsi bohaterowie, ale jestem dobry w te gry komputerowe. Tak dużo gram tą kartą, że aż mnie nadgarstek boli. Tak napieprzam kurczę. Zobaczmy jeszcze szybko, już może na do widzenia, bo ja w sumie też bym musiał się do jakichś świąt przygotować. O co chodzi z tym God Hits Real... Ups. To jest to. Dlaczego ja ten mam film obejrzany, skoro go nie oglądałem? Halo. O, poczekaj, aż Internet 17 wróci. Po co gra w jakąś Dragon's Dogma, o której rozmawialiśmy? Marnować pieniążki na jakieś durne mikropłatności, tym złym... Co, błąd YouTube'ka? Po co kurde marnować pieniążki, jakieś durne mikropłatności, jak można zagrać sobie w Goticzka na Unreal Engine 4? Gra idealna. Ja po prostu nie wierzę, że gra po tylu latach ma takich pasjonatów, którzy robią takie rzeczy. Coś mi tutaj trzy kropki zrobiło, coś zablokowało jakiś tekst. Gothic 1 na Unreal Engine 4. I mnie po prostu fascynuje ta gra, serio. O tym można byłoby całe książki napisać, szczególnie w Polsce, jak ta gra jest popularna. Ja bym mógł nawet powiedzieć, oczywiście musiałbym to argumentować, ale jeśli ktoś by mi powiedział, że Gothic jest lepszy od Wieśka, to bym, pierwsze co zrobiłbym, to nie nazwałbym go, bym go szaleńcem. Po prostu miłość jest taka, ja mam wrażenie, że czy właśnie, nie, no linku nie widzę. Linki chyba blokuje. A jeśli jakiś filmik na tubku, to lepiej piszcie po prostu tytuł tego filmu, to ja sobie go przekleję w wyszukiwarkę. To chodziło o ten filmik? Chyba o ten filmik, no nie? Gothic na Real Engine, no bo to widzę. Na Unreal Engine, bo to jest najnowszy filmik, widzę, z przed 6 dni. Więc o to chodziło zapewne. A, to jest to. No to dobra, no to zobaczmy naszego pięknego Gothiczka. W co będziemy, kurde, grać? Nie jakieś Battlefronty, Dragon's Dogma, tylko Gothic na Unreal Engine. Niby nowy silnik, a gra, a walka tak samo drewnianie piękna. Oj, chyba Capcom robił, bo nie ma języka polskiego. Uuu. Czekajcie, jak jest głosem? Bezi! Co on tak kurde stoi jak... Co on Bena Suolo zobaczył? Ducha mocy Bena Suolo zobaczył i tak kurde... Groźny ten Bezi teraz, ja się go boję. Czy on zaczął wędrować jak taki...
sorry, czacik, ale... Czekajcie, bez chodzenia większy... O! Bezi to kurde zaczął chodzić, jakby miał wielkie kochony z między nogami. Tak wielkie, że musi kurde chodzić w rozkroku. To ten Unreal Engine to robi, że jest takim Bezi Swallow się z niego zrobił? Kiedy by był następny stream? Może jutro, jak ze świąt bym wrócił, gdzieś po południu i by internet 17 ciął, a jak nie, to może w poniedziałek, ale nie obiecuję, bo chcę zmontować filmik na poniedziałek. Bez powodu zupełnie. Przypakował szejkami proteinowymi. Ale czym szejki proteinowe byłyby w uniwersum Goticzka? Co on? Wziął po prostu rudę, skruszył i z rudy sobie wali kur jakieś szejki? To wygląda trochę jak Garry's Mod? No trochę tak. O, co? Ej, co to za herezja? Ja chcę oglądać bez jego słolo. Jakoś powiem wam, że jak widzę starego Gotika, ale biega się w ten sposób, jakoś to dziwnie wygląda, jakby coś nie wypaliło. Błąd w Matrixie w tym Gotiku. Kurde, tak jak zachręca, to prawie jakby się miał wywalić, tak jest masywny. Jak on ten kilo wtrzyma? Normalnie jak jakiś mistrz Jedi. Co? Co to za dźwięki? Bezi, co ci się stało? To brzmi jak jakiś, nie wiem, jakby ktoś w strategii jakiejś umierał. Ruda ma dużo białka. Jak to dziwnie wygląda, muszę... Ja nie wiem, po prostu jestem tak przyzwyczajony do starego Gotika, że jak widzę, że jak on na zakrętach nim buja, jakby trochę przedawkował fisteku zrobionego z magicznej rudy. Jaki ekwipunek! Wow, i nawet jest podział. Oczywiście moja kamera zasłania, więc może zróbmy tak. O. Pięknie. Czekajcie, mam tyle tego, muszę to ogarnąć później. Tutaj jest czacik. O. W ogóle bardzo Gate 3 mi się spodobało. A czekajcie, tylko przeczytam do poprzedniego. Ogólnie bardzo Gate 3 tak mi się podobało, że jak zobaczyłam na promce na Steamie Divinity Origins 1 i 2, to od razu kupiłam. Też fajnie, że można zagrać w inne gry. Jak się te spodobało na tej samej mechanice. I uwierzcie, i nie uwierzycie, ale... Co? Bez durnych mikropłatności? Wow! I nie rozumiem. Czekajcie, ale czekajcie, bo mi mógł rozwaliło. Nie trzeba, żeby pani Grażynka mogła poświęcić jajka. To można zrobić dobrą grę. Tak dobrą, że ludzie zaczynają kupować stare tytuły i nie trzeba dawać mikropłatności. No mózg mnie się rozjebał. Nie mikropłatnością w grach. To jest jeszcze większa herezja tak niż anime. To jest shake proteinowy ze ścierwojada lub wrzoda. Wiecie co, jakbyście wypili shake proteinowy z wrzoda, to raczej bym, jeśli bym był zwierzęciem, to bym od was uciekał. No właśnie, ja nie wiem, jak to bez mikropłatności. Coś się, nie wiem, jakieś głupoty gadacie. Po prostu, jak jeszcze komentując ten poprzedni materiał, ja mam wrażenie, że... Nie oglądałem Zagranika już jakiś czas, ale ja mam wrażenie, że on może w dobrej wierze na siłę próbuje szukać dobrych, jakichś ogólnie pozytywów w złych rzeczach, ale no jak zło jest złe, no to po co w tym szukać czegoś pozytywnego? Trochę na siłę próbuje być takim youtuberem. Nie dziwię się, bo każdy miał ten okres, też okres czasu miałem, że nie można powiedzieć czegoś złego, żeby, mam wrażenie, jakiejś części publiczności nie urazić. Trzeba być zawsze pozytywnym, nie można być tym hejterem. No nie wiem, jakiś taki trochę vibe otrzymałem.
No właśnie, błąd w Matrixie jest. Może kiedyś był inaczej Matrix zaprogramowany, tak naprawdę cały czas w grach były mikropłatności, tylko że Matrix miał jeszcze update'a musiał mieć. Ale zobaczcie, jak, ale kurde, menu w goticzku, jak to, ale nad fajnie to wygląda nawet. Nie mogę się przyzwyczaić do animacji, które, ja może to durnie zabrzmi, ale szczerze, to te animacje wyglądają jeszcze bardziej drewniane niż w oryginale, jak dla mnie, ale to może dlatego, że jestem gotikoholikiem. Co? Przecież to oczywiste, że płacisz 400 zł za grę, a potem musisz dopłacać, to logiczne przecież. Czat, ale weźcie, bo zaraz się zaczną bany sypać, jak będziecie takie durnoty gadać. Ja was uważam za inteligentnych ludzi. Co robicie, jak idziecie do sklepu, kupujecie chleb? Płacicie za chleb, a później znowu za niego płacicie. Czy to nie jest logiczne? Czy tak nie jest? Ja pierdzielę. Jest po prostu czat, ja... Denerwujecie mnie, a ja mam lagę mocy gdzieś w okolicy i bym... Bo w ryj dać mogę dać lagą mocy, jak będziesz takie herezje pisać, że pfu, jak to mikropłatności w single playerie są złe. Oczywiście są dobre i najlepsze. Boże. Bezi jest tak, ale to będzie dobry materiał. Bezi jest takim koksem, że je mięso bokiem. Rozumiecie to? On potrafi mocą pochłaniać to mięso. Widzicie to? To jest dopiero energia czadowska. Jesz mięso bokiem. Nie robisz tak jak reszta społeczeństwa. Jesteś prawdziwym alfą. Jesz mięso bokiem. On po prostu je bokiem, bo tylko wchłania proteiny, tak? Białeczko. A resztę wyrzuca w bok. Cześć na czaciku, cześć. Oczekajcie. Jaki czat wymyślić tytuł tego streamka? To musi być coś dobrego. Got hits. Gotik. Gotik. Lepszy niż Got hits Remake. Remake. Bezi Swolo. I już. Nie wiem. Nazwę to na razie tak. Dzięki, że mi podesłałeś ten czat, za podesłanie tego filmiku, bo to jest po prostu kopalnia fajnych rzeczy. Dobre, i czekajcie. Gothic, ale Bezi to Ben Swolo. Niech będzie taki tytuł. To jest dobry tytuł. O. Bezi. Inaczej. Gothic. Ale Bezi. To Ben Swolo. To jest dobry tytuł, czacik. Taki tytuł zapiszemy. To jest tak piękne. O, patrzcie, ma bryłki rudy i ma tego, to jest Gothic Token. Za prawdziwe pieniądze, bo ponieważ my już normalizujemy mikropłatności w grach, jak ustaliliśmy w poprzednich materiałach. Za te Gothic Tokeny można kupować bryłki rudy i posłuchajcie, no przecież Gomez musi jeść, tak? Ten biedny Gomez, co wprowadził te Gothic tokeny. No i przecież to za problem. Jak chcecie sobie, sami pograjcie, zdobędźcie tą rudę. To nie jest takie trudne. Co? Jeszcze tego chleba, co? Kupujesz chleb, przynosisz go do domu, dopłacasz, by go otworzyć, a następnie płacisz, gdy chcesz ugryźć. Przecież to logiczne. No oczywiście, że tak. A nie macie tak? Ja jem tak. Użyjemy Emchyra jako przykład. Macie kartę i robić tak. I swipe. Chcecie posmarować masełkiem? Swipik. Smakował wam chleb? To też dopłacacie. Bo okazało się, że był jeszcze lepszy niż... Był więcej wart niż standardowo za to płaciliście. To też musicie dopłacić. Ja nie lubię... Powiem wam, mnie tak Baldur's Gate teraz denerwuje, jak o tym mówimy, że oni tam nie dali żadnych mikropłatności. Jeśli widzieliście mój film Rozdanie cebul 2023 roku, gdzie dałem Baldurowi złotą cebulę za najlepszą grę roku, chciałbym to oficjalnie wycofać. Zero mikropłatności, 0 na 10. A jak nie smakował, i tak musisz dopłacić, żeby... Jak pani Grażynka usłyszy, że jej chleb nie smakował, nie poczuła się źle. Albo jeszcze lepiej, jak dopłacisz, to ci w końcu zacznie smakować. Żeby podnieść rudę z ziemi, jedna subskrypcja, $200. Uczciwa cena.
Kto by wygrał walkę? Jar Jar Binks czy Bezi? Zależy, w jakiej formie byłby Bezi i jak myślicie, ile tej Bezi używa niczym, kurde, kudłaty, szagi z Kubiego do procent mocy. Mi się zdaje, że z 0,1% używa. Więc kto wie, kto by wygrał ten legendarny pojedynek z memem z Jar Jarem, który jakoś nie może umrzeć. Jeśli krytykujesz chleb, już nie możesz go kupić za mowę nienawiści. Wiecie co, my się śmiejemy, ale jeśli naprawdę ten świat będzie tak zwariowany jak teraz jest i ludzie w cudzysłowie wynajdują problemy, których nie ma, to możemy do takich czasów nawet ironicznie dożyć. Nowy skin za chleb, dokładnie. A były takie stare memy, że pamiętacie chleb i chleb dla gracza? Był taki stary mem, czekaj, czego znajdę. Chleb dla gracza. Czy ja znajdę taki stary mem? O! O Boże, z Quake'a, kiedy ja tą stronę widziałam. Chociaż niektóre zdrajcy przyklejają na tego z Quake'a memiki. Weźmy, pierdzielnijmy, proszę. Tutaj macie mikropłatności za chleb. Chleb z Aliego tani. A i chleb. Chleb prosto. Chleb. Znaczy, wiecie co powinno być? Jak mówimy o mikropłatnościach, to powinien być chleb. Oczywiście dla gracza, więc z logiem, więc droższy. Ale powinien nie być cały, że to powinno być pół chleba. A za resztę dopłacać w mikropłatnościach, ponieważ według logiki niektórych osób to ma sens. Okej. Okay. Znowu mnie się cofnęło. Gdzie jest Bezi, który je mięsobokiem? Tutaj. No oczywiście, ale czacik, ja nie rozumiem. Takie durnoty piszecie. Oczywiście, że chleb gamingowy jest lepszy. Zobaczmy, co dalej Bezi czat zrobi. Bokiem, kurde, je, jak prawdziwy alfa. W sumie to tego, jak gracie w Lola, czy kojarzycie Lola, to Janko spije bokiem wodę, więc... Czyżby na nim się wzorowali? Jestem ciekaw, czy wypije piwo bokiem. Nie. A, widać, że przypakował, kurde, same proteiny pochłoną z tego mięska. Kurde, dowali mu mocniej szlagą mocy, gdyby... Bezi tej walił lagą moc, to by już dawno nie było tego. Tutaj wiecie, co by się przydało zrobić jakąś przeróbkę, że ten Bezi macha i to dać jakieś dźwięki, kurde, z miecza świetlnego. Bo szczerze, on tutaj wyglądają te tak dziwnie animacje, jakby on używał na przykład z Jedi Academy tego stylu silnego. A, wow. Jak jakaś postać z Warcrafta to brzmiało bardziej. Biegnie, kurde. Rozwali, kurde, pięściami cały stary obóz. Bezi był tak masywny, że jak wszedł do starej kopalni, to od razu się zawaliła. ale pójdę im na wpierdziela, myśl sobie Bezi. Ale powiem wam, już nie memując, jak patrzę na ten Unreal Engine, no to ładniejsze są światełka. Ale poza tym, to nie wiem, czym tutaj się można podniecać, jak mam być szczery. Lepiej to wygląda, ale czy to jest jakiś next gen? Hey you, what do you want? I wanna warn you, if you continue this way, you'll be entering our hunting ground. Trochę inna praca kamery. What do you hunt? Mostly scavengers. There's a lot of meat on them. Besides, it ain't too hard to get them. Once you know how. Really? How's that? Dziwnie słyszeć sobie, jak w Gothicu mówią nie po polsku, po prostu aż czuję, jakby to było ostro niekanoniczne, że niezależnie jaka jest grafika, jak nie będzie polskiego dialogu czy polskiego dubbingu, to jest 0 na 10. Ja mam wrażenie, że na przykład w Gothicu remake'u tym, który powstaje, to będzie ważniejsze to, czy będzie miał dobry dubbing, niż jak gra będzie chodziła. Co? Biceps? No kurde, ale serio, no biceps jak bochen chleba ma Bezi. Dobra, my wiemy te dialogi, a no nie są po polsku, można je przeskipować. Bla, bla, bla. Nie musi się uczyć tutaj
No bo on tutaj mówi, jak walczy ze ścierwojadami, bez nie musi tego słyszeć, bo ma taki biceps, że jak napnie sam biceps, to kurde ścierwojad wybuchnie. On nawet nie musi się starać. On bił kilofem te ścierwady tylko po to, żeby sobie kilof naostrzyć. Dlatego bił tak lekko, żeby kilof nie pękł od mocnego ciosu i przy okazji ścierwojad. Powiem wam, w gotiku polski dubbing boli. Oj, boli. Sorry, w gotiku angielski dubbing boli. Bla, bla, bla. Pokażcie stary obóz. O, patrzcie! Mikropłatności! Mamy je! Jak nie chcesz być furasem, to płacisz 100 smoczych monet. Jak nie chcesz mieć pazurów, to płacisz 5. To zapewne jakiś sklep z mikropłatnościami da w Real Engine'u. Jesteśmy teraz w takich czasach, że to chyba tak działa teraz. A kurde, idzie, wpierdzieli samemu Gomezowi. Ostrzy znowu kilof. Jak te dziwne animacje wyglądają. Ja jestem strasznie ciekaw. Dziwne te animacje wyglądają do tego stopnia, że jak wyjdzie ten Gothic Remake, a oglądaliśmy już naszą reakcję na wszystkie zapowiedzi, że no odwzorowali stary obóz jeden do jednego, ciekawe jaki będzie system walki. Strażnik mostu, co ty? Patrzcie go! Jaki koks! Ich pojedynek będzie legendarny. Wiecie co to, wiecie jak to wygląda? Czacik, patrzcie jak to wygląda. Przyjrzyjcie się dokładnie temu. I zobaczcie to, czy to nie jest ta sama scena? Dylan! You son of a bitch! Widzicie, Nat jest czerwony, jak strażnik ze starego obozu ma tej czerwony Arnold. To jest chyba ta sama scena, muszę wam czat powiedzieć. No. Takie bez you, son of a bitch. No lagi 17, wiem. Oni powinni tak sobie. Możesz iść do starego obozu, brachu. Tylko nie z takim bicem nie rozwal tam wszystkiego. Jego postawili, tego strażnika postawili na moście, bo był tak masywny, że się w starym obozie nie mieścił. O kurwa. Czekajcie, dajcie mi chwilę, poczytam co widzicie na czacie. Jak wspominasz trylogię Mass Effecta? Może o tym za chwilkę powiem. No kurde, grałbym, panie! To jest gra tak masywna, będzie tyle miejsca zajmowała, że będzie... Będzie więcej ta gra zajmowała niż jak były te dramy, że ten Classic Collection Battlefront zajmuje znikąd 70 giga, mimo że dwie gry razem zajmowały 7,5 giga. Przygotujcie dużo miejsca na dysku, żeby takie coś pomieścić, to panie, 1 tera tak o idzie dysk. Is underneath the bridge. Sprawdził pod mostem. Nie wiem, czy goś robi dla memów, ale plus jeden. Co, pójdzie się zapytać? Czy był pod mostem? Nie, idzie dalej. Ja w ogóle teraz zauważyłem, że w ogóle jest celownik w gotiku. Tylko trochę dziwi się po co, skoro tam był auto-aim, no nie? Coś namierzało się przeciwnika i go się atakowało, no ale okej. Ale bokiem idzie! Where do you think you're going? To the camp.
You ain't come to make trouble, have you? O, teraz trzeba tak zrobić. Posłuchajcie, Czesiek, bo to musi być... Jak już zaczęliśmy od memów, to skończmy na memach. O, mamy Ray, dobra. Jedną opcją dialogową będzie, że może krzyknąć Ray. Co ty możemy, Czesiek, napisać? Jaką jeszcze możemy wziąć opcję? Pokaż. Bica. Zastraszanie. 140% powodzenia. Jak myślicie, to pasuje do goticzka? Taka opcja dialogowa, a ja zobaczę, co na czacie piszecie. Był tak masywny, że bronił mostu tak, że łatwiej go było przeskoczyć niż obejść. Ja mam wrażenie, że ten most jest tak zniszczony, bo ten strażnik po prostu nie go wszedł i swoją masywną masą go załamał. Pani planeta by całą kolonię zajęła. Posłuchajcie się, posłuchajcie, ja mam wrażenie, że to jest taka teoria spiskowa, tak? Kopuła nad kolonią jest niebieska. Pani planeta jest niebieska. Moim zdaniem ta jedna kopuła to jest część jej, family friendly, to jest część jej charakteru i pod tym się znajdują ci skazańcy. Jak będę chciał zainstalować całą grę, to będę musiał dopłacić 100 dolców. To powiem mało. To dosyć twórcy Gothica są wyrozumiali. Powiem, w zeszłej sceny 200 dolców, znaczy 100 dolców za zapłacenie gry całej. Ja ostatnio płaciłem 200 dolców za zainstalowanie połowy gry. I tak sobie pomyślałem, a zainstalowałem połowę gry, no to jeszcze poczekam z tydzień, zarobię więcej, bo twórcy muszą przecież jajka poświęcić na święta i dopłacę więcej. This is where the fun begins. Pokaż mi swoje towary. Obi-Wan miał low ground, ale zaraz przywalę ci, zaraz zbica. Znaczy wyślę bez jego, żeby za taki komentarz ci przywalił zbica. Położyła się bokiem pani planeta, okej. Okay. Czekajcie, był komentarz. O, pokaż mi swoje towary. Dobra, to jeszcze w sumie mamy... O, bo w sumie tak, możemy, to będzie jedna opcja ode mnie. Skopiujemy to sobie. Albo w sumie mogę tu napisać parę tekstów. To, co jeszcze będzie? Pokaż mi swoje towary. Bo to zawsze to musi być. Czy oglądałem X-Men 97? Oglądałem dwa pierwsze odcinki. Może uda mi się recenzję tą starą jeszcze dać, zapis ten. Ale trzeciego odcinka, jeśli mówi się o trzecim epizodzie, to nie oglądałem. Ale tak, dwa pierwsze oglądałem. Ale Bezzi by powiedział, this is where the fun begins. Zostawmy tak, bo się nie będzie mieściło tutaj w czacie. Mi się wydaje, że teraz dialogi lepiej wyglądają. Pokaż mi swoje towary, musi być. No i pokaż bica, zastraszenie 140% w tym przypadku, bo bez i kurde to jest koks jakich mało i by zadziałało. Chio, jestem Chio. O, Chio to będzie moja nazwa anime. Jak był Dio, to ja będę Chio. Mój nick z anime. Kiedy zostaniesz furasem? Teraz. O. Może być? Jesteście czas zadowoleni? I raz miałem sytuację. Instaluję sobie grę i nagle wyskakuje mi komunikat, że muszę zapłacić tylko 100 dolców, bo tak mi nakazuje Senat, a ja zawsze byłem imperialny, ale uderzyłem lagą mocy i nie ma. Ale czego nie ma? Mikropłatności czy monitoru nie miałeś? Monitora nie było. Dobra. Pan Sensei Chio 17.